Siemanko, z tej strony Jaru. To jest Trybuna Ludu, odcinek 12 i po raz drugi w Trybunie Ludu gościmy Marcina Urzela. Bardzo dziękuję, zaszczytem jest dla mnie, iż pierwszy odcinek wywołał tak dużą falę chęci obejrzenia drugiego odcinka. No mamy ponad pół miliona już, mieliśmy nagrać, jak będzie pół miliona, już jest chyba 506 tysięcy. Wow. Także, a żeby nie przedłużać, bo tak, mamy sporo pytań, to zaczynamy. Pytanie numer jeden. Różal, kiedyś w wywiadach mówiłeś, że nie umiesz i nie lubisz biegać. Czyli jakbym chciał Cię zhejtować, mógłbym to zrobić z odległości paru metrów i czuć się bezpiecznie. No nie za bardzo, bo dobrze nożami rzucam. Tak do 10 metrów staram się trafiać. Pozdrawiam Artura Szpilkę. Akurat byłem u Artura i niestety to jest właśnie to, że pojechałem i pokonał mnie raz. Mówię, no to chociaż daj mi rewanż. Pokonał mnie drugi raz. Ale uważam, że dobrze rzucam nożami, a jeszcze lepiej strzelam z broni krótkiej, także myślę, że byś mógł nie uciec. Pytanie drugie. Co lubisz w Jarku, a co Cię w nim wkurwia? W naszym Jarku? Jarku? Co mnie wkurwia? Nic mnie nie wkurwia. Co mam może mnie w nim wkurwiać? A lubię go, bo normalny chłopak. No, nie lubię go ani za brodę, ani za przystojność, ani za seksapil. Po prostu lubię go, bo go lubię, bo jest normalnym człowiekiem. Różal, czemu wszystkie prace fizyczne w Różalewie wykonuje Marta? Facet jest od takich spraw, gdzie Twój honor i godność człowieka? Honor i godność człowieka mam, także nie wiem, dlaczego wyjechałeś z takimi rzeczami. Już tłumaczyłem kiedyś, że to, co my stworzyliśmy w Różalandzie, to jest tylko i wyłącznie zasługa Marty. To jest pierwsze primo. Następne primo to jest takie, że ja bym tego nigdy nie miał, nie stworzyłbym tego. Ja bym pomagał innym fundacjom, na przykład wybudowanie stajni, utrzymywanie koni, dbanie o konie i inne zwierzęta, to są koszta. I te koszta, które generujemy na utrzymanie naszych zwierząt, bym tego nie miał, generowałbym na inne fundacje, prawda? Gdzie indziej bym pomagał. To, że mamy to, to jest tylko wyłącznie zasługa Marty. I teraz posłuchajmy, kolego czy tam koleżanko, nie wiem, kto zadał to pytanie. Ja rano przychodzę tutaj na salę. W tym czasie Marta robi pracę przy zwierzętach. To, że ja tutaj pracuję, walczę, zarabiam pieniądze i w ten sposób mamy na utrzymanie tego, prawda? Gdy ja tutaj się wyjałowię na treningu, ja naprawdę nie mam siły, żeby zrobić dalej. Dzisiaj mamy czwartek, a ja jestem po 20 rundach sparingu. Dzisiaj zrobiłem 6 rund sparingu z Grześkiem Cieplińskim. Wczoraj zrobiłem z Damianem Soczewką 5 rund. We wtorek zrobiłem 8 rund, tak? W poniedziałek, także wiesz, to są wszystko wyjaławiające treningi. Ja na przykład, ja robiąc rano trening ciężki, ja później naprawdę muszę się zregenerować. I teraz jak ja mam iść tam i palić frana, no to niestety, bo za tym wieczorny trening jest, ja też muszę to złapać energię, prawda? No tak to jest niestety poukładane, coś kosztem czegoś. Marcin, kto stoi? Ale jeszcze zwierzęta na tym nie cierpią, nie, bo mamy Kamilka, naszego przyjaciela, który nam pomaga, mamy Piotka, mamy Martę, także mamy ludzi, którzy nam pomagają, także to nie jest tak, że tylko Marta przy tym mówi. Marta najwięcej pracuje, ale i nasze dzieciaczki, które nam pomagają, jeżdżą konno, także wszystko jest pod kontrolą. Żeby niektórzy ludzie mieli tak, jak mają nasze konie, to bym był szczęśliwy. Marcin, kto stoi wyżej w łańcuchu pokarmowym stójki? Ty jako mistrz mało prestiżowych federacji K1, czy Marcin Najman, mistrz potężnej i szanowanej federacji WKU? Jeżeli ja jestem mistrzem mało prestiżowej federacji K1, rozumiem, że to jest ironia, ale myślę, że słaba ironia, bo tym samym, w tej samej federacji mistrzami są tacy zawodnicy jak Jérôme Le Banner, jak Remi Boniaski, prawda? No a Marcin Neumann jest mistrzem federacji WKU, no i co? Znaczy już nie jest, bo już nie bronił tego pasa i został zwokowany. A co zabrano? Co sądzisz o Mirosławie Oklińskim? Ale w jakim kontekście, co myślę? Bo nie wiem, co sądzisz nawet? Znaczy ja nie miałem nigdy przyjemności porozmawiania z Mirkiem w kategorii, żebyśmy sobie usiedli i długa rozmowa, czy przy piwku, czy przy jedzeniu. Zawsze jak gdzieś tam się spotkamy, no to sobie rozmawiamy, tak? Taka krótka, koleżeńska rozmowa. Jeżeli co myślę w kategorii o sporcie, tak, no to uważam, że jest naprawdę przekozak, jak chodzi o przegląd walki. Bo walkę on widzi tak, jakby widział ją w trójwymiarze. Przewiduje. Jest przewidywalny w kategorii, że przewiduje wszystko, fajnie widzi, fajnie potrafi użyć game plan. Jest na pewno człowiekiem zwariowanym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ma swoje jakieś tam grzeszki, o których on wie najlepiej, tak jak każdy. No ogólnie no to co, no, ja co o nim myślę? No, nie mogę powiedzieć, co o nim myślę w kategorii jednego zdania. Dobry, niedobry.
Fajny chłopak, no, no fajny chłopak, tak? Z jakimiś tam swoimi plusami i minusami, tak jak każdy. Czy miałeś kiedyś, Marcin, na ulicy przypadek, że jakiś przyjemniaczek chciał się zmierzyć na pięści, wiedząc, kim jesteś, i musiałeś mu pokazać, gdzie jego miejsce? Tak. Było kilka takich historii. Było kilka takich historii. No dla mnie to były śmieszne historie, dla nich trochę mniej śmieszne. Dużo się zdarzyło, wiesz, no ja od 16 roku życia gdzieś tam zacząłem sobie latać. No to i tych historii było dużo. Zawsze starałem się tam patentem jakoś wchodzić. I gdzie tam jakieś bójki były, no to starałem się je kończyć w sposób efektowny. No to gdzieś tam szła ta fama, że karateka, że to tamto. No i nieraz ludzie chcieli się sprawdzić. No i często im nie wychodziło na zdrowie. Podaj definicję balasa. Nie ma czegoś takiego. Balas to jest takie zwykłe coś, bez żadnych zasad, bez żadnych ambicji. Człowiek, który nikt w życiu nigdy nie osiągnął, który nie potrafi postawić się w kategorii człowieka dążącego do spełnienia swoich marzeń, swoich pasji, który poświęca często życie rodzinne, poświęca swoje zdrowie, często życie, żeby osiągnąć z góry założony cel, tak? A balast to jest taki właśnie, taki zwykły, taki, wiesz, no to tak jak jest w dzisiejszych czasach modne to słowo hejter, tak? Balast, hejter, to jest takie, wiesz, to jest to samo, no to zwykłe śmietniki. Tak? Czy jeśli Kawul przyjechałby do Różalowa z ciężarówką karmy dla zwierząt i wyciągnął do Pana dłoń na pojednanie, to wróciłby Pan do KSW i wyczyścił wagę ciężką? To jest, wiesz co, ja dostaję bardzo często to pytanie o powrocie do Federacji KSW. Tu już nie chodzi o powrót do Federacji KSW, tylko tu chodzi o co innego. Ja mam 41 lat. Oczywiście, teraz była walka Roy Nelson i Mirko Krokop, tak, gdzie obydwaj zawodnicy są ode mnie starsi. Mirko Krokop bodajże 2 lub 3 lata, Roy Nelson bodajże 5 lat jest ode mnie starszy. Ale jednak walczył. No ale Andrzej Fonfara skończył w wieku 30 paru lat, prawda? To nie ma... 31 nawet. Tak, nie ma granicy. Nie ma czegoś tego. Każdy kończy wtedy karierę, kiedy czuje, że to jest czas, tak? Ja uważam, że mój czas jest bardzo zbliżony. Myślę, że to jest ostatni rok moich startów. Oczywiście nie zarzekam się, ale myślę, że to jest ostatni rok moich startów. Przewiduję, że w tym roku też będzie ciężko z moimi startami, jak na razie patrząc na to. Ale wybrać i odpukać może się mylę, aczkolwiek rzadko się mylę w tych kwestiach. Dlatego powrót mój do Federacji KSW to nie miałoby najmniejszego sensu, bo ja już nie czuję takiego głodu, prawda? A o czyszczeniu wagi ciężkiej ja nie uważam jakimś czyszczeniu wagi ciężkiej, bo to, że na przykład, patrz, no prosty schemat wagi ciężkiej w KSW. Przegrałem z Jamesem McSweeneyem, tak? A James McSweeney wygrał z Karlem Bedorfem, tak? Przegrał z Karlem Bedorfem, tak? Ale Bedorf przegrał z Fernando, a Fernando wygrał z McSweeneyem. Ja przegrałem z McSweeneyem, a wygrałem z Fendtkiem. Także to nie ma czegoś takiego, wiesz. No walka jest walką, tak? Każda walka toczy się swoimi prawami. Co do pierwszej części pytania, jeżeli pan Kawulski by przyjechał do mnie z tirem karmy dla koni, no na pewno byśmy sobie usiedli, sobie porozmawiali. Ulubiona płyta Pay. To nie ma czegoś tego, że płyta, tylko ja ogólnie nigdy żadnego artysty nie mogę powiedzieć, że podobała mi się cała płyta, poszczególne kawałki, tak? I tu chodzi o wszelkiego rodzaju muzykę, czy muzykę metalową, heavy metalową, rapową, czy jakąkolwiek. I to chodzi po prostu o jakieś utwory. Poczekaj, bo niewygodnie na tej piłce wymyśliłeś, kurwa, piłki. Już mówiłem, że będzie niewygodne. No to poczekaj. Ja mam bliżej ściany. O! Teraz tak, pewnie nie. Tak, także tu chodzi, tak, jeśli chodzi o Rehapeje, no to co, ma mnóstwo fajnych kawałków, tak, jak Randori i inne, teraz wiesz, teraz tak zda szybko tak znajdywać, no ale ma mnóstwo fajnych kawałków. Odnośnie Rehapeje to w ogóle mam zaproszenie do Poznania i będę miał do Ciebie płytę właśnie, Andrycha, mam Cię przywieźć. Jak byś zareagował na napastnika z nożem na ulicy? Dalasz? Czy wytrącasz mu nóż z ręki kopnięciem obrotowym? Kopnięcie obrotowe. Ale ja ci powiem tak, inaczej, jeżeli jest dobry nożownik, no to co, jedyne co zostaje, to spierdalać. Bo dobry nożownik zawsze podnie. Były sytuacje, że parę razy tam ten nóż gdzieś tam śmignął mi koło ciała. Było kilka razy, że mnie
może nie tyle mnie pochlastał w kategorii takiej, że mam jakieś, nie wiadomo, jakie rany, ale gdzieś tam się otarło mnie. Było, że kilka razy zostałem ukuty nożem. No żyję, czy w jakiś sposób wyszedłem z tych sytuacji, prawda? Nie było kopięć obrotowych, ale były wszelkiego rodzaju inne jakieś tam, wiesz, techniki i rzeczy, które były pod ręką. Idziesz ulicą i widzisz, jak grupa osób bije Oświęcimskiego. Co robisz? Pomagasz im go dobić? Nie, no bo ja ci powiem tak, no to gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, tak? Mógłby tam się już nie załapać. A poza tym, wiesz, no ktoś później tym chłopakom musiałby na wypiskę dawać, tak? Jak ja bym też poszedł, to co? Że Tomasz Oświęcimski by się raczej tam nie miał hamulców jakichś takich, wiesz, żeby się znowu się rozkurwić. Co by pan zrobił, jakby pies ugryzł pana pasierba? Wiesz, to różnie to bywa z tym gryzieniem przez psy, ponieważ ludzie często myślą, że pies gryzie nas z agresji czy ze złości. Nie, pies często gryzie nas w kategorii, że nie dajemy mu spokoju. Po prostu daje jakieś tam sygnały, dziecko może nie wyczuć. Często psy gryzą też, na przykład rzucają się ze względu na chorobę, ból, z bólu. Tak? Kubuś nasz jest Kuba, już nie jest Kubuś, jest Kuba, już ma 12 lat. To wiesz, już jest dorosły, praktycznie już jest dojrzałym dzieciakiem, wiesz, i wie, że pewne rzeczy nie może robić. A jak gdy był dzieckiem, tak samo, nigdy nie było sytuacji takich, że staraliśmy się przewidywać. Czyli BHP, nigdy nie było sytuacji, że zostawiliśmy go sam na sam ze zwierzętami. Albo gdy była jakaś sytuacja, że może coś zaistnieć, to wiesz, dopiero gdy Kuba urósł i był już troszeczkę bardziej świadomy tego, dopiero miał kontakt z moimi psami, tak? A tutaj wiesz, no to nigdy, to tak samo jakbym powiedział, co bym zrobił z krawężnikiem, gdyby Kuba szyty się potknął. No wypadki się zdarzają, tak? Ale tutaj przewidujemy wszystko i jest wszystko zawsze fajnie. Panie Marcinie, czy między Tobą a Popkiem jest nadal ten delikatny konflikt, czy już całkowita sztama? Pozdrawiam. Nie ma konfliktu. Ja po prostu tego człowieka nie lubię. I tak to już zostanie. Czy jesteś zadowolony z tego, jak zakończyła się sprawa z tym chujozą, co skatował psiaka i była nagroda? Proponuję odpowiedzieć poprzez uśmiech lub smutną minę. Jestem niezadowolony. Czy jakbym Cię spotkał i powiedział, siema pisanka, to musiałbym później przez słomkę, co musiałbym później jeść przez słomkę 6 tygodni, czy byś przybił pionę? To zależy, w jakiej to byś powiedział, wiesz, to też ważne jest, w jakiej sytuacji. Ja byś powiedział, siema pisanka, w kategorii jakiejś takiej odczajnej, siema pisanka. No to tak mógłbym to potraktować źle, ale słomka, tak, to chodzi o, wiesz, o gestukację, uśmiech. Często się tak zdarza, że ludzie powiedzą, siema pisanka, zrobię sobie zdjęcie, no kurwa, normalne, wiesz, nie? Różal, czy gdybyś nie poznał Marty, byłbyś do tej pory prawiczkiem? Martę poznałem w wieku 32 albo 3 lat. U panie. No to już nie byłem prawiczkiem, ale i tak późno straciłem prawictwo, bo prawictwo straciłem, żeby ci nie skłamać, w wieku 19 lat i to z prostytutką. Czy jesteś wkurwiony na Pakola, że podkręca bonusa BGC przeciwko tobie, by mieć wyświetlenia? No na pewno na początku to mnie, wiesz, wkurwiało. W jakiś sposób byłem w Poznaniu, żeby spotkać Pakola albo bonusa, ale na szczęście nie spotkałem ani Pakola, ani bonusa i moi koledzy też mi tak powiedzieli, że daj spokój, nie chcieli mi podać, gdzie zamieszkują. Później Pakola spotkałem któregoś razu i to najświeższe, że spotkałem go na autostradzie tej gdańskiej, gdzie są tylko dwa cypeli, na jednym cypeli spotkałem Pakola. No co tam, wiesz, jak to mówią, nie zrobił nic na tyle, żeby, wiesz, w jakiś sposób on jako on, żeby mnie obrazić, czy tam okaść, czy nie wiem, czy coś. Po prostu podkręcał Piotka. Także to też w jakiś sposób ciśnienie już zeszło. A z bonusem to rozmawiałem sobie na gali. Na filmie. Bonus, fajny chłopak. Bonus normalny, ja też. Jakim kolorem zawsze chciałeś być w Power Rangers? Nigdy nie lubiłem Power Rangers, zawsze uważałem, że to są homoseksualiści. Czy sugerowałeś Arturowi Ostaszewskiemu pozbycie się Steamu Oświęcimskiego? Nie, to sytuacja z tym, no to jest taka, że to my przestrzegaliśmy Artura wszyscy, że to jest zło, że to coś to jest zło, bo jeżeli on nie miał żadnych sentymentów, że posłać do więzienia swoich przyjaciół, wspólników, ludzi, z którymi robił interesy, którym, wiesz, schodzi, był przyjacielem, tak, to jest duże słowo, przyjacielem był. Ja rozumiem sytuację, jak, inaczej, mogę zrozumieć sytuację, gdy jest bandyta robi przestępstwo na cywilu,
zwykłym cywilu, który nie ma nic wspólnego z bandytyzmem. I taki człowiek idzie na milicję, bo milicja jest dla takich ludzi. No tak, oczywiście. I bandyta idzie się, banda się z tym liczy. Ale gdy bandytą jesteś, uważa się za bandytę, robisz przestępstwa i w pewnym momencie stoją przed tą konsekwencją za twoje popełnione czyny, a ty swoich wspólników, przyjaciół posyłasz do więzienia, bo uważasz, że masz rodzinę i ty nie możesz, bo oni nie mają rodziny, wysłuchaj, robi się to samo. I teraz my Artura przed tym przestrzegaliśmy. Artur jako normalny chłopak, biznesmen, pracownik, bo Artur jest pracownikiem też telewizji, menadżerem, on nigdy nie był jakimś tam oprychem w ogóle w to środowisko, to on też chcąc, nie chcąc w jakiś sposób, no, że nie tyle wchodzi, co się zaznajamia z tym środowiskiem, współpracując z takimi ludźmi jak ja czy inni, będąc w tym środowisku, my go przestrzegaliśmy przed tym, tak? On jednak jako jedyny, jako jeden z nielicznych traktował go naprawdę jako kolegę. I wiesz, że tak wobec Artura się sprzeniewierzyła, oszukała go na pieniądze. Rzęd. No właśnie, oszukała go na bardzo duże pieniądze i teraz Artur się z nim procesuje, a ten nie chce oddać Artura pieniędzy, rozumiesz? Gdzie Artur jako jedyny naprawdę trzymał jego stronę. To Artur go, wiesz, wypromował, wkręcił, o wszystko dbał, nie? A ten go oszukał, nie? No przecież ziomek, to jest nieprawda, nie? No i Artur z nim się rozstał, no i bardzo dobrze. Siemano Różal, wiem, siemano, że masz w dupie, co myślą ludzie o tobie i o tym, co robisz, ale mimo to pokuszę się o spropsowanie twoich ostatnich działań, takich jak Uroli i Skandaliści. Wiesz, o co chodzi, takie wywiady pozabranżowe. Zajebiście się tego słucha, dobrze, że są ludzie, którzy głośno głoszą antysystemowe poglądy i do tego są w stanie zgromadzić wokół siebie dużo słuchaczy. A spytać chciałem o to, czy masz zamiar częściej pojawiać się w tego typu rzeczach? Uważam, że jest na to zapotrzebowanie, bo zalewa nas gówno i dobrze czasem usłyszeć, że ktoś w TV nazwie to głośno gównem. Pozdro. Tak, jeżeli będę miał zaproszenia do programów takich właśnie, gdzie mogę wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, swój punkt widzenia, który jest poparty naprawdę wieloma punktami widzenia innych ludzi, którzy po prostu nie mają okazji, tak, i możliwości powiedzenia o tym i wyrzucenia tego, to jak najbardziej, jak najbardziej. Oczywiście są programy, do których nigdy nie pójdę, ale są programy, do których pójdę i jeżeli mogę właśnie w ten sposób zadziałać, to jak najbardziej. Czy dalej masz kosę z Marcinem Prachnią? Bez sensu są takie pytania, bo z tego, co też, to było przecież kupę lat temu, nie pamiętam, ile to było lat temu, no, to była przed moją walką z Peterem Grahamem pierwszą na w Szczecinie na gali. To też inaczej wyglądało, bo to też była jakaś tam podkrętka. Ze strony, ja tam rozmawiałem z Marcinem. Ze strony teamu Marcina. On wie, że to był błąd teraz. Bez sensu to było, bo z tego, co ja mówię, czas też weryfikuje pewne rzeczy. Marcin trenuje z chłopakami w WCA, z Jurasem, z Danielem Ileńczukiem, z Jankiem. Oni też, jak sobie go poznali, też mówią, że to jest normalny chłopak. Tutaj taki bezsensowny gnój. Zobacz, zobacz, no i co? Poszedł jakiś taki syf, poszedł smród, tak? Jeżeli naprawdę miałby ochotę się ze mną napierdzać, no przecież mógł przyjechać, tak? Do WCA, on był wtedy, nie. Dlatego też wtedy to mi pokazało, że po prostu jego sztab trenerski, sztab menadżerski wpadł na taki pomysł, żeby zrobić to, że ten. Zobacz, walczył w One, tak? Walczył w UFC. Nie wiem, czy jeszcze będzie walczył w UFC, czy nie, bo tam podobno coś tam mu nie poszło. No i stary, ja niech sobie walczy, nie interesuje mnie w ogóle ten chłopak. Ja nawet nie wiem, co się z nim dzieje. Wysłuchajcie, po prostu no, był taki epizod bez sensu, gdzie też został w jakiś sposób wkręcony, ale to też pokazuje, że czasami zawodnicy za bardzo zawierzają tym swoim promotorom, menadżerom, którzy chcą w jakiś sposób ich poprowadzić. My mamy swoje mózgi, tak? My powinniśmy, bo ja też miałem kiedyś menadżera, który w jakiś sposób źle mnie prowadził. Ja nie mogę mieć do niego pretensji i o to go winić, bo ja miałem swój mózg. Ale po prostu czasami za bardzo zawierzamy tym osobom, tak? I to wszystko. A czy konflikt? Nie ma żadnego konfliktu, no bo co? No było, minęło i koniec. On sobie walczy. Ja sobie gdzieś tam też walczę, albo i nie będę już walczył. Róża, czy z perspektywy czasu żałujesz odejścia od KSW i stabilizacji, którą dawała ci ta federacja? Wydaje mi się, że dużo dałeś KSW i KSW dużo dało tobie jako zawodnikowi. Tak, tutaj jak najbardziej, jeżeli chodzi o to, że mi bardzo dużo dało KSW, to jak najbardziej, czapki z głów przed federacją, ponieważ
Będąc w sporcie zawodowym od 18 roku życia, dopiero wchodząc do Federacji KSW, zostałem medialnie rozpromowany i sprzedany. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, sprzedana moja medialność. Dzięki temu ruszyłem z tym swoim życiem charytatywnym, muszę powiedzieć, tak? Mogę robić naprawdę super robotę, robimy super robotę, będziemy robić ją dalej. I to jest piękne i za to naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Stabilizacja, jeżeli chodzi o walki, tak, oczywiście, tylko że po walce na gali KSW 35 w Sopocie miałem rok przerwy, później była walka na KSW 39 na stadionie, znów rok przerwy, walka na Torwarze z Peterem Grahamem na gali DSF-u, tak? No i teraz paradoksalnie znów jest rok przerwy, czyli ta stabilność jakaś tam jest, bo co rok walczę, nie? Tylko że zeszły rok, mówię, zeszły rok był strasznym gnojem, strasznym syfem, posadził mnie na dupę, pokazał mi mój PESEL i nie wiem, co teraz będzie naprawdę, bo w tym roku, ten rok się nie zaczyna się dla mnie optymistycznie i nie pokazuje mi optymizmu żadnego, nie wiem, co będzie. Czy żałuję tego odejścia? Staram się nigdy nie żałować sytuacji, w jakich życie mnie stawia, bo widocznie tak miało być. Tak było mi pisane, tak się stało. Na pewno, gdybym został w federacji, inaczej by to może z walkami wyglądało, no ale wygląda jak wygląda. Nie ma co żałować i nie ma co się, wiesz, ten... Zawsze będę miło wspominał ten epizod, tą historię, bo to była fajna historia. Opowiedz o sytuacji, jak strzelali do ciebie. Nie, no to wiesz, to no, o takich rzeczach to nie mogę mówić oficjalnie do kamery, bo... No bo nie, no bo to nie są sytuacje, ale no miałem kiedyś samochód, z którego po prostu został zrobiony durszlak. No, na szczęście mi się tam udało, wiesz, jakoś mi się udało obok tego, wiesz, przejść. Czy zrobisz sobie tatuaż na nosie? No mam masz przecież troszeczkę, ale może czubek nosa? Nie, na razie z twarzą nie mam koncepcji, a poza tym wstydzę się teraz na miasto. Roboty nigdzie nie mogę znaleźć. Nie mogę ukryć tego. Czy uważasz, że masz talent do sportu walki? Czy twoim zdaniem, żeby zostać mistrzem świata w MMA, trzeba się z tym urodzić? Mieć pewne atrybuty, które są z tobą od zawsze? Czy bardziej jesteś zdania, że wszystko da się wypracować ciężką pracą? Ciężka praca nie, ponieważ osioł też jest pracowity. I co z tego? Jest osłem i musi orać. Ciężka praca, jak najbardziej, oczywiście, można coś osiągnąć. Ja miałem dużo zawodników, którzy bardzo ciężko pracowali, ale w momencie walki coś jednak było nie tak, nie mogli się znaleźć. Miałem dużo chłopaków, którzy pracusiami byli zerowymi, ale mieli ten, wiesz, coś, ten talent, właśnie ten, tą smykałkę do tego. Ja nigdy nie byłem talentem, nigdy nie byłem prospektem. Ja byłem pracusiem, byłem rzemieślnikiem, tylko że ja to uwielbiałem, ja to lubiłem, ja się nigdy nie bałem, lubiłem się bić, nadal się lubię bić, no samo to, że trenuję teraz cały czas z chłopakami młodszymi od siebie, bo się Grzesiu Ciepliński, jak był na sparingach, u mnie ma 26-7 lat, wczoraj Damian Soczewka też 26-7 lat mniej więcej, Maniek Kamiński, Damian, no to są wszyscy chłopacy przed 30, także wiesz, ja sobie daję z nimi radę, że mam 40 lat, to lubię, kocham się bić, kocham rywalizację. Lubiłem się bić i mnie nigdy takie rzeczy w jakiś sposób nie stresowały, prawda? Talentem no to jest Borys Mańkowski, talentem jest Mateusz Gambron, talentem jest Mamet Kalido, wiesz, chodzi, to są talenty, to są prospekty, plus do tego, jak pójdzie ciężka praca, no to są mistrzowie, prawda? Tak to wygląda. Żeby być mistrzem, no to po prostu oprócz pracowitości, oprócz talentu trzeba mieć jeszcze tą odrobinę szczęścia. Sprawiasz wrażenie osoby pozbawionej strachu. Zawsze taki byłeś, czy spowodowały to różne doświadczenia życiowe, przez które mało co jest w stanie Cię teraz poruszyć? Może dlatego, bo bardzo wcześnie zacząłem robić pewne rzeczy. Bardzo wcześnie zacząłem sam pracować na swój rachunek. Później kilka razy, gdy byłem bliski pójścia w objęcia Wellesa, to wiesz, to spowodowało. A poza tym, no, to jest coś takiego, że staram się nie zagłębiać za bardzo w rzeczy nieuniknione, bo uważam, że ja uważam w przeznaczeniu, że coś już jest tam, jakaś moja jest tam
Moje przeznaczenie jest napisane. I teraz strach przed tym, co jest nieuniknione, to mi nic nie da. Po co mam się dowodzić? I tak nastąpi. Co ma być, to i tak będzie. Patrz, cały czas się odsuwa. No, niewygodnie na piłeczce, co? Mówiłem, krzesełka przynieśmy. Nie, nie. Dobra, jak? Co byś zmienił w zasadach MMA? Jak wyobrażasz sobie ten sport za 50 lat? Przede wszystkim dodałbym głowę. Uderzenia z głowy. Bo uderzenia z głowy... Ja wiem, co sobie, Jareczku, patrz. Wezmę sobie worek bułgarski. Ja mówiłem, no. Dać po. Twoje wygodne miejsce. Teraz mi się wcinasz drabinku. Daj spokój. Dobra. Przede wszystkim dodałbym głowę. Głowa zrobi robotę lepszą niż łokcie, stąpy, sokierkiki, wszystko. Jest klincz, odciąga się, bijesz z głowy. Jesteś na dole, na plecach, dociągasz kogoś, bijesz z głowy. Jesteś z góry, opadasz kogoś na górę. Super. Głowa. Dodałbym tylko głowę. Cześć Marcin, mam w sumie dwa pytania. Pierwsze od mojej żony. Ponieważ masz bardzo duże poparcie wśród ludzi, którzy interesują się sportem oraz miłośników zwierząt, czy nie chciałeś zebrać podpisy i złożyć petycję do Sejmu o to, żeby obowiązkowo chipować psy, koty? Może wtedy ludzie baliby się je wyrzucać i mniej by było takiej patologii jak ostatnio? To pierwsze, a drugie? Bo to od żony. To od żony. A drugie jest, czy nie boisz się, że po jakiejś większej kontuzji już zabraknie środków, które mogą cię postawić na nogi? Może zdarzyć się taka sytuacja, że wylądujesz na wózku. Skoro nie masz już walk, może warto pomyśleć o emeryturze i nie dążyć do samozniszczenia? Wiem, łatwo się mówi, pozdrawiam. Właśnie, to zacznijmy od drugiego. To jest to, kolego, co powiedziałeś. Łatwo się mówi. Ciężko jest przestać robić coś, co robiłeś całe życie. To już nawet nie chodzi o rywalizację sportową, tylko chodzi nawet tutaj o takie treningi. Normalne, że są sytuacje, że jesteś zmęczony, przemęczony, przetrenowany, robisz sobie tą przerwę, ale w pewnym momencie nie potrafisz znaleźć sobie miejsca. Jeżeli patrzysz na to w kategorii, tak jak patrzą na to prawdziwi wojownicy, których jest naprawdę dużo, to dla Ciebie najbardziej wymarzonym scenariuszem to jest śmierć w czasie walki po walce. Wtedy nie masz już pretensji, że przegrałeś, wygrałeś, rewanż, dostałeś oszukanie, po prostu umarłeś. Środków na tą porę już brakuje. W tym momencie jestem tak poniszczony, no na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, tylko no to mam naderwany prawy bark, zrywane poboczne prawe, popsutą lewą rękę, popsuty łokieć i tutaj coś mi nadpękło. Cały czas jestem pod okiem mojego przyjaciela Roberta Wieczoka z Rypina, jego kolegi Michała, też bardzo dobry ortopeda, pana Łukasza Nagraby z MD Klinik, mojego fizjoterapeuty Kamila Smolińskiego. No i co ile można, to kleimy. A to, co powiedziałeś, że nastąpi rozsypanie, jestem tego świadomy, tylko że wtedy ustanę przed taką sytuacją, no już drastyczną, i co zrobię, to nie wiem, mam tam jakieś scenariusze. A co do pierwszego pytania, wiesz co, kiedyś myślałem, że te petycje to wszystko też ma sens, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to nie ma wpływu, kto jak zagłosuje, kto jak napisze petycję. Wpływ ma to, kto liczy głosy, kto tą petycję odbiera i jakie jest założenie. My nie mamy wpływu na jest. Nam się zdaje, że mamy wpływ, niestety tak nie ma. Jak by wyglądało Twoje życie bez Marty? Ciężko powiedzieć, bo paradoksalnie ja zawsze chciałem wyjechać stąd w kategorii klimatu, tak? Bo mnie klimat bardzo zabija w Polsce. Oczywiście nie uciekałbym z Polski w kategorii, że mi się, wiesz, w sensie wstydzę polskości, bo jestem dumnym Polakiem, jestem patriotą i nacjonalistą, tak jak zawsze powtarzam. Tylko chodzi o to, że na przykład ta pora roku mnie zabija, tak? I to od zawsze, odkąd pamiętam, ja byłem dzieckiem zawsze. Także to było tak. Chciałem wyjechać, to kupiłem mieszkanie. Tak? Miałem mieszkanie, ale to mieszkanie można wynająć, tak? No ale to nagle miałem dwa psy. Mówię, zdawię psów. No to poznałem Martę. No zacząłem walczyć w KSW. No to zaczęliśmy budować dom. No i nagle jest 30 koni i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze było coś. Poza tym tak, no ja uważam, ja z Martą się poznałem w sumie, jak miałem tam 23 lata, mieliśmy taką knajpę pod szybem, w której Marta była barmanką. My tam się poznaliśmy, później wyjechałem do Francji. Ja byłem w narzeczeństwie, Marta wróciła, ja się ożeniłem, Marta wyszła za mąż. I później się poznaliśmy właśnie, znaczy poznaliśmy się tak z
chciała się nieść na związek w wieku tam 32-3 latach miałem. No i wiesz, no akurat tyle lat czekałem na tą kobietę, tak, no bo myślę, że inaczej, gdyby też nie Marta, to żebyśmy nie byli razem, no bo to Marta jednak trzyma, wiesz, poza tym teraz dużo rzeczy nas łączy, dużo rzeczy nas trzyma, no i myślę, że trafiłem na kobietę, na którą się czeka, i która jest uzupełnieniem mnie, ponieważ uzupełniamy się normalnie jak w każdym związku, drzemy z siebie łachy nieraz, wiesz, kłócimy się, oczywiście idą nieraz takie słowa jakieś grubsze, ale no, suma summarum jesteśmy i będziemy. Nie? Jaka była najbardziej upokarzająca Cię sytuacja? Upokarzająca sytuacja, nie było takiej sytuacji, która mnie upokorzyła. Sytuację bezsilności, bezradności, gdy wewnętrzny głos krzyczy, żeby coś zrobić, tak? Ale jesteś jeszcze na tyle osobą świadomą, jeszcze na tyle jesteś człowiekiem, który trzyma te wewnętrzne ja na łańcuchu, że wiesz, że gdy to zrobisz, to cały twój świat się zawali. Wszystko się zawali. Dookoła się wszystko zawali i albo ruszysz za ciosem jak kombajn zbożowy, albo no, twoje życie przestaje istnieć w kategorii takiego jestestwa, jak jest teraz. Nie? I to jest najgorsza chwila. Takie chwile bezradności, które kilka w życiu miałem. Czy lubisz łapać i rzucać? Nie umiem. Piłkami lekarskimi tylko łapię i rzucam. Pogodziłeś się z sąsiadem? Kiedyś w wiadzie mówiłeś, że jeden z sąsiadów jest kurwą, która robi wam jakieś problemy. Tutaj z boku. To i taki, wiesz, ostatnio też milicja była u mnie, bo problem był taki, że my dzierżawimy pole tam od takiego sąsiada bardzo fajnego, kochanego, którego pozdrawiam. I przeprowadzaliśmy konie tutaj przez las. Ja właśnie byłem na obozie w Giżycku z Maćkiem Alfem. No i ta sąsiadka tam buchnęła w dzieciaki. Zresztą od kury w te dzieciaki zwać, wiesz, schodź, nie? Te dzieciaki przestraszone, co się dzieje, nie? No to Marta przyszła i mówi, że ona sobie nie życzy, żeby tutaj trzodę chlewną tędy przeprowadzać. Mówię, to są konie, to nie jest trzoda chlewna. Mówi, kurwa, cymbale, nie? No i tam od słowa do słowa. No ja przyjechałem. No ja wziąłem te konie i idę, no niech ze mną spróbuję. No to jak mnie zobaczyła, to pizdę zamknęła i się schowała w noże, nie? Ale ja przyprowadziłem te konie, Marta idzie, ona do Marty. No to ja sru z nią, tak? No i co, no chwila, moment, no i przyjechała policja, że było zażalenie na mnie, że to, że tamto, że jej groziłem, że nawet, posłuchaj, przede wszystkim tej nie groziłem, mówię, bo nie mogę grozić, no bo mam zezwolenie na broń, także w razie czego, gdy ja będę komuś groził, to ktoś przyjedzie i zabierze mnie, tylko po prostu była normalna dyskusja o podniesionym głosie, tak? No i tam, wiesz, było tak, że mówię, słuchaj, niech ona zamknie pizdę i się niech nie odzywa do nas. Niech nas nie prowokuje, niech nie zaczyna, bo chodzi, wyzywa dzieciaki, wyzywa Martę. Po prostu niech siedzi nam na tej swojej działce, na piździe i niech się do nas nie odzywa. My będziemy ją traktować, kurwa, jak powietrze. I to obiecuję. No, tamty pory jest spokój, no, no była taka sytuacja, niemiła, tak. Czy masz w planach napisać autobiografię lub zlecić komuś napisanie o tobie książki? Postscriptum, ja bym taką książkę przeczytał. Były takie plany właśnie z Arturem, to, że to nie będzie typowa autobiografia, tylko to będzie coś takiego właśnie, jak teraz my rozmawiamy, czyli w kategorii takiego wywiadu jakby. I prosiłem, zadzwoniłem nawet do Kuby Wojewódzkiego właśnie o to, bo uważam Kubę Wojewódzkiego za mega doświadczonego dziennikarza i on by to fajnie poprowadził. Na razie ten temat ucichł. Nie wiem, czy coś tego będzie. I temat tej książki, no to właśnie tak jak mówię, to był taki wywiad pod tytułem Spowiedź prawie szczera. Zresztą pewne rzeczy musiałbym tam, wiesz, wymiksować, zatrygować, ale myślę, że fajnie można byłoby to wszystko ująć, nie? Chociaż teraz, tak jak sobie tyle pytań jest, to praktycznie, wiesz, schodzi, nie? Czy Adam Kownacki ma szansę na pas mistrzowski? Oczywiście, jak najbardziej życzę mu tego z całego serca, pozdrawiam. Co by pan zrobił, gdyby Pitbull zagryzł prawą rękę pana żony? Prawą rękę? Zagryzł? Tak. Odgryzł. Zagryzł. Przecież. Ja nie przypisałem zagryzł. No to wiesz, no to by było przykro mi, nie? No bo Marta bez ręki, to ona, wiesz, musiałaby się nauczyć walić lewą. Umiesz mówić w jakimś języku obcym? Yes. Of course. Yes, of course. Naturally, ja wolę. Do ilu kilogramów najwięcej utyłeś? 118. I wyglądałem jak pierdolony naleśnik. To wrzucałeś zdjęcie. Tak. 118 kilo, nie? To wtedy miałem z 20 lat.
Jaką porę roku najbardziej lubisz i czemu? Lato. Czemu lato? Pierwsze prium. Mogę jeździć na motocyklu, co naprawdę się wkręciłem. I teraz widzę, jak nie mogę jeździć, jak mi tego brakuje. Drugie prium, chodzę sobie w samych gaciach albo na golasa. Mogę sobie, jeżeli mi jest za gorąco, to pójdę do wody albo uwalę się w cieniu, tak? Mogę robić wszystko, mogę cały dzień być na dworzu. To jest najcudowniejsza pora roku. To też nie lato w kategorii na przykład sierpnia, tylko lato na przykład koniec czerwca, połowa lipca, takie lato, wiesz, gdzie jest wszystko jeszcze zielono, bo tak to wszystko, sierpnia to się ogólnie tak, wiesz, nie, prawie jesień. Co sądzisz o Wanderleju Silwie? Dziwny człowiek. Kiedyś był moim jakimś takim, można powiedzieć, wzorem. Bardzo podziwiam jego walki w kategorii takiej, wiesz, ostrej wymiany, no teraz to odczuwa, tak, bo jest rozbity niesamowicie. I wiesz, dla mnie takie to jest śmieszne, bo ma pseudonim Ex-Murder, tak? Ale non-stop jest tam, wiesz, patrzy w górę i tak dalej, jak większość Brazylijczyków, taki, wiesz, paradoks, nie? Zresztą to jest dla mnie śmieszne, no ale no, to jest jego wybór. Ale ogólnie, no, uważam go za mega zawodnika, prawda? No, mega zawodnika, który naprawdę jest osobą, jest ikoną tego sportu, jeżeli chodzi o MMA i no, jest człowiekiem, który bardzo duży wpływ wywarł, nie? Na ten sport. Jakiego wieku chciałbyś dożyć i w jaki sposób chciałbyś, żeby przebiegła twoja śmierć? Nadal podtrzymujesz, że chciałbyś umrzeć w ringu? Bardzo, bardzo chciałbym umrzeć w ringu, poza ringiem albo po prostu w jakiejś tam akcji, a nie w łóżku jako starzec. Wiesz, no to nie mogę mówić, że chcę umrzeć już, now, bo byłoby to bardzo egoistyczne. W jaki sposób zapewniłem mojej rodzinie byt, jeżeli chodzi o myślenie o śmierci, mówię, że myślę o śmierci, bo nie ukrywajmy, jestem w wieku, gdzie ta śmierć może do mnie zapukać w każdej chwili. Moja rodzina ma zapewniony byt, także nie zostawiam ich z ręką w nocniku, jak to się mówi. I to nie jest pesymizm. Myślę tak realistycznie, że jeżeli dożyję 40... Kiedyś myślałem, że jak dożyję 40, to już jest sukces. Jest sukces, bo dożyłem 40. Mam 41. Teraz myślę, że już będzie naprawdę 45. No to jest naprawdę realizm, że do 45 myślę, że dociągnę. Chciałbyś się zmierzyć z Fedorem albo Mirko Krokopem? Myślisz, że miałbyś szansę z tymi legendami? Widzisz, z tymi szansami to jest takie... Nigdy nie lubiłem takiego gadania, takiego pierdolenia. Poza tym... Ja mam 40 lat, to są zawodnicy też po 40, tak? My tracimy swoje jakieś instynkty, impulsy. I teraz, oczywiście, w szczycie, nie wiadomo, jakby to wszystko poszło. Może bym przegrał, może bym wygrał. Dawali wspaniałe walki, tak? Dawali wspaniałe walki ze wspaniałymi zawodnikami. Ja byłem chaotyczny, tak jak i jestem chaotyczny. Nie wiadomo, jakby ta walka była, bo o wiele łatwiej się walczy z zawodnikiem poukładanym, super, a inaczej walczy się z zawodnikiem chaotycznym. Nóż widelec, może by mi się udało, bym wygrał, albo bym przegrał, nie wiem. Najbardziej mnie śmieszą takie coś, jak ktoś, kto nigdy z nikim nie walczył, tak? Stoi obok i widził tak. Kurwa, ale on mocno bije. Uderzył cię? No nie, ale to widać. A, widać. Ty, wiesz co, wstałem dzisiaj rano, patrzę na to jezioro i wygląda, że woda jest ciepła. Chyba się wykąpię. No kurwa, wiesz, chodzi. On widzi, że on mocno bije. No kurwa. No tak. Takie pierdolenie bez sensu. Nie wiem, Mirko Krokop, wiesz, jest zakontraktowany z Bellatorem, Fiodor też był, teraz mu się skończyło. Wiesz, no dla mnie to są zawodnicy, gdzie ja śledziłem te walki, inspirowałem się ich walkami i dla mnie taka walka z tak zwanym to byłby zaszczyt. Wiesz, mega wyróżnienie, fajna historia i widzisz, i problem polega na tym, że mimo, że człowiek w jakimś stopniu traci ogień, to takie nazwiska gdzieś powodują ten, wiesz, to zabuzowanie energii. I wiem, że zawsze pójdzie taka sytuacja, gdzie nawet ja oficjalnie już powiem, pierdolę, już nie walczę, nie chcę, nie kuście mnie, nie dawajcie mi propozycji, nie dzwońcie na mnie, dajcie mi po prostu spokój. Ale wiesz, że ludzie tego nie zrobią, prawda? To tak jak Mamet powiedział, że kończy i ludzie nie potrafią uszanować tego. Cały czas jest i z tej strony, i z tej. Myślę, że gdyby Mametowi dano spokój, to Mamet, jeżeli kiedyś będzie miał w planach powrót, to on sam zaplanuje, ale takie coś nie pomaga, tak? I tak samo tu. Dlatego, wiesz, ja uważam, że jeżeli powiem sobie dość, to nigdy w życiu nie chcę usłyszeć, że może to, może tamto, ale to są właśnie nazwiska, które chcąc nie chcąc gdzieś tam spowodują to zabudowanie, nie? Zrecenzuj krótko film Underdog.
Nie mogę zrecenzować, ponieważ nie byłem na tym filmie. Jeżeli ten film będzie dostępny w kategorii na jakiejś platformie internetowej, no, no to na pewno go obejrzę. Po prostu ze zwykłej ciekawości na muzykę, no bo sam jak wiesz, jest muzyka Kozak, no, i na zdjęcia, no bo chcę zjednać, że to reżyserował Maciek Kawulski, a on jest, no nie ma co ukrywać, jest no niesamowitym fachowcem, jak chodzi o trailery, o te wiesz, wizualne takie wiesz, doznania. No to wiem, że zdjęcia są Kozak, tak? Ale film w kategorii filmu zachęcić mnie do pójścia do kina, no to nie. A recenzji nie mogę wydać. No ja mogę przypuszczać, jak ten film jest poukładany, no bo scenariusze filmów walki, no to są oklepanymi scenariuszami, także no wielkiego wow tam nie mogło być, tak? Masz własną siłownię. Jeśli tak, to co w niej masz? Mamy tak, 3 gryfy olimpijskie, 1 krótki gryf, mam skrzynię tą do wskakiwania, 2 worki bułgarskie, 1,30 kg, 1,20 kg, ten to nie jest worek, to się nazywa jakiś tam bach, coś tam, 40, piłkę lekarską 50, 30, 20, 15, 13, 9, 5 i 3, obciążenia mam w sumie z 300 kg, wszystko z firmy Just 7 Gym. No co mam, gumy, piłki, znaczy te rowery, kamizelki, rowerek spinningowy, no i cały jasio, i drążek mam, na którym ja nigdy nie podciągałem, bo mnie ręce bolą, to używam go do rozwieszenia worka i do rozwieszenia prania i to wszystko. Co sądzisz o zachowaniu i stylu walki Izraela Adesanyi? Byłbym ostatnim idiotą, jakbyś zaczął wypowiadać na temat tego zawodnika, bo go nawet nie w życiu nie widziałem ani razu. Słyszałem tylko, że wygrał teraz z Andersonem Silvem, ale walki nie widziałem. Także no co mogę powiedzieć. No to będzie. Co sądzisz o złamaniu nogi Daniela Zwierzyńskiego w trakcie gali Fame MMA 2? No jest bliska okazja obserwować, co? No fajna rzecz. Fajna rzecz, po takie właśnie rzeczy chodzi się na Fame MMA. Ja liczę, że na tej gali będą poważniejsze kontuzje, może jakaś śmierć w ringu, to wiesz, to są rzeczy właśnie fascynujące. Ja teraz nie mówię tego w kategorii jakiejś prześmiewczej czy coś, to nie, ja po prostu liczę na takie rzeczy. A dużo osób na to liczy. No właśnie. Jak według Ciebie powinny być chowane zmarłe zwierzęta? Przede wszystkim uważam, że powinno być, to nie chodzi o zwierzęta, chodzi ogólnie, że i ludzie, i zwierzęta powinni być kremowani. I w takiej, wiesz, jak to się mówi, urna, tak, w urnie, w urnie, możesz zrobić z tą urną co chcesz, możesz postawić pomniczek, zachować, możesz sobie postawić w domu, ja uważam, że powinno być tak. Trenowałeś kiedyś z Tomkiem Narkunem, co o nim sądzisz? Uważam, że Tomek Narkun jest właśnie tym takim zawodnikiem, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jest prospektem. Jest prospektem, jest talentem i jest pracusiem. I myślę, że naprawdę to jest właśnie taki zawodnik, który pojawia się co jakiś czas i jest tym wielkim zawodnikiem. Ja wiem, że to jest Tomek Narko. Ja tak, Marcin, jak wspomniałeś już o jakimś pytaniu, nawet rykoszetem to już jej pomijam, bo mamy ich sporo. No, jest na przykład o karierze, zakończeniu kariery Mameda, no to się wypowiedziałeś, no, będę takie troszeczkę... No, co sądzisz o ostatniej porażce Conora McGregora? Myślisz, że ma jeszcze szansę na wielkie laury w MMA? To jest właśnie śmieszne. Spójrz, to jest taki właśnie też... Dla mnie to nie jest przykre, bo wiesz, bo ja jestem naprawdę... Ktoś by powiedział, że to po chuj się wypowiadasz, po chuj. Jak mówisz, że olewasz hejterów i ich opinie, to po chuj się wypowiadasz. Tak już, że nie. Bo mogę. No kurwa, bo mogę, to po chuj się oni prują. I teraz tak samo jest słabe to, że ludzie pamiętają Cię bardziej z przegranych walk niż z wygranych. Zauważyłeś to? No tak. Conor McGregor wygrywał takie walki, nokautował, wspaniałe walki dawał to, przegrał jedną walkę teraz z Khabibem, tak? No i już wiesz, już kończy karierę, już to już tam, to ty, słuchaj, normalne, że w pewnym dążysz do pewnego celu. Osiągając pewien cel, ty się spełniasz, czyli tracisz pewne takie, wiesz, pociągi, tak? Pewne motywacje i chęć, bo już ma, w chuj pieniędzy ma, jest dwukrotnym mistrzem, pokonał całą światową, wiesz, wierchuszkę swojej kategorii wagowej, zawalczył z Floydem Mayweatherem w boksie, zarabia pieniądze, ma swoje biznesy, on już nie ma takiego oparcia. Jeżeli wróci, czy nie wróci, to jest tylko jego i wyłącznie jego widzimisię, także no szanse, no słuchaj, no to nie ma tak, że ktoś ma szansę, czy nie ma szansy, to jest walka, to albo się uda, albo się nie uda, to nie ma co za bardzo się, wiesz, zagłębiasz to.
Wkurza cię, że niektórzy schodzą do parteru, jak sobie nie radzą z tobą w stójce? No ja muszę się z tym liczyć, no to jest MMA, wiesz, no to jest MMA. Tu nie chodzi o moją osobę, tylko ogólnie mi się nie podoba schodzenie do parteru i bicie w parterze. Ja tak, wiesz, no... Chciałbym na przykład, żeby parter był tylko wtedy, jak już jest podłączony, wysłuchaj, i co, i w parkingu dobijać, tak? Żeby przewracanie nie było takie za bardzo, wiesz, no, ale co, tak jest, no... Tak to jest poukładane, no, czy mi to się podoba, czy nie, no na pewno mi się nie podoba, jak ktoś mnie przewraca, wolałbym się bić, no ale jestem przewracany. No przecież sam Pawła Słowińskiego wtedy przewróciłem, ale to chyba było po tym kopnięciu w torbie, nie? Co powiem ci, minęło tej walki kupę lat, a ja to czuję, nie? Czasami jak dostanę w to miejsce, to naprawdę czuję, a poza tym po walce, tak jak mówiłem, ja tydzień czasu już szczałem krwią, nie? To nie było przyjemne. Teraz ostatnio przecież ten, była walka Siergieja Karitonowa na Bellatorze z nie pamiętam z kim, też został kopa w torby. No to przecież było podejrzenie, że mu jajco pękło, nie? To nie jest przyjemne, no, wiesz, to nie jest przyjemne. Śledzisz na żywo gale UFC albo sobie je nadrabiasz? Nie, bo nie mam telewizji Polsat Sport. Mam platformę chyba NC+, a tam nie ma Polsatu Sport. Jak się mają twoje obecne stosunki z Jurasem? Dawno u ciebie nie był. No, słuchaj, no Juras jest, z tego co wiem, człowiekiem orkiestrą. Raz, że jest, miał tam jakieś swoje prywatne problemy, tak? Plus jest nadal aktywnym komentatorem, plus jest zawodnikiem, plus jest ojcem. No to wiesz, no tak, no do mnie tak przyjechać 100 km to też tak ciężko, nie? To w drugą stronę mogło być tak samo. Ja u niego też nie byłem kupela. Nigdy u niego nie byłem. Dlaczego kiedyś mówiłeś, że nie powinno się wczepiać wyglądu innych, a miałeś pretensje do Kawulskiego, że nosi kitkę? Czy ja miałem pretensje? Ja nie wiedziałem, że ja mam do niego pretensje. Ja powiedziałem to w kategorii, jak ja zostałem nazwany coś, tak? I powiedziałem, że tak jak ja bym powiedział, ty pedale kurwa w kitce, ale to może nie do niego mówiłem. Przecież nie powiedziałem personalnie, panie Kawulski i to. Nie. Po prostu powiedziałem do kogoś to. Ja się nie czepiam do niczego, w każdym razie sobie chodzi ubrany tak jak ma ochotę. Nie, to co mnie to obchodzi. Ile razy miałeś złamany nos? Ani razu. To jaka była najgorsza kontuzja, jakiej nabawiłeś się w trakcie walki bądź przygotowań? Ile trwało jej zaleczanie? Dziura w głowie. Na walce z Patrycem Quinteronem pojechałem na galę. To jest właśnie to, o czym my gadaliśmy. Między innymi właśnie też o Marcinie Prachnio. Że Marcin Prachnio został wkręcony przez swój sztab właśnie w ten cały syf z moją osobą. I tak samo ja miałem takiego menadżera, który wkręcał mnie w walki, których ja nie powinienem brać. Tylko, że widzisz, to było takie wykorzystanie mojego charakteru, o którym też była rozmowa, że ja się nie boję. I ja dostałem propozycję walki z Patrycem Quinteronem na tydzień po turnieju w Nowym Targu, gdzie przegrałem w walce finałowej właśnie z Łukaszem Jaroszem. I ja po tym turnieju, gdzie po tym turnieju byłem kurwa wyjałowiony, kurwa jak nie wiadomo co, pojechałem na walkę z Patrycem Quinteronem. Ja tą walkę w trzeciej rundzie, i tak myślę, że ta walka była dobra, bo widząc jak biłem Patrysa i gdzieś tam Patrys dostawał ciosy, jak on reagował na te ciosy, no nie ukrywajmy, nie było w żadnej, jak to się mówi, jak się ląduje wcześniej, żeby się... Aklimatyzacji nie było. Poza tym walka była na dworzu w nocy, gdzie ja walczyłem około 22. To było kurwa z 40 stopni na Cyprze. No i co? No i Patryk Quinteron złapał mnie, wypierdolił mi kolano w głowę, dziura w głowie, padłem. Wstałem oczywiście, bo ja każdą walkę skończyłem stojąc. No i co? Przerwali walkę, do tej pory mam dziurę w czaszce. Nie? To było ten... No a dochodzenie do siebie, no to kurwa z 2 miesiące było, zanim to się, wiesz, zalało, zanim to się wszystko zrosło. No to było, nie? W jaki sposób budujesz kondycję? Bo wiemy, że biegać nie cierpisz. Ja mam kondycję. Samo to, że mówię, mamy czwartek, jestem po 20 rundach sparingu, gdzie robię z chłopakami młodszymi, robię po 5 rund, po 5 minut, dzisiaj zrobiliśmy 6, u mnie runda trwa 5 minut, a przerwa trwa 35 sekund. Gdzie robiłem z Michałem Materą sparingi, oczywiście tylko stójkowe, no bo nie ukrywajmy. Ja mogę Michałowi pomóc w stójce. Głównie, a ja nie chcę się od Michała się uczyć dołu i partnera, bo Michał kiedyś mnie nauczył i do tej pory mam kurwa problemy z bokiem, za to bardzo dziękuję, pozdrawiam Michaś, to jest to. A dwa, Michał ma taką ulubioną pozycję w dole, że siada jajkami na twarz. I nie wiem dlaczego, ale bardzo lubi to robić na mnie. I w momencie, gdy ja widzę, że się jego krocze zbliża do mojej głowy, to od razu klepię. To po co mam klepać? I wiesz, no to z Michałem zrobiliśmy 10 rund po 35 sekund. Wysłuchaj, znaczy po 5 minut z przerwą czy 5-sekundową, tak? Gdzie mam 40 lat. Ostatnio jak Michał u mnie był, zrobiliśmy 6 minut. Troszeczkę cięższy grunt, bo tutaj, tak jak widzisz, masz
bardzo mały obszar, żeby gdzieś tam kombinować. Tu jest po prostu non-stop praca, non-stop bicie się. Czyli była troszeczkę inna praca. Także ja mam kondycję. Ja kondycję robię no tak jak tutaj. Rowerek, skippingi, skakanki, dużo pracy na workach. Poza tym ja robię kondycję pod coś, kim jestem. Ja nie jestem biegaczem, tylko jestem bijokiem. Czyli ja robię kondycję pod bicie się, tak? A schematów bicia jest miliardy. Co sądzisz o Francisie Ngannou? Biorąc pod uwagę jego ostatnią walkę z Velasquezem, no to ciężko coś powiedzieć, bo strzeliło kolano. Ale widzisz, właśnie ja się nie do końca z tym zgadzam. Ale nie, chodzi o to, że dobrze, dostał to cios dostał, to nie ma w ogóle ten, tak? Mhm. Tylko teraz kwestia jest taka, czy ten cios był nokautujący i mimo kolana ta walka toczyła się by dalej, czy ten cios nie był nokujący, strzelił kolano. Tu jest, wiesz, to za bardzo, bo naprawdę walka Ngannou z Velasquezem, gdyby nie te pierdolone kolano, pokazałaby dopiero tak naprawdę, wiesz, zawodnikiem światowej klasy, bo to był wielokrotny mistrz, tak? Ten, walczył z tym Derrickiem Lewisem Ngannou, tak? Tak, no to fatalna to chyba taka była walka. W ogóle nie było walki. Właśnie. Kurde, tam ciężko było wskazać zwycięzcę. Właśnie, ale przypominam, że jeszcze po Lewisie też kilkanaście sekund tego Curtisa Blaydesa znokautował, który pokonał Daniela Omelianczuka, więc no jest kurde ciekawym zawodnikiem. Ale z Danielem wygrał na punkty. Tak. Umęczył Daniela. No właśnie, bo się nie chcą bić. Dlaczego masz focha na MMA Rocks? Chodzi o ich forum? Tak. Co sądzisz o Piotrze Grahamie? Peter Graham? Mhm. Taki gość. Pozdrawiam. Ja też go lubię bardzo. Ile najmniej zarobiłeś za walkę? 150 zł. 5 minut po 3 minuty w kickboxingu. Od czego jesteś uzależniony? Od słodyczy. Od stron porno. I od sportu. Jaka walka z Pride'u podobała Ci się najbardziej? Don Fry. Z Yoshihiro Takayama. Ten rudy taki, co się złapali. Zapali za głowę i się tłukli, tak? Tak. No, Yoshihiro Takayama. To jest pierwsza i walka Fiodora Emelianenko z Randelmanem. Jak zajebał takiego supla, co normalny cywil to by głowy szukał, nie? Jest, ale w pół się złapał. Balachę czy kimura? Chyba jakoś, balachę, wiesz? Jakoś mu tak poddał go. Że no. Chyba balachę mu wyciągnął wtedy. Co sądzisz o Dawidzie Ozdobie? W kontekście? No nie wiem, mam tylko takie pytanie. Nie wiem, wiesz, no, ciężko powiedzieć, co sądzę. No, znamy się z Dawidem w kategorii cześć, co słychać. I no, nie mogę nic powiedzieć, co o nim sądzę. No, był tancerzem, tak? Był tancerzem, miał epizod w walkach. A teraz nie wiem, co się z nim dzieje. Chciałbyś tetralogii z panem Lebanerem? Nie. Tetralogii to nawet jednej walki nie było. Tetralogii, oktalogii, nic nie chcę już z panem Jeromem, nie. Lubisz Daniela Omielańczuka? Bardzo. Pozdrawiam Daniela serdecznie. Co oglądasz na YouTubie najczęściej? To różnie. Dużo oglądam sobie treningów zawodników, bo ja nie lubię ogólnie walk jako walk, lubię treningi zawodników, ich życie to jest to. Jakieś filmiki lubię sobie oglądać, dużo filmów oglądam, tak? Ściągam sobie jakieś filmy, oglądam. No i dużo, może za dużo oglądam takich właśnie programów, które troszeczkę za duży zamęt w głowie robią. Właśnie o tej całej sytuacji, o tych kurwa LGBTiakach, o tym całym kurwa syfie, co zalewa Polskę, co robią z nas lemmingów. Chyba trochę za dużo tego kurwa oglądam i to też wtedy bani się robi syf. I to, o czym rozmawialiśmy, bezradność. Że są sytuacje, w których ty byś zareagował, a niestety nie możesz, nie? Wytoczyłeś proces o fałszywe konta na YouTubie, które się pod ciebie podszywają? W życiu, po prostu pokazuję tylko konto. Najśmieszniejsze właśnie to jest to, że siedzi taki kurwa łach, balas, który sam nie znaczy nic. Nic. Nie ma w ogóle swojego ja, nie ma sposobu na życie. No to robi kurwa fikcyjne konto, czy to kurwa na YouTubie, czy na Facebooku, czy na innych tych jakichś gównach i się podszywa podejmie. Tak jak jest, teraz jest ten wywiad. Jeżeli ktoś obejrzy ten wywiad stricte, to wie doskonale, na jakie tematy my rozmawiamy. Ale znajdź taki łach, co zrobi kontrowersyjny temat, typu co Różal sądzi o... I tam coś wpisze i wypierdoli jakiś kawałek, że na przykład ja powiedziałem, że pierdolony łach
i wklei to, że to jest do jego tematu, wiesz, no. Żeby sobie narobić lajków. Nie? Spore straty mi porobił ten koleżka właśnie, bo wycinał non-stop moje filmy. Tak, tak, ten gołąb jakiś taki, między innymi tak. No właśnie, to są takie... chciałbym go spotkać. Ja też. No, są takie kurwy i żebyś tam pozdychali. Czemu kiedyś nosiłeś warkoczyk? No miałem taką zajawkę, no po prostu. Kiedy ostatni raz robiłeś tatuaż? To było zaległości. No, a ile masz tatuaży? Dwa. Nie, no to wiesz, no ciężko powiedzieć. Same sesje, jakie siedziałem, to można już zawiedział tatuaż, tak? No bo ja mam wszystko w jednej ciągłości. Znaczy ta ciągłość to był tak. Był jeden element, drugi element, trzeci element, czwarty, piąty. Teraz to wszystko jest niby w jedną całość, tak? Na jednej sesji było trochę pokolorowane, na drugiej także no mnóstwo. No. Ja się tatuję od 19 roku życia, no to trochę wysiedziałem godzin. W przybliżeniu, ile kasy wyniosło Cię zrobienie wszystkich tatuaży? Ja pamiętam, kiedyś mówiłeś, że dużo miałeś poznajomości tak, i tak dalej. Tak, tak, dokładnie. Poza tym, no to jest, wiesz, to jest tak, że przysługa za przysługę, poza tym, wiesz, zaprzyjaźniłem się z bardzo dużo ludźmi, którzy tatują i to też inaczej wyglądało, nie? Co nie zagrało u Tomka Babilońskiego, że zerwałeś kontrakt? Ja nie zerwałem kontraktu z Tomkiem Babilońskim. Cały czas jesteśmy na kontrakcie, jesteśmy w trakcie dopinania walki. Tak, na Morbetu. Jesteśmy w trakcie rozwiązywania tego konsensusu. Jeżeli zostanie to rozwiązane w ciągu 24 godzin? Nie, mamy dzień 21. No to 4 dni, do 25. Ogólnie do 25 lutego czekam na rozwiązanie właśnie sprawy z Federacją Babilon, jak i z Federacją DSF. No i zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. Jak zostanie wszystko rozstrzygane. Czytasz lowking.pl? A co to jest? Portal taki, no... Nie. Fajny bardzo, ja polecam. Jakie masz relacje z Waldemarem Kieliszakiem Kastą? Bardzo dobre, pozdrawiam Waldzie. Co sądzisz o Pawle Jóźwiaku i jego federacji? Federacja bardzo dobrze, że jest. No bo jest to miejsce dla zawodników, żeby walczyli. Walki, obserwując jakie są w federacji FED, to jest sztos. Są tak fajne walki, tak na bardzo wysokim poziomie stoją, że naprawdę czapki z głów. Jeżeli chodzi o federację, ciężko mi jest się wypowiadać, no bo wiesz, no bo nie wiem, co tam jest nie tak, a co jest tak. Paweł Jóźwiak, mając federację FEN, która jest pokazywana w Polsacie, gdzieś coś jest, no musi coś być gdzieś tam niedograne, nie wiemy co, ja nie wiem co, Paweł może wie, może nie wie, ciężko mi jest to oceniać, ja nie oceniam, no ale wiesz, ale no to jest coś, co, o co się biją wszyscy, prawda, o telewizję, jak jest telewizja, to jest ten taki krok milowy, tak, a tutaj jednak wiesz, no jest teraz ten sponsor, firma Lotos, miejmy nadzieję, że to się bujnie, no ale wiesz, no są jakieś takie niuanse, że no gdzieś jest ta federacja lekko taka, wiesz, no jest lekko hamowana, no jest, no a czemu tak się dzieje, no to nie wiem, no ale no ja uważam, że no fajnie, że jest taka federacja, no i, no i życzę jak najlepiej, no bo jest to miejsce kolejne, żeby zawodnicy mogli się bić, tak. Jeździsz na jakieś duże gale, typu ACA w Polsce, UFC w Pradze? To znaczy na ACA miałem być, ale akurat z przyczyn nie ode mnie zależnych, mieliśmy taki problem tutaj, rodziny nie pojechałem. No do Pragi nie, no bo to jest kawałek kilometrów, a ja też mam swoje zobowiązania jakieś, wiesz, i muszę się z nim wywiązywać. Raczej tak jeżdżę tu po Polsce, jak gdzieś mogę być, no to jestem, ale też, wiesz, no nie będę też wszędzie, bo mam swoje, tak jak już powiedziałem, obowiązki i zobowiązania, a nieraz najnormalniej mi się w świecie nie chce, chcę sobie poleżeć, odpocząć. Przyjechałbyś do śmiertelnie chorego fana, gdyby zwrócono Ci koszty podróży? Inaczej, jeżeli, bo musimy zwrócić rzecz na... Bardzo, no, musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Nie mówię teraz o sobie, mówię ogólnie o ludziach, którzy mają zobowiązania. Zobowiązania kontraktowe, które jeżeli można zmienić bez jakichś tam strat dla jednej strony, która kontraktuje mnie i wiąże z tym swój zarobek, prawda? Bo ja w takiej kwestii ja się z tego swojego zarobku wymiksuję, tak?
Nie potrzebuje. A jeżeli to będą straty dla tamtej osoby, to na mnie nie zwolni z tego kontraktu. A w kontrakcie, że jak ja go nie wywiążę się, to ja mam straty. No to wtedy normalne, że jest ciężko. Jeżeli można pominąć kontrakt, albo ta strona przymknie oko, zmienimy termin czy coś, no to jakie koszta? No to niech będzie tam właśnie, to będzie ten wkład tej mojej pomocy, że pojadę. Tylko że też trzeba zwrócić uwagę, że pomoc charytatywna polega na tym, że ja gdzieś muszę zarobić, żeby gdzieś pomóc, prawda? Ja nie mogę jechać do każdego i każdego odwiedzić, ale nigdy z moich ust nie padną i nie padły słowa, że nie pojadę do kogoś, kto umiera, bo on i tak umrze. A jeden z gwiazdorów polskiej sceny MMA i nie tylko i daje na to swoje kurwa słowo honoru, powiedział takie słowa. Jak dzieciak umierający na białaczkę chciał go spotkać. To było jego największe marzenie. A on powiedział, ale po co ja tam pojadę, skoro on i tak umrze. I głowę za to kładę. A wiem to od osoby, która go prosiła o to, żeby pojechać. Teraz ta osoba się wymiksuje, bo jest starą kurwą. A on się będzie, że już tak nie jest. Ale tak jest i ja wam daję na to swoje uroczyste słowo honoru. I takie są kurwa gwiazdorki. Takie są. Gdzie od dzieciaka za autograf chce 5 zł pierdolony. Przeklinać przy dzieciach? Jak jest taka sytuacja, jak teraz była przed chwilą? Ładnie się pytanie zgrało. Trenowałeś kiedyś z Marcinem Tyburą? Byłem kiedyś na obozie w Giżycku, jak jeszcze byłem zawodnikiem Federacji KSW i Marcin Tybura był na treningu, na treningach, ale nie, nie trenowałem. Wolisz Johnnego Walkera czy Jacka Danielsa? Johnny Walker. Dlaczego? Bo Johnny Walker to jest taki, ogólnie z tych wszystkich whisky, z tego co się dowiadywałem, to jest taka najsłabsza whisky, ten czerwony Johnny Walker. To jest właśnie taki zlewek tego wszystkiego i on się nadaje do drinków, tak? Taki polski Bimber trochę. Tak, i ja sobie piję właśnie to z drinkami, najbardziej lubię ze Sprite'em albo z kolą, bo jeżeli chodzi o taką whisky, że sobie wlewam łychę i wrzucam kostkę lodu, no to piję Chivasa. Bardzo lubię Chivasa. Najbardziej ze wszystkich whisky lubię Chivasa. Jack Daniels może nie tyle, ani Jim Beam, bo za słodkie są dla mnie. Jack Daniels na kukurydzy chyba. Takie za słodkie są troszeczkę, tak. Co sądzisz o upadłym bohaterze Wojtku Mrozowskim? Dlaczego upadłem bohater? Ja nie wiem, jest takie pytanie, różni. Nie, no Wojtek też prowadzi przecież swój portal. Portal bardzo prężny. Poza tym ja cenię Wojtka, bo siedzi w tym biznesie kupę czasu, zawsze miał tam pod górkę z różnych powodów, z takich czy owakich. Ludzie go lubią, jak go i nie lubią, tak samo mnie lubią i nie lubią, ale robi robotę dobrą, bo wywiady robi fajne, merytoryczne, zawsze jest schludnie, kulturalnie ubrany, prawda, stara się po tych galach kurwa jeździć. Także no, ja bardzo lubię Wojtka i cenię go za jego pracę. Czemu nie idziesz do polityki? Mógłbyś dużo zmienić, bo ludzie są za tobą i cię kochają. I to jest właśnie ten problem, który też coraz częściej spędza mi problem z... Sens powiek. Zaraz powiem, tylko przepiję. O kurde, już mnie dupa boli od tej piłki. Zmień sobie, Jareczku. Musisz wziąć sobie tam ten dobra, bozy. Dobra, wysiedzę. I teraz tak. Czego się nie robi dla słuchaczy? Stworzyliśmy z Martą fajną markę. Ty pomagaj pomagać, tak? Fajną bardzo markę stworzyliśmy. Dużo pomagamy. Dużo pomagamy naszym zwierzętom, dużo pomagamy ogólnie zwierzętom, dużo pomagamy dzieciakom, ludziom potrzebującym, dużo pomagamy innym fundacjom, dużo nam pomagają ludzie, inne fundacje. I teraz, żeby iść dalej, my dalej nic nie ugramy. My musielibyśmy właśnie zacząć działać w polityce. Na przykład, żeby koń był tym zwierzęciem towarzyszącym nierzeźnym. Żeby były większe kary dla tych skurwysynów, co znęcają się nad zwierzętami. Żeby był zakaz hodowli zwierząt na futerka. I teraz tak, ja pójdę do tej polityki, tak, poświęcając to, no bo niestety nie będę się tym zajmował, tak? I teraz, czy to jest warte, bo ja będę robił to w polityce Jarek dla ogółu. Ja nie będę robił dla tych dobrych, tylko fundacji, dobrych ludzi, bo zawsze ktoś się przyklei, kto będzie chciał na tym zarobić. I czy ja jestem gotowy na to? Myślę, że nie jestem gotowy, ale coraz więcej mam z boku właśnie takich pytań, propozycji, wejścia w tą politykę. Jest to bardzo niemożliwe w moim przypadku, bo mam tylko wykształcenie średnie. Musiałbym wykształcenie mieć wyższe. Musiałbym sobie kupić jakiś papier, albo na szybko iść zaocznie, na przykład na zarządzanie polem namiotowym. To dobre. Następna sprawa. Zwróćcie uwagę na dzisiejszy kilkudniowy jakiś tam zgrzyt z mieszkańcami, którzy zajmują kurwa Palestynę, prawda?
którzy zabrali Palestyńczykom, kurwa, ich ziemię i zrobili swoje państwo. Jest taki gnój, tak? Zachowują się tak, jak się zachowują. No. I później jest podawanie ręki, stary, wypierdalaj. Ja bym tak się zachował. I moi ludzie z mojej partii by się tak zachowywali. No i dobrze. No i by było tak, posłuchać, pakować, wypierdalać sąd. Pakować sobie ziemię, wypierdalać sąd. Co kurwa, wojna? Jaka wojna? Pochuj nas czują cały czas na Rosję. Stary, gdyby Władimir Putin chciał, to by nas zasypał beretami. A jakby jego ta pancerna armia wjechała, to w Warszawie zatrzymaliby się na tankowaniu. Ale jesteśmy non-stop szczuci na nich. Non-stop, że z tamtej strony jest zagrożenie, tak? Teraz tak, Polacy kurwa źli, Polacy to, Polacy tamci. Niemcy dobrzy. Tacy Niemcy. Bo to wiesz, bo to kiedyś byli naziści, a nie Niemcy. A, okej. Już wytłumaczyłem ci to? Nie, to jest wiesz... Kiedyś byli Krzyżacy. Tak, też nie Niemcy. Później byli Prusacy. Też nie Niemcy. No nigdy nie byli Niemcy. Tak. I słuchaj, no i właśnie dlatego powiem ci z tą politykę... Na pewno zrobiłbym wielki gnój, żeby mi się udało, żeby nie został odjebany przez kurwa seryjnego kurwa tego, co się wiesza. Myślę, że nie, bo bardzo zacieśniłbym przede wszystkim z armią, z żołnierzami, ze służbami specjalnymi. Zrobiłbym tak, żeby to wszystko było pokładane, żeby Polska była w końcu Polską, nie? Czy mi się udało? Myślę, że nie. Poza tym, wiesz, no, studii mi się nie chce kończyć. Marcin, czy zgodziłbyś się na rewanż z Pudzianowskim, oczywiście na Twoich zasadach finansowych? Tak. Bo nie czarujmy się, pierwsza runda wykonania Mariusza Majstersztyk, gdyby nie ta gilotyna, a Mariusz by wygrał na punkty. Należy mu się rewanż. Ty, posłuchaj, Mundrachełku. Pierwsza runda Majstersztyk w wykonaniu Mariusza. No, bo co? Bo dostał kilka kopów i nie przewrócił. No i wszystko, no i się później uwalił. To żeby... Aha, no to poczekaj, to teraz, skoro nie ta gilotyna, to powiedz wszystkim zawodnikom, którzy kiedykolwiek z kimkolwiek wygrywali przez poddania, że gdyby nie to, nie? Stary. Nie wiem, o co chodzi. No. Trzy razy podpinałem tą gilotynę. Kiedyś, trzy razy. Kiedyś rozmawialiśmy już na ten temat. Przecież to jest kurwa nieprawda. Dobra, bo nie chcę się nakręcać na tego osła. Czy planujecie z panią Martą małego Różala? Nie, ponieważ jestem osobą bezpłodną. Wyobraź sobie, że do klatki wchodzą wygłodniałe zwierzęta drapieżne. Jeden na jeden. I masz możliwość wyboru zestawienia. Jakie i dlaczego? Nie jestem za tym. Nie jestem za tym, żeby zwierzęta się biły dla naszej pustej próżności, ponieważ kiedyś robiłem poniekąd takie głupoty. Uważam, że to jest złe i teraz za to właśnie staram się odpokutować swoją pracą charytatywną. Wspomniałeś, że jesteś na etapie, gdzie musisz... A przecież poczekaj. Przecież Pudzian nie chlepał. Jeszcze do tego wracasz? Nie, no przypomniałem, że Pudzian nie chlepał, no zobacz do mnie pretensje. A jeszcze poczekaj, bo jeszcze kwota poszła, tak, 2 miliony złotych. 2 miliony złotych, bo obiecałem moim przyjaciołom, co siedzą niestety, ale w odosobnieniu za wielkim murem, że jak w razie co, to po 100 tysięcy im zaraz daję na wypiski. Wspomniałeś, że jesteś na etapie, gdzie musisz być ostrzykiwany różnymi specyfikami. Niekoniecznie dożylna kreatyna. Czy podczas walki ma to duże przełożenie na odczuwanie bólu ze strony ataku przeciwnika? Nie, to po prostu niweluje ból w kategorii, tak na przykład teraz podnoszę rękę i mi strzyka, tak? Na przykład chcę ścisnąć i już mnie boli łokieć, już mnie boli bark, tak? W tym momencie na przykład przekręcam rękę, słyszysz? Jest strzelanie, jest przeskakiwanie, jest ból, tak? Na przykład boksując rękami opada, tak? Bo nie trzyma i to jest to, a w walce to normalnie ból czuję, tak jak czułem. Siema Marcin, czy w młodości brałeś udział w solówkach na ulicy o kasę, coś jak Kimbo Slice? Jeśli tak, to ile było tych walk, jakie stawki, ile wygrałeś, ile przegrałeś? Najwięcej, ile wygrałem na nielegalnej walce, to jest... No jest dobra kwota. To jest dobra kwota. Takich walk mam stoczonych... Około 20. No więcej niż MMA. No około 20 będzie. Masz do wyboru. Ratowanie zwierząt albo walki. Co wybierasz? Wiesz, no, za walki mam pieniążki, a pieniążki przeznaczam na ratowanie zwierząt, tak? Jeżeli bym nie miał walk, a musiałbym ratować zwierzęta, no to musiałbym gdzieś zarabiać pieniądze. Jeżeli zarabiałbym pieniądze w normalnej pracy, no to prawdopodobnie nie miałbym czasu na ratowanie zwierząt. A jeżeli robiłem jakieś przestępstwa czy coś, no to wtedy poszedłbym prawdopodobnie siedzieć albo bym nie żył. Także, wiesz, no, to istnieją te dwie rzeczy obok siebie. Czy nie uważasz, że brak walk może wynikać ze złej pracy menedżera? Nie. Mam najlepszego menadżera chyba, jakiego można sobie wymarzyć i to jest fajne, a brak walk polega na tym, że
ciężko mi jest powiedzieć na czym. Mam kilka swoich takich, może nie tyle teorii spiskowych, co Federacja Babilonia jest to federacja konkurencyjna dla Federacji KSW, prawda? Też można sobie jakąś teorię spiskową. Miałem dwa razy propozycję walki z Satoshi Ishii na Federacji Babilon. Za chwilę Satoshi Ishii kontraktowany jest w Federacji KSW. Prawda? W Federacji DSF miałem walczyć na kilku galach. Gala się nie odbywała, przekładana. Później gala się odbywa, tak? Tu nie chodzi o lawirowanie i jakieś, bo zaraz ktoś powie, że może wypierdolę jakąś kwotę. Nie. Kwota, jaka została mi zaproponowana, została przeze mnie przyjęta. Ja się nie gimnastykowałem. I teraz nie wiem, jakie są powody. Jakieś powody muszą tego być, skoro nie walcz. Może zostałem tylko użyty do rozpromowania większego obozu, żeby zwrócić uwagę na federację. Nie wiem, naprawdę nie zagłębiam się w to, bo mi się już nie chce zagłębiać. Tak jak powiedziałem, czekam do końca lutego. Jeżeli do końca lutego sytuacje się nie wyjaśnią tak, jak ja chcę, gaszę światło i... Prowadzisz jeszcze klub sportu walki w Płocku? Jeśli nie, to czemu? Kilka jest problemów, powodów. Pierwszy powód jest taki, że minęło jakieś pokolenie ludzi, gdzie fajna była ekipa. To do każdego klubu się tyczy. Fajna ekipa była, później chłopacy podrastali, żony, dzieci, prace, obowiązki, a jednak pieniążki trzeba zarabiać. Druga sprawa, konflikt miałem bardzo długoletni, tam około 5 lat miałem z moim ojcem, który był prezesem mojego klubu, nie mogliśmy się dogadać. Bardzo poważny problem był taki, teraz już ten problem został zażegnany i jest wszystko tak, jak być należy między ojcem a synem. Trzecia sprawa, wyprowadzenie się tutaj, no i normalne, że wygoda, tak, wygoda. Różal, czemu jako potężny satanista obchodzisz święto Bożego Narodzenia? Ja nie obchodzę święto Bożego Narodzenia. Ja obchodzę spotkanie się w ten dzień wolny z moimi bliskimi. Poza tym, jeżeli już tak mamy się w to zagłębić, to święta Bożego Narodzenia są to pogańskie święta, wzięte ze słowiańskich dawnych wierzeń i wszystko jest zbudowane na bazie słowiańskich świąt pogańskich. Nie ma czegoś takiego jak Boże Narodzenie w kategorii, że ktoś tam się rodzi. To jest pierwsze primo. Jeżeli chodzi o satanistę, to też do lektury wam bardzo prosił się skierować i poczytać o satanizmie w kategorii nie satanizmu dobro, zło, Bóg, szatan, tak? Aniołki, kurwa i diabły. Tylko satanista, satan, szatan. Wywrotowiec, buntownik. Ktoś, kto nie idzie w jednej linii z dogmatami, tymi, które są dawane. Ktoś, kto się sprzeciwia, sprzeniewierza temu, co jest nauczane i co jest złe. Wszystko. Szatanem kiedyś było wszystko, co było niezgodne z dogmatami chrześcijaństwa i kościoła katolickiego. Szatanistą nawet byłeś wtedy, kurwa, gdy byłeś zwykłym znachorem i potrafiłeś wylecić kogoś zupą z pokrzyw, a skoro zachorowałeś, to tylko Bóg mógł cię uratować. I to już byłeś szatanistą, dlatego proszę poczytać, zanim mówić o jakichś diabłach, rogatych i tak dalej. Czy twoja Marta dostała kiedyś od ciebie jednego kontrolnego, jak zasłużyła? Znaczy kontrolnego nie dostała, no ale tam były jakieś takie, wiesz, przepychanki. To były, ale uderzyć w kategorii uderzenia. Nie, no ale no, nie powiem, że tam nie siarpnąłem Martą, tak? No, to wiesz, nie? Czasami kobiety nie wiedzą, kiedy powiedzieć sobie dość. O. Czy to prawda, że w walce z Fernando przy ciosie wysunąłeś środkowy palec i dlatego prawie go zabiłeś? Brałeś wskazówki od Bonusa? Tak. 100%. Różal, czy masz psychofanki, które chcą uprawiać z tobą seksik i które wysyłają ci wiadomości na Facebooka? Znaczy, nie, psychofanki nie, ale tam, jakieś tam dziewczyny piszą do mnie na Facebooku nieraz. Jakieś takie, wiesz, nie tyle wiadomości, że jakieś takie, wiesz, no po prostu, no, dużo dostaję wiadomości w kategorii, że od kobiet, bo że jestem cudowny, że właśnie, że pomagamy, że to, że tamto, takich dostaję wiadomości. Różal, czy przyznasz się, że bez walk zbankrutujesz finansowo i nie będzie cię stać na utrzymanie Różalewa? Nie przyznam się. Bo jak widzisz, nie walczysz tyle czasu, a jednak
Jakieś tam pieniążki mam. Róża, ale jakich pato streamerów oglądasz i szanujesz? No w ogóle tego nie oglądam i nie mam zamiaru, bo ja nie mam czasu na takie rzeczy, a poza tym w tej kategorii jestem przeciwny temu, mi to się w ogóle nie podoba. Oczywiście jak oni to robią, niech to robią, mi się to nie podoba i nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Różal, czy homoseksualista może być groźnym zawodnikiem MMA? No, wystarczy spojrzeć na przykład na Tanka Abbotta, prawda? To on homoseksualistą jest? Nawet nie wiedziałem. Tank Abbott była homoseksualistą, tak. Z którego tatuażu jesteś najbardziej dumny? Nie ma czegoś takiego. Ja mam wszystkie tatuaże takie, które mi się podobają. To są tatuaże, które tam wiążą się z jakąś moją historią, z jakimiś moimi przemyśleniami. Także nawet z tych swoich buraków, bo to ktoś powiedział, ale bo to buraki, tak, bo kiedyś tak się robiło tatuaże, poza tym ja do tatuaży nie dbam. Nie robię tatuaży na pokaz, tylko dla siebie. Ja na przykład potrafiłem rano się wytatuować, a wieczorem być na treningu na basenie. Co było przekleństwem do moich tatuatorów i się wkurwiali na to. Panie Marcinie, co pan sądzi o Arturze Szpilce? Nie mogę już patrzeć na ten hejt wokół niego, bo według mnie wydaje się w porządku facetem, ale nie znam go osobiście. Co by pan mógł o nim powiedzieć? Według mnie hejtuje banda zakompleksionych baranów, którzy masturbują się z powodu lajków pod komentarzem ze względu na jakąś modę na hejtowanie szpili. Pozdrawiam i życzę sukcesu w życiu sportowym i osobistym. Szanuję pana za charakter, wytrwałość i najzwyczajniej w świecie bycie sobą. Z Arturem jest to bardzo słabe i przykre, bo to jest taki właśnie syndrom, jak Artur się pojawił, wygrywał walki, to było wielkie wow. Taka, jak to się mówi, mały szomania, Arturomania była. Teraz Arturowi nie poszło, znaczy inaczej, nie poszło, no, tak jak każdy sportowiec przegrał jakieś tam walki. No i zaczęło wielkie, wiesz, wielkie kurwa nagonka z dupy siwe. Po prostu słuchaj, to jest tak, jak jeszcze wracamy do tematu naszego kurwa Mundrachełka, co, że Pudzian taki majstersztyk zrobił w pierwszej rundzie, nie? Ze mną. Do tej pory nie mogę się otrząsnąć z tego majstersztyku, nie? Ło, kurwa, zajebiście, w chuj. No i dobra. Inni poddają. Super! Co jest, kurwa, technik? Ja poddałem, przydało mi się. Fart! Fart! Jedni nokautują. O kurwa, co timing, co precyzja! Róża znokautował. Kurwa, udało mu się. Lucky punch, nie? Na punkty wygrał. Kurwa, ale ma kondycję. Tu wszystko wytrzymał fajnie. Róża wygrał na punkty. Nie no, jeszcze jedna runda i bym przegrał. No kurwa, wiesz co? I tak samo jest. Teraz jest, kurwa, przyczepili się Artura, no i się tak trzymają. No, to nie ukryj. No i wiesz, no zawsze się znajdzie ktoś, kurwa, kto jest takim ulubieńcem takiego kurestwa. No i co? Ile musiałbym wpłacić na Różala, żebyś spalił ze mną wąsa? Znaczy, że blanta. Nie palę trawy, jak coś to możemy zapalić marihuanę. Tego nie marihuanę, tylko haszysz. Bo haszyszu to mogę sobie tam pufnąć. Co byś zrobił, jakby Pudzian przyjechał do ciebie na kawkę? Szczerze, na początku to był bardzo zdziwiony. Zrobiłbym kurwa chyba wielkiego kurwa karpia. A później no ciężko powiedzieć. No może bym go zaprosił najnormalniej w świecie wejść, pogadać. Wiesz, ja powiem tak, że ja doceniam ludzi, którzy potrafią się przyznać do błędu, tak? Potrafią się przyznać, potrafią się ukorzyć. Wiesz, tu są takie, to można powiedzieć, że to są takie troszeczkę małolackie, kurwa, zachowania z gredzików. Bo tak, ani nikt nikogo nie okradł, ani nikt nikogo nie sprzedał na milicję, ani nikt, kurwa, nikogo nie pobił, nie okradł, nie zgłuchał mu kobity. Były jakieś takie zachowania, ale są też inne sprawy, takie troszeczkę mniej sportowe, mniej takie normalne, ludzkie, bardziej takie już, kurwa, gdzieś tam troszeczkę z tego półświatka, no, które powodują, że jednak ciężko. Powiedz mi, co stoi w ostrej sprzeczności z arystotelewską koncepcją wszechświata wyjaśnianego zasadniczo w kategoriach celowego działania? Poddaję się. To słuchaj tego. Jaka jest koncepcja prefiguracyjna wewnętrznego imperatywu formy twórczości Witolda Gombrowicza? No właśnie, też na maturze to miałem. Gombrowicza? Oblałem. Co byś zrobił, gdybyś pewnego ranka szedł nakarmić konie? Zacznijmy, że nie karmisz koni.
No, ale bym szedł. Ale byś szedł. A one byłyby już nakarmione. A obok stoi Marcin Najman z pasem mistrzowskim WKU i mówi: dawaj, Różal, zakładaj rękawice, walczymy o pas bez kamer. Dawaj na ring, dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę. Nie no, przede wszystkim jak był doszedł do takiej sytuacji, to powiedziałbym tak: Marcin, daj spokój. Chodź, napijemy się energetyka, zjemy czekoladę. Po co ta agresja? Po co ta agresja? Którą walkę w kickboxingu lub Muay Thai najlepiej wspominasz? Wysoko, dużo ich bardzo miałem i ciężko mi jest tak to wszystko rozgraniczyć. Najmilej to wspominam chyba te walki takie, wiesz, gdzie wygrałem duże trofea, tak? Czyli te dwa pasy Federacji ISK i Federacji WKA. To jest to moja pierwsza walka w boksie tajskim. To są chyba takie walki, które najbardziej pamiętam i tak już najmniej mi się do nich wraca. Dlaczego mówiłeś w wywiadach, że najchętniej walczyłbyś co tydzień, a za walkę wołasz takie pieniądze, że w ogóle nie walczysz? O. Jakbyś był słowny, to w zeszłym roku zrobiłbyś 20 walk i zgarnął hajs jak za dwie walki w KSW. No. Myślę, że FEN, Babylon i każda federacja podpisałaby kontrakt na wysoką sumę, jeśli gwarantowałoby to wiele walk. No, no to już co odpowiedziałeś, no to co ja mam ci dalej powiedzieć? Różal, czy nie czujesz się już przesycony całą swoją prezencją, zarówno internetową, jak i publiczną? Nie masz czasem takich myśli, że wolałbyś jednak pozostać tym przysłowiowym trzecioligowym MMO-wcem i żyć swoim życiem? Nie mam na myśli porzucenia kariery sportowej, a bardziej samej medialności, która stworzyła się wokół twojej osoby. Pozdrawiam. Widzisz, kolego, to wszystko jest powiązane, niestety. To jest tak jak w piosence. Zawsze chciałem być jak nikt, ale nigdy nie chciałem być nikim. I tego niestety się nie da, ponieważ chcąc, nie chcąc, jeżeli chcesz zarabiać pieniążki na tym, co robisz, pojawiasz się w takim ringu, czy w klatce, czy gdziekolwiek. Walczysz, wygrywasz, przegrywasz. Jest taki Jaru, który ma portal My MMA i po walce podchodzi, robi ze mną wywiad. Jeżeli jesteś człowiekiem inteligentnym, masz coś do powiedzenia, masz coś do zaoferowania swoją osobą, to kolejni ludzie chcą z tobą porozmawiać, bo kolejnych ludzi interesują pewne tematy, na które mógłbyś się wypowiedzieć, albo niedokończony temat, który zacząłem z Jarem. I teraz, jeżeli ogląda to osoba, jakiś przedsiębiorca, biznesmen, widzi, że jesteś człowiekiem inteligentnym, że potrafisz się merytorycznie wypowiedzieć na pewne tematy, to proponuję ci współpracę. W dzisiejszych czasach głównym medium jest internet, tak? Czyli teraz jak ja mogę się odwdzięczyć ludziom, którzy mi pomagają w mojej karierze? Właśnie w internecie. Pokazując się, reprezentując ich, pojawiając się właśnie z ich logami, czy kręcąc filmiki jakieś, gdzie trenuję, gdzie ich prezentuję, bo to są właśnie zrobione tak zwane social media, typu Facebook, Instagram, Twitter i tak dalej, gdzie właśnie można to zaprezentować. Kolejna sprawa jest taka, tak jak Jaru mnie zapytał o patostreamerów. Są patostreamerzy. Niech będą. Ja ich nie oglądam i nie pozwalam oglądać mojemu przyjacielowi Kubie, który jest synem mojej córki, mojej Marty. Tak. Ale oni są. Tak samo mówisz, że za dużo mnie. To przecież nie trzeba mnie oglądać. Naprawdę. Po co? To jest właśnie ta wolna wola. Chcesz to mnie oglądać, nie chcesz to mnie oglądać. Widzisz gdzieś mnie, przewijaj. Od razu dalej, a nie. O, znów się ten kurwa kondon pojawił. Ciekawe, co będzie pierdolił. Oszczędź sobie nerwów. Po co się denerwować? Po co oglądać i po co strzępić? Ja, jeżeli jest możliwość wystąpienia, na przykład tak jak u Jara, gdzie prowadzi portal stricte sportowy, czy w innych, czy w programach, gdzie mogę zdziałać coś fajnego, ja zawsze tam będę. Po prostu. Jeżeli mam ochotę, mogę, z niczym to mi nie koliduje, mogę. Dlaczego? Bo ja wybrałem takie życie. Jeżeli chodzi nawet już nie o sport, tylko chodzi teraz o promocję, pomagania, pracy charytatywnej, robienia czegoś nie tylko dla siebie, troszeczkę dalej, to niestety ja tylko w ten sposób mogę zrobić ten przekaz. A biorąc pod uwagę, że widzę, jaki to przynosi efekt, to ja to robię. Gdy nie będę miał ochoty,
będę znudzony, to ja tego nie będę robił i nikt na to nie będzie miał wpływu. Na tą ochotę, na tą porę mam ochotę i będę to robił. Będę robił tego bardzo dużo, po prostu mnie kolego nie oglądaj. To wszystko. Ile zrobisz pompek? Jeśli możesz, to pokaż na filmiku. Nie, no, robiłem kiedyś pompki, jak robiliśmy akcję dla żołnierzy, tak? To robiło się przez 33 dni, 33 pompki bodajże. No myślę, że 100 pompek to zrobię tak bez większego jakiegoś ale. Jaki jest twój ulubiony piosenkarz, piosenkarka lub piosenka, która dla ciebie dużo znaczy? Dużo jest takich piosenek. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, jest ten. No na pewno klasykiem klasyków to jest Metallica Nothing Less Matters i Guns N' Roses Don't Cry, bo to są dwa kawałki, które się nauczyłem grać na gitarze całe. I jak nauczyłem się grać na gitarze, to myślałem, że złapałem już kurwa chyba sufit, nie? Już złapałem sufit. Smoke on the water. Smoke on the water. Potrafiłem grać, ale jest bardzo prosty. Czy depilujesz ciało, bo mówiłeś, że nie lubisz futra na klacie? Tak. Całe ciało muszę golić. I to jest śmieszne jest to, jak muszę nogi golić i siedzę w łazience i golę nogi, a Marta wchodzi. Bo widzisz, paradoks tego wszystkiego to polega na tym, że gdy się tatuujesz, no to musisz golić ciało, prawda? No to jak golisz ciało, to ciało odrasta szybciej. Teraz na przykład, ja nie zrobiłem tej ręki na jeden raz, tylko na 10, na 20 razy. Była golona, ale się golała, tak, i odrastała. No i teraz na przykład, tą rękę mam ogoloną, a tutaj mam futro. No to tą też goliłem. Później doszło, że to też musiałem kurwa golić, bo się tatuowałem. To ta obrastała. Później, no nogi, no całe są ogolone. No a później wiesz, najgorszy cymek tego wszystkiego polega na tym, że jeżeli bierzesz testosteron, to głowa ci łysieje, tak? Ale całe ciało obrasta. No i w pewnym momencie wyszedłem pod prysznica. Ja patrzę, mówię, kurwa nie wierzę, goryl. No i wiesz, no i teraz jest taka sytuacja, że tam raz w miesiącu to już muszę się cały golić, bo naprawdę mam kurwa chaszcze. Wiesz co, mam chaszcze. I wiesz, raz, że to jest, nie dla mnie to jest nieestetyczne, tak? A dwa, na przykład jak się turlamy, czy robimy zapasy, no to też, wiesz, ja wolę jak na przykład, no nie będę się kładł futrem chłopakowi na klatę, tak? No wiesz, nie? No mówię, higiena też, higiena, nie? Marcinku, wydziabiesz sobie na piętach celtyckie symbole? Nie mam miejsca. Jedną piętę już mam obtatuowaną, na drugiej mam miejsce. Marcin, możliwe, że słuchałeś tego rapera Szpaka. Jeżeli pan wie, który to raper, to co pan o nim sądzi? A jeżeli pan nie słuchał, to polecam bardzo Szpaka. Posłucham, bo nie słucham. Czy po zakończeniu kariery masz zamiar prowadzić treningi indywidualne, czy w ogóle zostać trenerem na swojej sali do ćwiczeń? Nie, no jestem trenerem cały czas indywidualnym, mam u siebie na sali treningi, prowadzę, mam dosyć dużo ludzi, bo ja bym wszystkich ludzi zliczył, jakich prowadzę, to u siebie na sali mam około 40 osób. Także a jeżeli po skończeniu kariery nawiąże się jakaś współpraca z jakimś klubem, gdzie ja będę trenerem, ale nie właścicielem, bo nie chcę żyć, no to bardzo chętnie. Czy zajebałeś kiedyś komuś tak, że po tym jak padł, to bałeś się, że go zabiłeś? Ba, no to mało razy. Nie razy się człowiek kurwa modlił, żeby ktoś zaczął oddychać. Czy nie uważasz, że twoja kariera fightera zakończyła się w dniu zerwania współpracy z KSW? Czy nie masz uczucia, że ktoś dba o to, żebyś nie zawalczył więcej? No też tak myślę, To właśnie tak gadaliśmy, że dają jakieś teorie spiskowe. Też tak myślę, bo tak za dużo rzeczy się mi jakoś układa. A że kariera się skończyła, ja sam chciałem ją skończyć też. Ja sam ją chciałem skończyć, tylko po prostu pewne sytuacje i pewne jakieś tam, wiesz, niuanse spowodowały, że nastąpiło to szybciej i w sposób, który myślałem, że inaczej będzie. Inaczej nastąpić. Różal, kiedy się przyznasz, że celowo unikasz walki z Jaroszem, bo wiesz, że nie masz z nim szans? To już w ogóle pomijamy temat. Ile wódki wypijesz, zanim padniesz? No tak myślę, że litr, to tak litr, to chętnie wypiję. Dobra. I nie padnę. To dobrą panie masz. Będziesz na Fajem MMA 3? Będę. Proponują ci wymarzoną rolę w filmie. Wymarzoną. Lecz twoim kolegą, w cudzysłowie, planowanym ma być Tomasz Oświęciński. Przyjmujesz rolę, czy rezygnujesz ze względu na przeszłość Tomka? Rezygnuję. Czy gdyby włodarze Fame MMA zaproponowali ci komentarz z Trypsonem, to byś się zgodził? Nie. Na niego też są papiery z Sosnowcu, że sprzeda chłopaków, a poza tym został pogoniony z WCA razem z Oświęcińskim. Tak, wiem, znam tę sytuację. Co myślisz o życiu po śmierci, oczywiście pomijając aspekty religijne?
Myślę, że nie ma życia po śmierci. Myślę, że po prostu coś się kończy, gaśniemy i jest po prostu koniec. Ale nieraz gdzieś tam w przemyśleniach dochodzi do mnie taka jakaś tam myśl, że jednak jakaś reinkarnacja, jakieś takie, wiesz, no bo są jakieś tam te tak zwane déjà vu, tak? Że gdzieś to może jakoś te, z tego ściągnąć, nie wiem, ale w skalę do 10 na 8 bym się skłaniał, że po prostu gaśniemy, koniec jest, po prostu koniec. Najman czy Bieńkowski, Tusk czy Kaczyński, Biedroń czy Grodzka? Następne pytanie poproszę. Jakim zawodnikiem chciałbyś zawalczyć na swojej ostatniej walce zawodowej i w jakiej formule? Nie ma czegoś takiego. Jest tylu wspaniałych zawodników, z którymi można byłoby zawalczyć, że to nie ma czegoś takiego. A poza tym, wiesz, nigdy nie uważałem czegoś takiego, jak to się mówi, pożegnalna walka, nie? Bo to już tych pożegnalnych walk w życiu to ja widziałem, a później była jeszcze jedna następna. No to... Także wiesz. Różal, co sądzisz o Arturze Bieńkowskim? Moim zdaniem mógłby być jednym z top bokserów na świecie, ale przez mieszanie koksu z wódką skończył prawie na samym dnie. Chciałbym poznać twoją opinię. No co, no wystarczy poglądać filmiki Artura na YouTubie. Czy jakbyś się scalił z Alfem, jak w Dragon Ballu, to urywalibyście nogi, czy nokautowali przeciwników? Ty, ale zaraz. Kto na tym bardziej skorzysta? Bo ja jestem kurwa wielkim kurwa reproduktorem takim ten, ale takim małym kurwa brodatym kurwa z krzatem, to wiesz schodzi, no to ja miałbym ja wyglądać jak Alf, czy Alf jak ja? Czy w ogóle mix, co na przykład wielkość moja, broda Alfa, nie wiem kurwa, stopy obydwoje mamy popierdolone. Marcin, jestem wielkim fanem pana jako człowieka. Gdyby każdy był jak pan i nie jebał się z kurestwem, świat byłby lepszy. Moje pytanie to co pan sądzi ogólnie o kosmosie, o tym, co nas czeka w przeciągu 20-30 lat? Ja bym bardziej się chciał dowiedzieć, jak ludzie mają w planach Ziemię uratować. No nie uratują. No właśnie, dlatego kosmos to mnie nie interesuje, bo ludzie zagłębiają się w kosmos, wierzą, że człowiek wylądował kiedyś na Księżycu, od tamtej pory jakoś nikt na Księżycu nie wylądował. A to było ileś tam, kurwa, 10 lat temu łazili po Księżycu, technika nie poszła tak do przodu, a do tej pory na Księżyc, gdzie właśnie wylądował? A, bo już zbadali cały Księżyc. 4 osoby zbadały już cały Księżyc i chuj, nie? Także wiesz, nie? Jest tyle gatunków wymierających, kurwa, morza zanieczyszczone, a tu kosmosem się zajmują. Nie. Czemu nie założysz w Polsce federacji, w której się napierdalają bez rękawic? Nazywałaby się FRGP, Federation Różala Gołe Pięści. No, bo by mi na pewno nie pozwolili. I by była jedna, jeden byłby ten. Jeden start, teraz u bankructwa. Audi RS6 Biturbo czy Ford F350 Raptor? W zamian za całkowity zakaz prowadzenia motocyklów. Jeszcze raz. Audi RS6 Biturbo czy Ford F350 Raptor w zamian za całkowity zakaz prowadzenia motocyklów? Ford. Już mi się nie siadł na intrudera? Co ty gadasz? No za takiego Raptora. No i co z tym twoim bakcylem? Bakcyl. No, masz wyjście, no albo, no. No to wybieram. Bierz tego Forda, doża mi oddasz. Dobra, no to jest. Patrzcie, a to na przykład jakiś tam zarobas mega w pierwszej dziesiątce, ty jutro przystawia mi Forda. Kurwa, ależ to, co? No. Czy Martin chodzi na solarium, czy ma taki typ karnacji? Mam taki typ karnacji. I teraz jak wyjdzie słoneczko, bo już za chwilę wyjdzie, to chwila, moment i będę ciapaty. Cześć Marcin. Pasjonuję się dwoma, wydawałoby się, bardzo różnymi światami. MMA i wrestling od wielu lat. Takich osób jak ja jest całkiem sporo. Jak oceniasz taką rozrywkę jak wrestling, a przynajmniej w wydaniu amerykańskim, gdzie obok skryptowanych walk ogromna część show to po prostu gra aktorska. To fenomen w USA, wielką popularność uzyskuje ostatnimi czasami w Japonii czy Wielkiej Brytanii. Nawet przyjazd WWE do Polski, szczególnie za pierwszym razem w Ergo Arenie, pokazał, że wrestling może zapewnić nawet u nas duże obiekty. Gwiazdami wrestlingu są postacie takie jak właściwie każdy zna, Brock Lesnar, a od roku Ronda Rousey. Czy gdybyś miał taką możliwość i byłoby to popularne jak w Stanach i zarazem pozwalało na zrobienie takich samych pieniędzy, spróbowałbyś sił w takim show? Nie, bo nie jestem aż tak gimnastycznie wyszkolony jak oni. Ja to podziwiam tych zawodników. To są zawodnicy ważący naprawdę grube kilogramy, wyglądający co niektórzy potwornie. I wiesz, i to jest mega kontuzyjne. Ja rozmawiałem z Krzyśkiem Soszyńskim, kiedy właśnie na obozie byliśmy w Giżycku. To przecież Krzysiek też w tym startował. Kontuzje są przeokrutne.
A wiesz, a ich gimnastyczność, ich wytrenowanie, no to jest, wiesz, to coś pięknego, tak? Wiesz, no to właśnie to, co mówisz, to wyreżyserowanie, ta filmowość tego, tak, to jest troszeczkę takie śmieszne, no ale tak jest poukładane. Amerykanie to kupują. I wiesz. No i tak, fajnie. Myślę, że wiesz, no w Polsce, no tak coś... Zrobiłoby jakiś taki, wiesz, zamęt. Ale czy to by się kupiło? Wiesz, no Polska, ich polski kibic jest specyficznym kibicem, także no ciężko zobaczyć. Ciężko przewidzieć. Witam. Mam pytanie o twoje relacje z ojcem, jeśli nie jest to zbyt osobiste pytanie. Do kogo jesteś bardziej podobny z charakteru? Do mamy czy do taty? Pozdrawiam. Do ojca. Tak samo jestem uparty, tak samo jestem gburowaty. No, do ojca. Czy chciałbyś zmierzyć się z Thiago Silvą? Wiesz co, nie kojarzę chyba za bardzo zawodnika, bo Silva to jest tak jak Kowalski w Polsce. Thiago Silva walczył ostatnio z Max Swinejem na KSW. Tak, pamiętam, dobrą walkę dali. No, bardzo chętnie. Witam panie Marcinie. Czy gdy do końca stracę wiarę w ludzkość i będę na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego, patrząc na to całe gówno, jakie się wkoło dzieje, czy będę mógł pomagać przy opiece zwierząt, panu i ogólnie, za miskę jedzenia? Nie widzę sensu w pogoni za pieniądzem, ani za niczym innym w tym skurwiałym świecie, jaki nam stworzono. Po skryptum. Dodatkowo mogę zajmować się osobami odpowiedzialnymi za znęcanie się nad zwierzątkami. Mój duży współczynnik empatii pozwoli precyzyjnie wykonać cięcia z dosypką soli. Zdrowia życzę. Zapraszam. Siema Marcin. Dlaczego od dłuższego czasu robisz z siebie celebrytę? Wszędzie cię ostatnio pełno. Za niedługo wystąpisz w Familiadzie. Tylko co znaczy bycie celebrytą? Bo tego nie rozumiem. Bo celebryta dla mnie to jest ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany. Ja jestem sportowcem. I już powiedziałem przecież na ten temat. Pojawiam się w programach stricte jakichś tematycznych, bo w ten sposób mogę przekazać jakieś swoje wartości, jakieś swoje spostrzeżenie, swoje zdania na pewne tematy, a dwa, odwdzięczyć się moim sponsorom. No to jest właśnie to bezsensowne gadanie. To po chuj mi oglądasz. Czy zawalczyłbyś na Fame MMA z którymś z tych kocurów, co tam walczą, ale z zasłoniętymi oczami? Nie. Różal, czy boli cię to, że Jarosz w ostatnim wywiadzie krytykował cię, że tłumaczyłeś się gorszą drabinką w dojściu do finału, w którym się razem zmierzyliście? Nie, już na ten temat przecież mówiłem, już nie poruszajmy tego tematu, bo Łukasz walczył z zawodnikami, nie tylko ze mną. Ja walczyłem też nie tylko z Łukaszem. Łukasz wygrywał i przegrywał z różnymi zawodnikami, ja wygrywałem i przegrywałem z różnymi zawodnikami. Walczyliśmy w różnych drabinkach. Ja mam swoje zdanie takie na ten temat, Łukasz ma inne zdanie na ten temat. No i każdy może mieć zdanie swoje na ten temat, jaki jest, tak? Właśnie jest najświeższe, to jest to, że jest poruszany temat tylko tego turnieju, tak jakby nikt z nas nie toczył walk wcześniej, nie później. Panie Marcinie, jest pan inteligentnym facetem. Jaka jest pana ulubiona książka i czy czytał pan książkę, po której zrobił pan wielkie wow? Mało książek czytałem, ponieważ ja nie potrafię się skupić na treści. Mam coś takiego, że czytając, ja nie skupiam się na treści. Poza tym słowo czytane przeze mnie do mnie jakoś tak słabo dociera. Ja muszę albo usłyszeć, albo obejrzeć i usłyszeć najlepiej. To jest to. I poza tym ja się bardzo szybko męczę. Mi się bardzo szybko męczą oczy przy czytaniu. Przeczytając jedną stronę, wchodzę na drugą, już nie pamiętam, co było na tamtej, a na trzeciej już zasypiam. Różal, czy szanujesz Roberta Kubicę i czy będziesz oglądał wyścigi? To znaczy, ja szanuję każdego sportowca z krwi i kości. Poza tym, no, Robert Kubica, to co robią ogólnie kierowcy Formuły 1, kierowcy rajdowi, prawda? No to stary, jedź. Najbardziej to mnie śmieszy, jak to nie sztuką jest, to Tomek Kuchar powiedział, nie sztuką jest jechać 300 po autostradzie, sztuką jest zapierdalać 160 w lesie po okrętnej drodze, tak? Także no, to jest mega szanuję takich ludzi, no bo to jest kurwa adrenalina, nie? Co sądzisz o związkach, małżeństwach mieszanych narodowości? Na przykład Polak z Ukrainką, Polak z Azjatką lub Rusek z Holenderką, ewentualnie Biały z Murzynką. Jesteś za tym, czy jesteś przeciwny? Moje zdanie na ten temat jest takie, że nie powinno się mieszać narodowości i koloru skóry. Miałem kilku kolegów, którzy są w związku z Ukrainkami i już się nie znamy. Nie, w tej kwestii akurat, wiesz, no to ja, tak jak się mówi, serce nie sługa, prawda? Także tu nie można powiedzieć, że żeby nie mieszać. No bo to ciężko powiedzieć, wiesz, nie? W tej kwestii czasami zaś bywają takie sytuacje,
rzuci chłopaka dziewczyna i chłopak się powiesi. Po prostu. Bo to jest właśnie, to jest takie niezrozumiałe, jakieś tam procesy chemiczne, czy jakieś w ciele zachodzą, no że po prostu, no dzieją się takie rzeczy, także wiesz, no serce nie sługa w tej kwestii. Różel, wyobraź sobie taką sytuację. Widzisz palący się budynek, wbiegasz, by kogoś uratować, ale masz tylko parę sekund na decyzję, bo potem jebnie butla z gazem, a w środku jest pies i starszy człowiek. Kogo ratujesz? Ciężko powiedzieć. No, będę starał się uratować obydwoje, a jeżeli nie będzie można, no to ciężko mi jest powiedzieć, no bo nikt nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji. Jak podobała Ci się gala ACA w Warszawie? Bardzo fajna, przykre tylko było, że chłopacy przegrali. Ogólnie słabe było to, jak patrzyłem, jak Karol Celiński, Daniel Milańczyk, Daniel wygrał na szczęście fajnie. I Piotrek musieli ganiać swoich przeciwników. Że wiesz, tyle kilometrów, ile oni we trzech zrobili w klatce, to ja chyba przez całe życie to nawet nie to, że nie przebiegłem, nie przeszedłem. Musieli się uganiać, wiesz, nie? A tak to gala bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo dobre warunki, nie? Różal, co uważasz o Kopie Szostaku? Podobno prywatnie jest spoko gościem, pomaga chorym dzieciom, ale dla wielu ludzi jest pozerem z Instagrama, który udaje wielkiego fajtera. Do tego wypowiedź o mistrzu olimpijskim Szymonie Kołeckim, że on chce się wybić walcząc za Kopę. Jakie jest Twoje zdanie? Nie mam zdania, nie znam Kopa. Nie mam zdania na temat Kopa. Jeżeli mają jakiś zatarg personalny z Szymonem, no to przecież to jest ich zatarg. Nic mi do tego. Akop, pamiętam jak wszedł do MMA, to na Fenie bodajże walczył, tak? Na Fenie. I miał swoją walkę pierwszą chyba z Sebastianem Borowskim. Nie pamiętam, wiesz? Ale miał, tak? Z Łukaszem Borowskim. Że z Łukaszem Borowskim, jakoś tak. Tak, z Łukaszem. Wygrał tą walkę, gdzie nie walczył dwa razy po pięć i później był pod respiratorami. Tylko, to była dobra walka. Tylko to było 3 po 5, gdzie i próbował technik kończących i naprawdę była dobra bitka, tak? Także wiesz, także no myślę, że jest bardzo dobry potencjał w nim. Ja przed chwilą dostałem, wiesz, że jestem celebrytą coraz mniej więcej, wiesz, no, bo to są media społecznościowe, żeby z nich korzystać, tak? Nie, no ciężko mi jest powiedzieć. Różal, czy imponuje Ci fakt, że Fame MMA swoją trzecią galę robi na tak potężnym obiekcie jak Atlas Arena i czy KSW powinno czuć się zagrożone? To znaczy, jeżeli chodzi o wydarzenie, tak, wydarzenie jakieś tam, no to myślę, że KSW ma konkurencję, jak chodzi o wydarzenie, jakieś tam wydarzenie. Jeżeli chodzi o wydarzenie stricte sportowe, To KSW jednak, wiesz, jest federacją sportową, w której są freak fighty. Tu są tylko freak fighty, ale trzeba teraz spojrzeć na to takim, wiesz, naprawdę trzeźwym okiem, że federacje, które skupiały się tylko na wydźwięku sportowym, już ich nie ma. Pro Fight, Pro Mag, Fighters Arena Łódź, MMA, tak. No niestety nie ma tego, tak? Także wiesz, no ludzie lubią takie rzeczy, jak właśnie na Fame MMA będzie. I myślę, że właśnie tutaj jest, poza tym, słuchaj, jest KSW, tak? I teraz tak, nie było federacji, która by zrobiła galę w tym samym mieście, na tej samej hali, co KSW tydzień przed i tydzień po. No bo jeżeli zrobisz tydzień przed, to ludzie pomyślą, nie będziemy myśleć na to, bo za tydzień jest KSW. Ale nie zrobisz tydzień po, bo ludzie pomyślą, wydałem całe pieniądze na KSW. Tak, teraz tu. A oni jednak robią, czyli wiesz, no jakoś się nie obawiają. Inny target w ogóle, no chyba odbiorców. Siema. Kiedyś u Winiego powiedziałeś, że zaczynasz dzień od energetyka i garści tabletek, później trening i dopiero śniadanie. Czy Twoim zdaniem to zdrowe? Nie. Ale już tak nie zaczynam. Teraz zaczynam typowo na czczo. Biorę tylko garść tabletek. Jak wygląda pokrótce Twoja dieta? Body Chief. Jestem... Nie można powiedzieć, że jestem weganinem. Moje produkty zwierzęce, nie można powiedzieć, że jestem wegetarianinem, bo dożywiam się rybami. Także tak to wygląda. Nie jest ssaków, ani drobiu, nie. Ludzie mówią, że Bóg jest dobry, że Bóg patrzy na ludzi. To nie rób źle, bo krzywda Ciebie spotka. W takim razie, gdzie jest ten niby Bóg, jak są wojny, giną niewinne osoby? Gdzie jest Bóg, jak zwyrodnialec katuje zwierzę? Jeśli Bóg istnieje, to znaczy, że znęca się nad niewinnymi, a ochronkę daje dla tego skurwysyństwa, które jest widoczne.
Bóg został stworzony tylko do celów ogłupiania ludzi. My jako naród słowiański nigdy nie byliśmy katolikami i my od zawsze byliśmy poganami i wierzymy na przykład w słońce, bo ono daje życie. Gdy kiedyś piorun strzelił, ludzie od razu w panice myśleli, że to Bóg się na nich gniewa. My mamy swoje symbole, jak na przykład kołowrót. To są nasze symbole, a nie modlenie się do trupa na krzyżu i na każdym kroku słuchać wybacz, wybacz, ugnij się. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Dokładnie takie same jak Twoje. Różal, co sądzisz o konflikcie Rycha Pai z DJ Endexem? Z tego co wiem, to nie jest jakiś konflikt w kategorii, wiesz, no, jakiegoś tam nie wiadomo jakiego zażyłego konfliktu. To są ludzie, którzy ze sobą współpracowali bardzo długi okres czasu, byli przyjaciółmi, przede wszystkim byli partnerami biznesowymi, tworzyli razem muzykę i wiesz, no to było dużo tego wszystkiego, dlatego no w pewnym momencie nastąpił jakiś, nie wiem, może przesyt, może jakieś tam gdzieś bezpieczniki się przepaliły, no, no to jest życie, no, no życia nie oszukamy. No i co, no, no nie współpracują na razie, nie nagrywają, nie robią żadnej muzyki. No zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Ja nawet nie wiedziałem, że jest konflikt. Czy nie uważa Pan, że swoją walką z hejterami oraz swoją szczerością na ich temat zyskał Pan duże grono fanów? Że dużo zawodników teraz idzie Pana śladem i mówi otwarcie, że to kondony i balasy? Pod skryptem hejtem niech się Pan nie przyjmuje, ponieważ damski hejt się nie liczy. Pozdrawiam. Kto oprócz Ciebie samego, bo wiadomo, że to podstawa, miał największy wpływ na rozwinięcie Twojej kariery jako zawodnika sportu walki? Ale kariery w kategorii rozpoznawalności ogólnie jako zawodnika, czy czego, bo nie wiem. Jest największy wpływ na rozwinięcie Twojej kariery jako zawodnika sportu walki. No to jako zawodnika to no wszyscy ludzie, którzy zawierzyli we mnie, którzy dawali mi walki, tak? Którzy, wiesz, mimo tam jakichś przeganych, wyganych, jednak dawali walki. A jeżeli chodzi o takie rozpoznawalność, medialność, no to nie ukrywamy Federacja KSW. Siedzę przed telewizorem na jednej z gali KSW, nie pamiętam numeru, walka wieczoru Borys versus Soldier i wyobraź sobie, że przed walką numer 1 do walki wchodzi Popek z innym naganiaczem i psuje całą piękną galę. Nie dość, że spierdoli wizerunek wcześniejszych walk, to jeszcze odechciało się oglądać taką mega walkę jak Tasmana. Jak sądzisz, czy włodarze KSW, podobnie jak ja, w tamtej chwili odczuli choćby odrobinę zażenowania z sytuacją i ułożeniem karty? Mega robotę wykonali w Polsce w tej dyscyplinie, ale z szacunkiem do sportu i sportowców tak się nie robi. Podobnie było jak Damianowi obiecali walkę wieczoru, a potem ni z gruchy, ni z pietruchy mu tę walkę odebrali. No, zgadzam się z Tobą. W 100% się też zgadzam z Tobą. Witaj Marcinie, witaj Jarosławie. Marcin, często w wywiadach mówisz o sobie, że nie jesteś talentem ani prospektem, a czy spotkałeś podczas swojej kariery, czy to na treningach za mało lata w karate, czy też już później w zawodowych startach kogoś, kto według Ciebie był właśnie takim mega talentem, ale z jakichś przyczyn nigdy nie doszedł do jakichś większych sukcesów, tudzież w ogóle nie wszedł do profesjonalnego sportu? Tak, dużo takich chłopaków spotkałem. I to jest to, o czym gadaliśmy wcześniej. Życie, rodzina, kwestia zarabiania pieniędzy, nie było może takiego rozmachu, żeby zagrać wabank, żeby poświęcić. Zresztą nie każdemu się uda, tak? Bo jakby wszystkim się udawało, to kto by był tym przegranym. Ja zagrałem wabank, mi się udało, ale mówię, no, dużo miałem takich chłopaków, którzy byli dużo lepszymi zawodnikami ode mnie, większymi możliwości, prawda? Możliwości mieli większe, no, ale niestety. Czy nie myślałeś, aby po zakończeniu kariery sportowej być właśnie kimś w rodzaju łowcy talentów? Pomagać utalentowanym dzieciakom, którzy z różnych przyczyn nie mogą poświęcić się swojej pasji? Myślę, że ze swoją rozpoznawalnością i charyzmą mógłbyś wiele w tym kierunku zdziałać. Nie, bo ja się chyba aż tak bardzo na tym wszystkim nie znam, nie? Ale... Poza tym, wiesz, jakbym wszedł w to, no to bym musiał wszystko, wiesz, zatygować, nie? To zostawić, także no to jest... Nie, myślę, że nie znalazłem się. Powiem tak. Miałeś się streszczać w pytaniach. Nie jesteśmy jeszcze w połowie. Czyli moja propozycja jest taka, że zrobić jeszcze kilka pytań i dograć pozostałą część kiedy indziej. Jak chcesz. No jak ty chcesz, bo to nie, jest... No ile jest pytań? No jeszcze jest drugie tyle. A która jest godzina? No jest godzina 14. Dobra, zróbmy to jeszcze z pół godziny i zatrzymy, nie? Jeśli założyłbyś swoją federację MMA, jakie obowiązywałyby w niej zasady?
Wszystkie, które obowiązują, czyli łokcie, stąpy, kolana plus głowa. Witam panie Marcinie, do dziś pamiętam ten fantastyczny knockout na Fernando, o ile się nie mylę, dostał pan wtedy bonus za KO wieczoru. Jak dla mnie powinno to być również KO roku w KSW. Czy bonusy w KSW to naprawdę jakieś sympatyczne kwoty, czy uważa pan, że powinny być wyższe, tak jak w UFC, bodajże 50 tysięcy? Pozdrawiam. Nie no, bonus jaki dostałem, no, niski bonus. Wolałbym nie dostać tego bonusa, jakąś odcinkę z pensji i dostać pas, który mógłbym zlicytować, bo bonus i tak poszedł na cele charytatywne. To wolałbym dostać ten pas, a pas myślę, żebyśmy zlicytowali ze 3 razy tyle. Ładnie, no, ładnie. Dlaczego w MMA jest coraz więcej klaunów i czy normalni zawodnicy nie powinni z tymi klaunami cisnąć otwarcie? Mam tu na myśli przede wszystkim takich śmieci z barbarzyńskich społeczeństw jak Anglia czy USA, gdzie mężczyźni nie mają poczucia wartości, godności i szacunku do siebie. W przeciwieństwie do nas Słowian, Polaków, Ruskich czy narodów kaukaskich. Idealnym przykładem takiego starcia dwóch mentalności była walka McGregor-Nurmagomedov. Co myślisz o tych, którzy dalej nie uważają takiego McGregora za szmatę totalną po jego zachowaniu i przegranej walce? To chyba jest picie do tego całego trash talku i... No tak, no jestem przeciwny temu trash talkowi też jak najbardziej, no ale no co, no, no... To generuje im jakieś tam pieniążki, tak? Większą oglądalność, większe jakieś takie... No i tak myślę, że to się nie skończy. Gdzieś tam było, że już niby myślał o tym, żeby to było zakazane, tak? Niech będzie pochwalony Perun Gromowładny. Jaką jest sztuką życia utrzymać wagę ciężką na diecie wegańskiej? Pamiętam, że kiedy trzeba, dożywiasz się rybami. Gdybyś miał styczność z mięsem ze zwierząt, które były traktowane w sposób bardzo ludzki, hasały po łąkach i polach, korzystały z całości z życia pod bardzo dobrą opieką i nie cierpiały w czasie zażynania w pełnym zdrowiu, to skusiłbyś się na taki symboliczny stek z grilla? Nie. Nie. Czy wyciąłbyś na jakimś osobniku o charakterze w pełni złym i iście frajerskim krwawego orła? Tak. Takie małe marzenie. Mam jak każdego. Znałeś Tomka Hadę lub wiedziałeś, kim był? Też pochodził z Płocka. Zmarł rok temu w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak, tak, znałem Tomka. Znaczy znałem, no, no cześć, cześć, co słychać, tak? Nie byliśmy kolegami w jakiejś takiej zażyłości większej, no ale gdzieś tam się zawsze mijaliśmy. Czy lubisz w jakimś stopniu udzielać wywiadów? Nie. Jakie masz swoje ulubione seriale na Netflix? Nie oglądam Netflixa, nie mam w ogóle nawet. Jakie masz wykształcenie? Średnie, techniczne. Podnoszę wrażenie, że walki w DSF i Babylon nie dochodzą do skutku z prostego powodu, a mianowicie dlatego, że twoja gratyfikacja finansowa jest na tyle wysoka, że owe walki są dla tych organizacji mało opłacalne lub nie spinają się pod kątem finansowym, a mają cię w swojej stajni z racji tego, że każda organizacja, która może niejako firmować się twoim nazwiskiem, zyskuje na prestiżu. Więcej się o niej mówi, zwiększane są zasięgi i medialność. Przychodzisz na galę tych organizacji, występujesz w TV, firmując te organizacje swoim nazwiskiem, znowu zwiększasz ich medialność. A więc walki z jednej strony nie dochodzą do skutku i właściciele nie muszą wydawać dużej pieniędzy na twoją garzę, a z drugiej strony każda z tych organizacji ma plusy, które nadmieniłem. Nie wiem, na ile jest to przypadek, a na ile celowe działanie, ale stwierdzam fakt, że na przykład organizacji Babylon MMA może być na rękę to, że u nich nie walczysz, bo nie stać ich lub im to się nie kalkuje finansowo, ale firmujesz ich nazwę, galę swoim nazwiskiem, dzięki czemu owa organizacja odnosi spore korzyści. No, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, gdzieś tam pytań. Mniej więcej. Dużo bardziej tak, tak, masz rację, zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś i też, tak jak mówię, to się nazywa te, jak to się nazywa? Teorie spiskowe, tak? No to też przychodzi mi do głowy. Jakie jest twoje ulubione danie wegetariańskie i skąd czerpiesz przepisy? Pizza. Pizza z pizzy Fiesta tu w Płocku. Ua. Sztos. Co suplementujesz na poprawę samopoczucia? Iron Horse Series. Show. Czy sukces jest wprost proporcjonalny do ilości fałszywych przyjaciół? Czy to cię czasem spotyka? Jak każdego. Pamiętaj, że za każdy dobry czynek spotka cię zasłużona kara. Jakie są twoje zalety? Same zalety. Nie ma wad. Czy grywasz w szachy? Kiedyś, dużo grałem w szachy, tak. Kiedyś tak, no bo kiedyś wiesz, no co było? Kiedyś był jakiś tam Chińczyk, Warcawy, szachy. Chyba jakoś tak mnie złapało. Mistrz intelektu był, jakieś takie rzeczy, także no... Było tych gier, nie? Wypuścić psy? Tak. Ale to będziesz musiał wpuścić, bo nam jeszcze zejdzie.
Nie, zrobimy przerwę zaraz, tak czy siak. No to zróbcie przerwę, bo ja jadę po sianu. To jedź. Dobra, to ostatnie, słuchaj, ostatnie pytanie przed temu. Rzucasz kamieniami w dinozaury? No, jak spotkam, to znaczy jedę dalej. Ale widziałeś to? Widziałem. Ja to nie wierzyłem w to na pewno. No ja też, ale no co? Zacząłem memy, mówię, nie, to jakaś tam bzdura, coś z kontekstu wyrwane. Ale później obejrzałem to naprawdę. Tak, i to są ludzie po szkole, wykształceni. To są ludzie, którzy rządzili tym krajem, Marcin. Tak, ale słuchaj, ale najświeższe jest to, jak jakaś tam pani doktor czy profesor powiedziała, że ze związków homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż z normalnych związków. A no to tak. O, to jest dopiero. Zaraz po tym, jak Ziemia jest płaska. Zaraz po tym. Słuchajcie, postanowimy zaraz, co robimy, bo jeszcze z pytań zostało sporo. Także na razie na pewno cięcie. Witamy ponownie, jak były części meczu. Widzenie ze sztuki, są też fani z kreczu. Jaro i Szakal oraz grono fachowców. Nastrój imprezowy po spożyciu dwóch brawców. No, to lecimy dalej. Słuchajcie, stanęliśmy ostatnio na rzucaniu kamieniami w dinozaury, a teraz jest pytanie, czy jest szansa, że skomentujesz następną galę Fame MMA? To już było, tak. Będę na Fame MMA, nie wiem jakie zadanie mi organizatorzy wyznaczyli, ale będę. Ja wiem, jakie masz zadanie, ale nie powiem. Ja też. Ja nie będę pytał. Niech to będzie niespodzianka. Jakie jest twoje ulubione kopnięcie? Tylny middle kick. Czy Juras i Michał Materla to twoi najlepsi przyjaciele? Nie rozgraniczam słowa przyjaciel w kategorii kto najlepszy. Przyjacielem się jest, nie bywa. Panie Marcinie, doskonale wiemy, że miłość do zwierząt była zawsze, ale taka mega mocna zajawka na pomaganie i posiadanie mega dużej ilości zwierząt u siebie w domu? Czy pan bardziej nakręcał na to swoją kobietę, czy może na odwrót, że to właśnie pana kobieta zaczęła pana zachęcać do takiej pomocy? To jest taka, jak to powiedzieć, obopólna. Nakręcanie się obopólne, ponieważ ja bardziej w zwierzęta, znaczy ja bardziej w psy, Marta bardziej w konie. No i tak to się wszystko połączyło. Czy zmieniło się twoje zdanie o Tymoteuszu Świątku? Następne pytanie. Rok 2020. KSW na Narodowym zatytułowana Legends Never Die, gdzie kończysz karierę ty, Mamet i pan odgotowania kamieni. Wchodzisz w to? Ha, no to ciężkie pytanie, wiesz. No to nie ciężkie, ma łatwych pytań. Nie ma łatwych pytań, ciężkie pytanie. No słuchaj, no na pewno bardziej bym się skłaniał na tak niż na nie. Marcinku, ile najwięcej walk stoczyłeś na jednej gali, albo w ciągu tygodnia może gala po gali? Kolego mój sympatyczny, najwięcej walk, ile stoczyłem w ciągu tygodnia, to było 6 walk. 3 walki turniejowe na Grand Prix Węgier bodajże i 3 walki turniejowe później, 2, przepraszam, 2 walki turniejowe na gali Grand Prix Węgier, gdzie wygrałem walkę ćwierćfinałową, półfinał, do finału nie wszedłem, bo złamałem kość strzałkową w lewej nodze. I później 3 walki na Grand Prix K1 we Wrocławiu. To był drugi turniej. Pierwszy turniej wygrał Łukasz Jarosz i drugi turniej wygrałem ja. I właśnie to było te 5 walk w ciągu tygodnia. Słyszałem w wywiadzie z Marcinem Rolą, że skończył pan technikum chemiczne. Tak. Dlaczego pan wybrał akurat tę szkołę, a nie ogólniak? Ogólnie to chciałem iść do ogólniaka i to jest najświeższe, że chciałem iść na profil kurwa matematyczno, kurwa informatyczny. Nie? Gdzie ja z matematyki jestem idiotą. Ale moja mama... To nie wiem, bo dziewczyny... Na matfizie dziewczyny? No, nie wiem. No nie, no ja byłem w klasie humanistycznej i miałem jednego gościa w klasie i 32 dziewczyny. Tam nie się chodzi, nie tam wiem, się ale cieszę się, że poszedłem do takiego chemicznego. Pozdrawiam moich wszystkich nauczycieli i ziomków, z którymi chodziłem, bo miło wspominam bardzo ten okres. Z czego pan zdawał egzamin zawodowy i czy pan go zdał? Z... O dioksynach, tak? O zagrożeniu środowiska, o zanieczyszczeniu środowiska. Pracę dyplomową pisałem z Mariuszem Przybyłowskim, z moim koleżką z chemika, pozdrawiam Mariusz. I obroniliśmy pracę dyplomową na 4. W technikum przez przedmioty zawodowe mało osób zdaje maturę. Pan ją zdał? Tak, zdałem, bo no mówię, mieliśmy obronę pracy dyplomowej o dioksynach, o zanieczyszczeniu środowiska. Maturę pisemną miałem z polskiego, zdałem namierną. Historię pisemną zdałem na mierną, polski ustny zdałem na 3, historię ustną nie zdałem i na poprawkę wziąłem niemiecki ustny i niemiecki zdałem na 4.
O, panie. Ja, no lubisz. I chababi, tu mam zdojść, ja mam takie dojść codziennie w domu, humanitas po germanistyce, także wiesz, nie przepadam za językiem. Nie, ciężki język, twardy język, jak się z nim nie obcuje, to zanika od razu. Czy był pan na studiach, to wiemy, że dopiero przed tobą, jak zostaniesz już tam politykiem? Tak, to kilka fakultetów będę robił. No, kto ma tu fakultety, to malżejku. To jest kultowy tekst. Co pan w ogóle sądzi o tradycyjnej edukacji? Nie uważa pan, że zwykła forma nauki kształtuje ludzi przeciętnych, bez swojego zdania? Ogólnie uważam, że edukacja jest główną warta. Tak szczerze. Ponieważ prosty schemat mojej edukacji w chemiku. Technikum chemiczne, tak? Mhm. Dioksyna, di, tetro, chloro, meta, detyksylo, astro, sodowo, coś tam, ale nie potrafię kurwa alkoholu zrobić. Albo jakiegoś kurwa innego, wiesz, przydatnego czegoś do życia, tak? Tak samo w historii. W historii uczymy się o dinozaurach, o rzucaniu... Ale widzisz, to by się przydało. Dinozaury, ale nie uczyliśmy się o rzeczach przydatnych, ważnych, wiesz co, nie? To taki mem widziałem gdzieś tam na tym, wiesz co, nie? No uczymy się rzeczy, które są kurwa zbędne. Uczymy się kurwa z matematyki, kurwa całków, srałków, innych kurwa gówien, a kurwa ludzie nie umieją kurwa na gromadzie się liczyć, dodawać i odejmować, wiesz co, nie? To jest słabe. No, poza tym, słuchaj, to jest proste, że w czasach komuny uczyli nas ludzie, którzy byli systemem. Bo nie mogłem być nauczycielem wywrotowcem, bo jak byłeś, to od razu była nagonka, tak? Czy uczyli nas jakichś kurwa gówien. No tak szczerze, no gówien nas uczyli, tak? Teraz znowu dostajemy kurwa nakazy, czego mamy się kurwa uczyć. Są ludzie, którzy się, no prosty schemat zakłamania historii, że kurwa były polskie obozy śmierci. Te obozy były w Polsce. Bo Polska była najechana przez Niemców. I w Polsce Niemcy stworzyli obozy śmierci, które były kurwa niemieckie. I w których kurwa zabijali kurwa Niemcy, zabijali kurwa Polacy. Nie kurwa, Niemcy tam zabijali. Niemcy zabijali. Były jednostki. Tak jak wszędzie są jakieś no, jednostki. Oczywiście, że tak. Ale był taki wywiad z panem generałem jakimś, który właśnie był więźniem niemieckiego obozu. I mówi, że to głównie Żydzi byli kapo. No to zaraz przeżył, jeżeli to mówi człowiek, który tam był, który to kurwa przeżył ten cały syf, że to oni byli kapo, to stary, to ja mam teraz z palca wysać, to nie byli kapo? Ja mam słuchać jakichś kurwa zdrajców w telewizji? Nie, no to jest słaby w chuj, nie? Dawaj, dalej. Marta! Pizzę zamówiłem! Będziemy jedli pizzę. Najlepszą. Z Fiesty. Kiedyś przeczytałem w komentarzach ciekawą sytuację związaną z panem. Proszę ewentualnie potwierdzić i powiedzieć więcej. Otóż kiedy pan chodził do technikum, miał pan bardzo biednego kolegę, który nie miał co jeść. W domu, w pana domu też się nie przelewało, ale zlitował się pan nad nim i zaprowadził go pan do swojego domu. Tam dał mu kiełbaskę i powiedział pan, że jeśli jeszcze raz zobaczy go proszącego o żarcie, to spuści mu taki wpierdol, że do końca życia zapamięta. Nie. No i widzisz, takie komentarze są, nie. Takie historie krążą. Nie. No to, że dawałem jeść chłopakom, co tam byli biedni, ale to nie w kategorii, że umie w szkole, że no, zawsze był głodny, no to dałem jeść, tak? Ale to, że sam też kanapki podkradałem, to też był jak mieli ktoś lepszej. Patrząc na pana wywiady z wcześniejszych lat, widzę, że u pana powoli brakuje takiej życiowej werwy, takiego cwaniactwa, dynamizmu, takiej pewności siebie w głosie. O. Teraz jest pan jakby przytłoczony. Jest. Czy to jest spowodowane krzywdą zwierząt? To jest też na pewno. Przytłoczony jestem całym tym syfem, który jest dookoła i to jest problem, to o czym rozmawialiśmy na początku, ta bezradność, że na pewne rzeczy naprawdę ja nie mam wpływu i to zabiera mi energii, dużo mi zabiera energii, bo dużo energii właśnie poświęcam, kurwa, za dużo energii poświęcam na to, że to wszystko w bani mi siedzi. Ja się przepalam. Na dwa, kochany, 28 lipca 1978 rok. 41 lat. Jakby nie patrzeć. Już widziałem, że są pytania o pana przyszłość, ale zapytam się nieco przewrotnie. Czy widziałby się pan w branży porno, bynajmniej nie jako operator kamery? Nie, już nie w tym wieku. Kiedyś myślałem o tym, żeby grać w, no, w filmach porno, ale teraz to nie. Nie, teraz już nie. Nie ma, już nie ma tego, wiesz. Czy nie ma pan
czasami myśli, żeby rzucić to wszystko w pizdu, odciąć się od mediów, sprzedać w dobre ręce różalowo i gdzieś wyjechać w ciepłe kraje wraz z panią Martą i pana pasierbem z zarobionych pieniędzy. Nie, bo nie jesteśmy w stanie. Nie po to uratowałem zwierzęta, nie po to tyle żyć uzależniłem od siebie, żeby teraz je oddać w cudze ręce, tak? Wiesz, my dajemy na przykład konie do adopcji, tak? Bo my adoptujemy konie, wykupujemy, ale my nie jesteśmy też z gumy. Jeżeli na przykład my mamy 30 koni na tą chwilę. Nie wszystkie żyją ze sobą w stadzie. Mamy kilka stad. Mamy grupę dyspanserów najbardziej zniszczone. Mamy takie konie sportowe. Mamy konie, które wiesz, się dogadują, bo wszystkie konie ze sobą się nie dogadują. I teraz na przykład, jeżeli ktoś ma konika i konik mu umarł i on ma miejsce, tak? I zgłasza się do nas. My oczywiście taką osobę na początku, wiesz, prześwietlimy, poza tym, wiesz, żeby to znowu nie było z cyfrygoś. A ma na przykład ma osiołka, czy na przykład innego konika i one żyły w parze. No to, wiesz, dajemy do adopcji, ale to jest uwagone, że ten koń jest do końca życia pod naszą opieką. Czyli w razie, gdyby coś się stało właścicielowi obecnemu lub... No to ten konik do nas wraca. To nie ma tak, że wiesz, na tej zasadzie. Dlaczego różalowo, a nie różalewo? Zawsze mi się myli i mówię to drugie. Wydaje mi się bardziej naturalne. Ja ogólnie myślałem też zawsze, że to jest różalowo. A ogólnie to jest różaland. Tak. I najświeższe jest to, że to Popek tak nazwał. Bo kiedyś, jak był u mnie na treningach i ktoś do niego dzwoni, a gdzie ty jesteś? On mówi, no tutaj w Różalandzie. I tak to wiesz, nie? Kiedy zaczął pan być świadomy otaczającego świata, przestał być lemmingiem idącym ślepo za tłumem bez analizy rzeczywistości? Ogólnie to ja zawsze byłem wywrotowcem. Zawsze mi pewne rzeczy nie pasowały. Tylko nie zawsze się aż tak bardzo skupiałem na pewnych rzeczach, prawda? Ale przełomowym momentem, to był 18 rok mojego życia, gdy miałem wypadek, byłem u ta pasa w dół sparaliżowany i ten, i to sporo. Chodź, Dziekuś, pokaż się do kamery. No, chodź, Dziekulek, pokażesz się, nie chcesz? Nie? No to jakby, dobra. Także to był taki przełom, to był 18 wiek mojego życia, nie? 18 rok. Czy po zakończeniu kariery zgodziłby się pan na komentowanie gal KSW, jeśli by padła taka oferta? Nie, bo to trzeba byłoby się na tym znać, ja się na tym nie znam. Czy Krokop wygrałby z Robocopem? Dobre. Z Robocopem nikt nie wygrywał, bo Robocop miażdżył wszystkich stalową pięścią. Pamiętam taką sytuację, byliśmy w kinie na Robocopie dwójce. Ja z Kraszanem, z takim Piotrem Gruszewskim, moim kolegą z dawnych lat. I wracaliśmy z kina i na parterze było otworzone okno. Miał ktoś jadł kolację, jakaś zupa, coś tam. A my taki wielki, jakiś gnat, wrzuciliśmy kogoś tam do gara. Ale krzyczeli na nas. Tak niecenzuralnie dosyć. No, śmieszna sytuacja. Ostatnio zapytany pan przez jednego z internautów o te tatuaże w kącikach warg zareagował krytycznie. Zapytam więc ja w inny sposób. Czy to są symbole płodności? Jak na przykład obeliski przed Pałacem Kultury w Warszawie? Nie, to są zwykłe tatuaże ozdobne. Można powiedzieć barwy wojenne. Co pana rodzice i siostra twierdzą teraz na temat pana działalności? No to co? No, siostra nam pomaga. Siostra ma akurat też domek w Świeradowie Zdrój. To jest głęboko pod granicą czeską. Jabłka daje naszym koniom, bo masady, rodzice przyjeżdżają, chleb przywożą dla koni, odwiedzają nas, także bardzo wspierają. Lepiej być myśliwym zwierząt czy ludzi? Ludzi. Różal, wiem, że nie lubisz wypowiadać się o KSW, ale czy twoim zdaniem jako kibica nie uważasz, że po KSW Koloseum na Narodowym organizacja straciła na wartości komercyjnej i sportowej, a odejście Mameda to mały krzyż do trumny, a zbliżająca się emerytura Mariusza Pudzianowskiego może spłatać figiel KSW? I czy nie uważasz, że ciężko będzie KSW po raz drugi zapełnić Narodowy? Dużo wątków. Powolutku tak, jeżeli chodzi o stadion. Stadion pokazał jedną bardzo ważną rzecz, że Federacja KSW i MMA jest... inaczej, że MMA prezentowane przez Federację KSW jest w stanie zapełnić stadion narodowy, bo myślę, że żadnej innej federacji to się nie udało. Ale to się nie wzięło tak hop-siup, bo Federacja KSW jest już bardzo długi okres czasu na rynku, prawda? Robią świetną robotę i wiesz, sukcesywnie, gala po gali, oni też nie mieli kolorowo, tak?
też były gale, gdzie sami rozkładali krzesełka, gdzie nie płacili zawodnikom, tak? Dopiero w jakiś sposób ta potęga urosła. Na pewne rzeczy wpływu nie mamy, pewne rzeczy dzieją się wbrew nam, pewne rzeczy się bardzo się pozmieniały, pewne rzeczy. Sam jestem tego przykładem. Tak, KSW na stadionie pokazało, że sięgnęli, jak to się mówi, impossible is nothing, tak? No i tak, troszeczkę zmieniły się priorytety, troszeczkę zmieniło się postrzeganie tego wszystkiego. Z Mamedem to jest tak, że po prostu Mamed nie uchronił się przed czym się nikt nie uchroni. Czas, po prostu. I Mamed o tym doskonale sobie zdaje sprawę i o tym mówi otwarcie. Poza tym problemy Mameda jakieś osobiste. Poza tym posłuchaj, Mamed na jednej gali toczył kilka walk. Walka z przeciwnikiem. Dźwignięcie gali na plecach. Z samym sobą, bo to są jednak, wiesz, schodzi. Jakieś tam każdy ma swoje problemy. I mimo to wygrywał walki. Poza tym opinia jaka, że Mamed cały czas wygrywa. Ludzie nie czekali, czy Mamed wygra, tylko w której sekundzie. To się wszystko odkłada, ja wiem sam po sobie. Następna sprawa, mówię, te problemy mamy na prywatne, o których wie tylko Mamed, a my możemy sobie gdzieś tam domyślać się czy coś. Następna sprawa, gdy zaczął się cały ten syf z nachodźcami, tak? Mameda też to dotknęło w jakiś sposób, tak? Mamed nie jest tym nachodźcą, tak? Tylko Mamed jest człowiekiem, który przyjechał na studia. Przyjechał tu studiować, prawda? Poza tym Mamed przyjechał tu jako młody chłopak, tak? Ale w związku z tym, że jest wyznawcą wiary muzułmańskiej, islamu, no to się gdzieś tam na nim odbijało i on to gdzieś tam też to czuł. On sam się też z tym w żaden sposób nie utożsamiał, co się dzieje, to co robią tamci nachodźcy. No i wiesz, i to wszystko gdzieś na Mamedzie odbiło i Mamed uznał, że koniec, że w tym momencie już jest koniec. On tak uznał. Jeżeli chodzi o Pudziana, Pudzian na początku ludzi bardziej elektryzował, ponieważ to był zawodnik, który przyszedł z całkowicie innego sportu. Freak na początku. Tak, do sportu walki. I ludzi interesował, jak on sobie da radę. W tym momencie, jako już pełnoprawny zawodnik sportu walki, już tak ludzi nie przyciąga, bo już ludzie wiedzą jego mniej więcej umiejętności. Poza tym, no, on niczym tam za bardzo już tak nie zaskoczy. Tak, w tym momencie, bo też już on jest starszy ode mnie. I teraz, ja myślę, że nowa era zawodników, która przychodzi i będzie walczyła w KSW, no to będą wspaniali zawodnicy, tak jak Marcin Wrzosek, tak jak Kornik Sowiński, Mateusz Gamrot, tak, Tomek Narkun. Tylko że już w tym momencie MMA nie jest takim wielkim wow, tak jak było. Wiesz, ludzie już mają dużo MMA, dużo galis przez samą telewizję Polsat, za tyle ile galis pokazywanych. KSW, Babylon, UFC, prawda? Armia Fight Night. Tak. I wiesz, i to jest ten... Ale na pewno znajdą jakiś, wiesz, znajdą jakiś cmyk, że zrobią wielki załóż, wiesz, no wielkie widowisko, prawda? Jakie wsparcie bardziej docenisz? 10 zł od osoby ubogiej, czy 1000 zł od bogatego biznesmena, który przeleje tę kasę na pokaz? To jest też błędne myślenie, bo ja nie rozgraniczam tego, kto ile może dać, bo każdy daje ile może, tak? Intencje to jest inna sprawa, bo nieraz, tak jak powiedziałeś, dużo jest takich ludzi bogatych, którzy dają, żeby się pokazać, ale jednak daje, a nie musiał dać, prawda? Biedny człowiek daje i on z tego za bardzo nie będzie miał rozgłosu, jest biedna osoba, także ja doceniam i takich ludzi, i takich. Biednego, który da, doceniam za to, że mimo wszystko jednak jest w stanie dać, że sam nie ma, a bogatego, bo mimo swojego bogactwa i tak jak tu można teraz się przebić, że próżnością chce się pokazać, ale mógł też nie dać. Oczywiście. Dużo nie daje, a ma olbrzymie miliony. Także wiesz, i to doceniam. Gdzie i kogo by pan chciał zagrać teraz na dużym ekranie? Chciałbym zagrać takiego mega kurwa psychopatę jak Hannibal Lecter. Piotr Rybak szedł do Oświęcima z flagą Polski i został okrzyknięty za faszystę. Jeszcze raz. Piotr Rybak. Szedł do Oświęcima z flagą Polski i został okrzyknięty za faszystę. Chciał jedynie oddać hołd pomordowanym tam Polakom, a ludzie z flagami Unii Europejskiej oraz flagą Izraela nazwali patriotów polskich, którzy pokojowo bez agresji szli faszystami. W takim razie ja pytam, w jakim my żyjemy kraju?
czy to już nie jest nasz kraj, skoro na naszej ziemi nie można iść z flagą biało-czerwoną i oddawać hołd pomordowanym Polakom i do tego wszędzie w mediach robi się nagonka, jako my Polacy byli faszystami. To jest chyba ta sprawa z Oświęcimia. Teraz jakby rok temu była flaga, a w tym roku zabronili właśnie flag polskich. Tak, tak, tak. I teraz właśnie to jest to, o czym powiedział. To ja się teraz zastanawiam, czy... Gdy mój przyjaciel Kuba, syn mojej narzeczonej, będzie miał 20 lat, to jest za 8 lat, czy będzie miał obywatelstwo nadal polskie, czy rosyjskie, czy niemieckie, czy będzie miał nową ziemię obiecaną? Też się tutaj zastanawiam. I teraz zobacz, jak to jest. Jakaś kurwa nazwie mnie faszystą. Jak ja na taką kurwę powiem kurwo, to mnie zagoni na milicję. I to jest kurwa nieprawda. Ale teraz widzisz, co jest słabe. Słabe w tym wszystkim to jest to, że na przykład organy ścigania, jak policja, gdy stoi tych kurwów broni przed nami, gdzie my nie mamy w ogóle żadnego wyznacznika, co jakim zrobić. Bo to jest tak, jak kurwa zgnieść karalucha. Tyle samo smrodu i tyle samo siły. Tak? Plują na milicję, wyzywają ich, ale jak dostają w pizdę, to dzwonią na milicję. I to ja później jestem na tej milicji. Wiesz, co chodzi. I to jest kurwa, nie? Jak wspominasz występ w programie Plan Gry Sport.pl z tym wkurwiającym prowadzącym? W ogóle go nie wspominam. Zgłosiłem, wiesz co, zgłosiłem się tam z najnormalniejszych pobudek egoistycznych o spromowania Pomagaj Pomagać. Bo tam jest dużo o tym, jest numer naszej fundacji, konto i tylko z takiego czegoś się zgłosiłem. Z niczego nie widziałem tego materiału. Czy jeśli byś nie mógł komentować fejem MMA, to wykupiłbyś transmisję i oglądał w domu? Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że tak. W domu bym sobie usiadł, pooglądał. Wiesz, KSW, jeżeli leci, też wykupuje. Też wykupuje. Nikt nie mówi otwarcie o sterydach oprócz Ciebie. Dlaczego jeden wpada, a drugi nie? Przykładowo bracia Zielińscy na Olimpiadzie, od razu był straszny hejt na nich, a wiadomo, że w podnoszeniu ciężarów każdy jest na bombie. Ciężko powiedzieć, dlaczego wpadają. Może biorą nieodpowiednie środki. Może mają ludzi, którzy nieodpowiednio to rozpisują. Bo to wiesz, to wszystko też jest wyścig zbrojeń. Trzeba wiedzieć, jak brać, żeby była najlepsza faza nasycenia, tak? Ale żeby nie było tego zejścia, żeby brać środki też, które są w jakiś sposób, nie robione są na nie testy, no bo nie ukrywajmy, na przykład teraz jest olimpiada, dzisiaj wezmą ci dzisiaj próbkę krwi, tak? Ale ją przebadają dopiero za ileś lat, bo na przykład na to, co dzisiaj jest dozwolone, znaczy co jest w obiegu, nie mają badań, dopiero to będzie miało za jakiś czas, wiesz co, ziemię wykryją. Także wiesz, no to jest to, ja ci powiem w ten sposób. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Nie wiem dlaczego, bo liczy się opinia. Opinia jest jak dupa. Nie wszyscy biorą. Dużo bierze zawodników. Bardzo dużo bierze zawodników. Jeżeli ja się mówię, a ty, co ty bierzesz? Ja nic nie biorę, wziąłem tylko 100 metry. A, no to nie nic nie bierzesz, nie? Albo na przykład biorą hormon wzrostu, że biorą oksandrolon. Albo że biorą, nie wiem, jakiś tam to co by brała ta Jogit Biergen. Nagle wszyscy mają astmę, wyschodzi, nie? Także wiesz, no to są środki, kurwa, jakieś farmakologiczne, które pomagają, no ale nikt nic nie bierze, tak? No, to jest to. Jaki jest koszt dwumiesięcznych przygotowań do walki? To zależy, w jakiej to jest sytuacji. Bo jeżeli jest sytuacja, że masz zapewnionego sponsora odżywkowego, już ci odchodzi dużo pieniędzy. Dlatego odżywkowy sponsor plus sponsor odzieżowy, czyli wiesz, ciuchy do walki, plus jakiś sprzęt do walki, no to ci odchodzą bardzo duże koszta, nie? Wiesz, no, jak masz jeszcze catering dietetyczny, no to wiesz, im więcej masz ludzi pomocnych, tym, ale jak to jest taki chłopak, który nie ma nic, no to... Trzeba by chyba pizzunia przyjechała. Tak? No zobaczymy zaraz. To są wtedy koszta dość duże. Szybko, za godzinę. Bo jak dostają dobre napiwki chłopaki, to wiesz. Fajny w jakim oni. Ja też sobie muszę pozakładać. Sławek z DSF mi założył. Nie wiem, widzisz, patrz. Marta! Chwilkę przepraszam, bo pójdę dobrać pizzę. Dobra, to robimy następne cięcie, przerwa. Masz mikrofon? Mam. Pochwal pizzę najpierw. Pizza dobra. Nie. Pizza wyborna. Dziękujemy. Pizzę Fiesta. Tak, Płocka. Tak. Nawet zjadłem rukolę, mimo że na co dzień nie jadam rukoli. Bany jesteś wgrzelowy. Trzeba wpierdalać trawę. Skończyliśmy na pytaniu, jaki jest koszt dwumiesięcznych przygotowań do walki. Tak jakbyś mógł ocenić już w skrócie. Myślę, że ogólnie to jest około, jeżeli na niczym nie szczędzisz,
i nie masz ludzi, którzy ci pomagają, to jest 3 do 5 tysięcy. Liczę wszystko. Paliwo, życie cywilne, bo to normalne jest życie człowieka, tak? To nie można rozgrać. No także to jest 3 do 5 tysięcy. Co myślisz o walce Błachowicz-Narkun w przyszłości? Wiesz, no Tomek Narkun jest młodym zawodnikiem, tak? On jeszcze nawet nie ma 30 lat. Janek ma już 30 parę lat. Janek jest teraz na fali wznoszącej się w UFC. Wygra tą walkę teraz w Czechach. I miejmy nadzieję, że dostanie walkę o pas. No jak dostanie walki o pas, no to tam będą lata płynęły jego walk. A gdy już uzna, że koniec, no to myślę, że już mu nie będzie się chciało gimnastykować i wracać tutaj do walk. I do takiej walki nie dojdzie. Który zawodnik MMA cię najbardziej irytuje? To znaczy... prywatnie jako osoba, czy jako zachowanie tyle, co go oglądam? Marcinie. Bo to właśnie jest takie, wiesz, takie, nie mogę powiedzieć, że ktoś mnie, kogoś nie lubię, bo kogoś nie znam prywatnie. Mogę powiedzieć, że nie podoba mi się jego zachowanie. Nie podoba mi się zachowanie, jak są te trasztoki, takie napinki, wiesz, takie sztuczne robienie smrodu. To mi się nie podoba i to dużo zawodników tak robi. Tego mi się podoba. Ale może prywatnie są wspaniałymi, cudownymi ludźmi, tak? Także, wiesz, nie można powiedzieć. Jak wyglądała twoja pierwsza amatorska walka? No to pierwsza amatorska walka, to stoczyłem bodajże w wieku 12 lat. W judo to była moja pierwsza amatorska walka i ją przegrałem. Czy jest pan ruskim agentem na usługach putinowskiej mafii? Jeżeli tak, proszę zamrugać. Zaraz kogoś wyślemy do pomocy. Jak ćwiczyć, gdy w pobliżu nie ma żadnych klubów sportowych? Jeżeli jesteś osobą początkującą, nie mającą żadnego doświadczenia, no to w dzisiejszych czasach jest dostęp do internetu, tak? I można w jakiś sposób to sobie wszystko podpatrzeć. Oczywiście trzeba to robić z głową, żeby sobie większej krzywdy nie zrobić, tak? Jeżeli mieliśmy jakiś już większy kontakt ze sportami, no to normalne, że możemy w jakiś sposób to zaimprowizować, zaadoptować do siebie, co jest ważne, ale przede wszystkim ważne jest BHP, żeby sobie większej krzywdy nie zrobić, bo to jest, wiesz, takich samouków to w życiu już kilku miałem do czynienia, no i dużo było przypadków, że nic z tego dobrego nie wyszło. Czy zdarza ci się jeszcze oglądać bajki? Naturalnie. Ostatnio oglądałem bajkę Atlantyda, o Atlantydzie. A Króle w tym roku wychodzi nowy. Będę płakał znowu, że nie lubię płakać na filmach. Ogólnie dużo, na filmach ze zwierzętami zawsze się rozklejam. Zawsze płaczę jak pizda. Ile miałeś dziewczyn przed obecnym związkiem? Jeżeli chodzi o dziewczyny, z którymi się spotykałem w kategorii związków, no to dużo nie miałem. Jeżeli chodzi o dziewczyny, z którymi uprawiałem seks, romanse, jakieś przelotne, jakieś takie, no to około 30. Odwiedzasz jeszcze czasami hejterów? Nie, już dawno nie. Ostatnio nie musiałem nawet odwiedzać. Ostatnio sam mi wpadł w ręce tutaj u mnie w mieście. Marcin, czy kiedyś ktoś ci pojechał prosto w twarz tak, że cię tym przyciął? Nie, chyba. Nie było takiej sytuacji. Czy obsikana sąsiadka nadal podgląda? Nie, bo podpam. Czy będą kolejne odcinki Tajemnic Różalowa? Co teraz będzie ze zdradzoną Baśką? No zobaczymy. Zobaczymy, bo Baśka coś tam coś układa. Baśka coś układa. Jakąś aferę kręci. Będzie rozkwina. Ale oglądają wszystko, widać, co? Widać, że w górę na bieżąco są. Wiemy, że nie lubisz Pudziana i Popka. Którego bardziej? Jakie jest następne pytanie? A następne pytanie jest takie. Czy nie myślał pan o tym? Nie wiem, dobra, zadam. Dawaj. Czy nie myślał pan o skorzystaniu z mediów społecznościowych do zorganizowania sobie walki? Nie mam tu na myśli frajerskich prowokacji bez szacunku, bo wszyscy wiedzą, że to nie pana styl, ale w kilku wywiadach wymienione zostało nazwisko kilku, a na pewno jest ich więcej zawodników, tak zwane stare szkoły, którym mógłby pan zaproponować osobiście walkę, nawet nie medialny przeciwnik, ale dobry sportowo, w zestawieniu z nazwiskiem Różalski sprzedałby się na DSF czy Babilon. Obecna medialność i rozpoznawalność na pewno zachęci rywali, a honor i duma nie pozwolą odmówić osobiście złożonej propozycji. Z hasłem, z walki się nie wyrasta, a wiek tylko cyfry pokazujące, jak długo to robisz. Nie, walki to nie są tylko cyfry. Znaczy, wiek to nie są tylko cyfry. Ja mogę o tym powiedzieć najlepiej. A poza tym, jak ma do czegoś dojść, to dojdzie. Takie tam
wywoływanie do tablicy na tego wywołanie to jest słabe. I tego w jakiś sposób nie lubię. Łukasz Jaroś teraz walczył u Marcina Najmana na gali z Michałem Wlazło, wygrał. Gdy wrócił, bo długo nie walczył, długo nie było na ringu, gdy wrócił i zobaczyłem, że zaczyna znowu walczyć. Sławek też wcześniej, Duba, pytał mnie o Łukasza. Ja powiedziałem, że jak najbardziej, że jeżeli jest zainteresowany, to jak najbardziej można porozmawiać z Łukaszem, czy chciałby walczyć, bo to jest bardzo dobry zawodnik. No i wtedy też się narodził taki temat, że gdy się wszystko pokłada, wszystko pójdzie w dobrym kierunku, to wiesz, to fajnie byłoby zrobić walkę z Łukaszem. I to był taki temat, można powiedzieć, wiesz, wywołany do tablicy właśnie w jakichś takich różnych rozmowach. Powstała z tego troszeczkę, uważam, niepotrzebna, może nie tyle gówno burza, co tak jak mówiłem wcześniej w jedną odpowiedź jakiegoś pytania. Łukasz nie walczył tylko ze mną, tylko nie ze mną wygrywał. Miał walki z innymi zawodnikami, które wygrywał, miał walki z zawodnikami, z którymi przegrywał. Ja miałem nawet, to jak mówiłem wcześniej, po turnieju z Łukaszem, pojechałem, przegrałem z Patrycem Quinteronem, później przegrałem z Patrycem z tym Stony Gregorie, wcześniej przegrałem z Przemkiem Saletą, w KSW przegrałem jakieś walki, także wiesz, tych walk też tam gdzieś tam miałem. A ludzie się uparli i cały czas szukają jakiegoś takiego, nie wiem, że zrobi się jakiś smród, wiesz, jakiś taki smród. Będzie nam pisane, wszystko się poukłada, do tej walki dojdzie na zasadach czysto sportowych, bez żadnych napinek, bez żadnych tych. Będzie pisane, to wygram, będzie pisane, to przegram. Stary, życie będzie się toczyło dalej. Czy pogłębiałeś swoją wiedzę na temat zawodników Fame MMA? Nie. Czy były przymiarki do rewanżu z Maxminejem? Czy chciałbyś mu się zrewanżować? Wspominałem na pewno na ten temat, bo fajnie była, fajna byłaby ta walka, tak, bo uważam, że no przegrałem i tu wiesz, błędne postrzeganie ludzi to jest to, jak zawodnik nie tłumaczy się, bo przegrał, tylko wyciąga wnioski, dlaczego przegrał. To tak był taki długi wywiad po tej walce. Ja wyciągnąłem wnioski, dlaczego przegrałem. Wiem, gdzie popełniłem błędy. To nie jest tłumaczenie się, bo ja przegrałem. Bo tłumaczenie się tego, ja bym... mimo, że przegranej walki, to ja bym zwalał na coś... Nie, ja byłem człowiekiem w 100% gotowym do walki, podleczonym, przygotowanym, tak? Wiem, gdzie zrobiłem błąd, wiem, co nie zagrało i teraz, gdyby doszło do takiego rewanżu, starałbym to się w jakiś sposób ominąć. Były gdzieś tam później nawet i w DSF-ie Sławek myślał o zrobieniu takiej walki na zasadach K1, no bo nie ma co ukrywać, James Maxmini wywodzi się ze stójki. No ale James Maxmini pierwsze primo po wygranej walce ze mną później wszystko przegrywał. Poza tym miał te ataki epilepsji. No i tak średnio mi to pasowało, prawda? Teraz też przegrał, przecież przegrał z Fertkiem, przegrał właśnie z Thiago Silvą, co mówiłeś, tak? No to tak, ja nie mówię, że bym z nim na pewno wygrał, bo to jest błędne myślenie, bo to jest walka. Oczywiście. Ale to nie jest dla mnie motywacja w tej chwili, wiesz, chodzi, no nie jest dla mnie motywacja. A może dojdzie, nie wiadomo, jeżeli będę jeszcze walczył, ja bym bardzo dużo chciał jeszcze walec toczyć, bardzo dużo bym chciał toczyć, ale tak jak tłumaczyłem, zeszły rok posadził mnie na dupę, bardzo mnie posadził na dupę, bardzo. I teraz myśląc racjonalnie, tak jak powiedziałem, do końca lutego czekam, kurwa, na jakieś fakty, bo ja, Jarek, ja nie będę marnował czasu po to, bo będę żył złudzeniami. I tu nie chodzi o to, jak gdzieś tam ktoś powiedział, że wyjebana jest kwota, bo kontraktując mnie jako zawodnika, promotorzy wiedzieli, sami to proponowali, tak? Bo nie zapytali mnie, ile ja chcę, tylko zaproponowali mi coś, tak? I teraz to nie są żadne mrzonki moje jakieś, kurwa, i fanaberie. Ja chcę realne, kurwa, jakieś te, bo ja nie będę marnował życia, bo ja na przykład znów teraz gdzieś mam propozycję zarobkowania, wyjazdu, zrobienia czegoś, ale ja nie mogę tego zrobić, bo ja nie wiem, czy ja w tym momencie nie będę miał walki. Tak jak w tamtym roku miałem propozycję do fajnego programu telewizyjnego, do którego akurat poszedł, bo fajna przygoda, tak? Ale ja nie poszedłem, bo miałem mieć walkę. Przygotowania plus walka. Odmówiłem, straciłem pieniądze, straciłem, no. Nawet biorąc pod uwagę ten, jak to było gdzieś tam wcześniej, rozgłos, tak.
Byłem wszędzie zapierdalał i mówił, pomagaj ta, pomagaj ta, pomagaj ta, adoptujcie, nie kupujcie, pomagaj ta. Wszędzie bym to pierdolił. Wszędzie. Ale nie mogłem tego zrobić, a straciłem. Nikt mi tego nie zrekompensował, ale teraz też mam tego dość. Po prostu nie chcę, kurwa, jaj, nie chcę. Wszystko rozumiem. Mam bardzo fajne pytanie teraz. Jak mam na imię? Dobra. Kurwa, nikt by nie zgadł. Ma pan możliwość cofnięcia się w czasie, gdziekolwiek, i zawalczenia ramię w ramię w prawdziwej bitwie z armią wojowników. Nawias, Spartan, Celtów, Traków, Wikingów, polskiej Husarii itp. U boku których z wybranych przez pana wojowników chciałby pan stanąć? Grunwald. Na Krzyżaków? Nie. Tak, na Krzyżaków, bo to Niemcy. To Grunwald i z tym, z jak on miał? Orlik. Zbyszko z Bogdańca. I byśmy rąbali, kurwa. Szkoda, że Juranda, kurwy, do, wiesz, zniszczył, bo z Jury... Ale ogólnie to bym chciał być w bandzie Juranda, nie? I ja bym go nie puścił samego, nie? On mówi, że on jedzie sam. Co? Ja bym się gdzieś tam zaczaił, kurwa, jak ninja. Kurwa, wygrzynął wszystkich. Zobacz, co rozpierdolił ich. Ale na Grunwaldzie też walczył Zawisza Czarny przecież. Też. Najlepszy rycerz w historii, no tak. W ogóle rycerstwa uznawany. Ogólnie, paradoksalnie, Zawisza Czarny był chyba Węgrem. Ale nawet gdzieś nie pamiętam. Nie wiem, wiesz, problem to polega na tym, że patrz. Ludzie ogólnie sportowców, sportów walki, czy ludzi nie bazujących cały czas, nie poruszających się w jakiejś nauce, uważają za debili. Ale dlaczego? Patrz, ja mówię, mam wykształcenie średnie, techniczne. Wybrałem sport, czyli to, czego się nauczyłem, gdzieś w głębi mi zostało, prawda? A ja ci nie odpowiem tak nagle na pytanie, kiedy był rozbiór Polski, tak? Albo wojna polsko-szwedzka. Nie. Dlaczego? Bo ja to zapomniałem, bo mnie to nie interesowało. Ja się tego uczyłem, bo musiałem, prawda? I teraz, ale ja na przykład znam kombinację. Dwa proste sierp, ponowienie sierp, krak, dwa sierpy, ponowienie, dwa sierpy, krak, sierp, rotacja, sierp, krak, sierp i wykończę dwoma midlami. Rozumiesz? A, kurwa, wiem, jak jest balacha, trójkąt, omoplata, gogoplata, trójkąt, kurwa, rękoma, trójkąt, wiesz, chodzi. A oni tego nie wiedzą. Czyli co? Ja mam z nich się śmiać, że są idiotami, bo nie znają takich rzeczy? Nie, po prostu każdy wybiera swoją drogę i w tej drodze staje się profesjonalistą. I o to chodzi. Wiem, że nie lubi pan tematów religijnych, nawias buddyzm, ale gdyby jednak istniała reinkarnacja, to którym zwierzęciem, owadem, gadem albo płazem chciałby pan być i jakie do pana najlepiej pasuje? Ale w kategorii, że są ludzie, czy nie ma ludzi? W kategorii, gdy są ludzie, to chciałbym być albo tym kondorem takim, co zapierdala bardzo wysoko w Argentynie, czy gdzieś tam, te wielkie kondory, żeby mnie nie złapał. Albo hipopotamem. Czemu hipopotamem? Bo bym se leżał w błocie, ruchał hipopotanicy i nie musiał zrobić. A hipopotany wszyscy obchodzą łukiem. A gdyby nie było ludzi, no to wiesz, że dużo jest takich zwierząt, które bym mógł być. Ale na przykład zwróć uwagę, dwa gatunki zwierząt, dwa, nie? Nad którymi mógłbyś panować, to jakie to by były? Morówki. I? Jakieś ptaki, myślę. Szerszenie. Władza nad szerszeniami i mrówkami, władza nad światem. Rozkurwiasz wszystko. Wyobraź sobie takie stado, kurwa, 10 tysięcy szerszeni i puszczasz na ten, kurwa, kraj, który zajął, kurwa, Palestyńczykom, kurwa, ich ziemię. Ich, kurwa, nawet broń chemiczna by im nie pomogła, bo zanim się zagazowali. A mrówki by wypierdolił najgrubszymi dziurkami do banków, wyjebały zamki, otworzyły, wyjebały hajs. I to było, kurwa, mrówki i szerszenie. Lubi pan wzruszać się przy filmach o zwierzakach? Tu kilka wartych uwagi. Duma, Podróż do domu, Mój przyjaciel Hachiko, Marley i ja, Koń wojny. A jeszcze jest Mój przyjaciel pies, czy coś takiego też. Nie, tak, wszystkie oglądałem i na wszystkich byłem. Wszystkie, kurwa, nie. Już teraz pomyślałem o tym, co było Koń wojny, kurwa. Nie oglądałem. Ja pierdolę, jakie to jest przykre, nie. To nie będę oglądał. Nie oglądam. O Hachiko tak samo. Hachiko słyszałem, też nie ma. No. Wiesz, że jesteś idolem wielu ludzi, w tym moim. Wielkie pozdrowienia i zdrowia, panie Marcinie. Bardzo dziękuję, bardzo jest to miłe coś takiego usłyszeć, tylko że fajnie jest, jeżeli ludzie, którzy się w jakiś sposób utożsamiają z tym, co ja robię, widzą dwie strony tego, tak? Nie biorą tylko tego, co jest fajne, tylko biorą też to niefajne. I to, co jest niefajne, nie starajcie się powielać, jeżeli tego nie rozumiecie. Bo to jest, wiesz, nie? Bo to, że ja sobie zabluzię, zrobię coś złego, to ja to robię, bo ja wiem, dlaczego to robię. A ty wy starajcie się robić to, jak wy czujecie, a nie powielać tego, czego nie rozumiecie.
Marcin, czy słyszałeś o tym, że gwiazda walki wieczoru na gali Fame MMA, którą komentowałeś, została powinięta wraz ze swoją matką za publiczne pochwalenie morderstwa prezydenta Gdańska na streamie? Jak zachowałby się wobec takiej osoby podczas ewentualnego spotkania na przyszłej gali? A jak miałbym się zachować? Co miałem zrobić? Mnie to w ogóle nie interesuje. W ogóle mnie to nie interesuje. Wypowiedział swoje zdanie i miał takie prawo. A jeżeli polskich patriotów w niemieckim obozie zagłady nazywają faszystami i ich nie zamykają, to jest dobre? No właśnie. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Różal, wiadomo, że całe życie ciężko trenujesz. Ostatni trening z piekarzem Krzyśkiem, ostry trening, a on wygląda jak kot, a ty masz brzuch i praktycznie zawsze miałeś, nie byłeś taki, zawsze miałeś, nie byłeś tak wyglądająco umięśniony. Pytanie, dlaczego skoro trenujesz ciężko, nie jesz mięcha, to raczej powinieneś mieć kaloryfer. Generalnie kaloryfer to trzeba mieć dietę specjalną, samymi ćwiczeniami się go nie zrobi. Wiesz, przede wszystkim ja nie jestem sportowcem sylwetkowym, ja nie dam o sylwetkę. U mnie brzucha nie widać w kategorii mięśni brzucha, bo jestem potatuowany i to też jest inaczej. Nie mam jakiegoś brzucha wypasłego, że mnie wypierdala opona i wisi, ale nie mam jakiejś tam definicji mięśnia. Mam sylwetkę, kurwa, taką jaką mam, no i co ja mam zrobić? No przykro mi. Dzwoni do ciebie Jaru i mówi, że pobiło go 3 gości. Co robisz? Jedziesz ich napierdalasz, czy śmiejesz się, że Jaro się dał? Zależy, no jeżeli to jest gdzieś blisko w pobliżu, no to wsiadam i jadę. Jak ja mam jechać 300 km, kurwa, no to przecież zanim ja dojadę, to nie spierdolą, także kurwa, po prostu dzwonię w tamte okolice, żeby ktoś szybciej dojechał. A nie śmiejesz się, no to dobrze. Czy gdyby polskie federacje MMA zaczęły ze sobą współpracować, a nie rywalizować, to czy byliby w stanie przeskoczyć UFC pod każdym względem? I to jest właśnie takie pytanie, które też sobie zadawałem, bo tak, tylko że wiesz, to wtedy by nie było takich zarobionych pieniędzy dla tych federacji, prawda? Ale na przykład fajne byłoby konfrontowanie się zawodników z różnych federacji. Gdzieś tam jest plan konfrontacji właśnie Bellatora i UFC, tam na przykład skonfrontowanie FEN-u i KSW, prawda? I teraz jest Babilon. I jest na przykład ACA, tak? Także no fajnie byłoby, tylko że ACA nie jest polską federacją, no ale w Polsce robi galę, ma dużo polskich zawodników. Także wiesz, no fajnie byłoby takie konfrontować, nie? Aktualna waga pana Marcina? 115 kg. Czy wklepiesz Jarowi? Za co? Daniel Lomianczyk chce mnie bić. No, wydłuż macie tam swoje jakieś tam biznesy, to nie dochodzi. Skoro chciałeś często walczyć, to dlaczego nie poszedłeś do ACB obecnie, ACA? Bo po odejściu z Federacji KSW były rozmowy z dawnym właśnie ACB, teraz ACA, ale no wszystkich przebił Sławek Duba propozycją walki na zasadach K1, co nie ukrywam, bardziej mi pasuje. To tak jak Daniel Mianczyk walczy w K1 też, na zasadach K1, ale bardziej mi pasuje MMA. Ja walczę w MMA, ale bardziej mi pasuje K1, tak? Propozycja przeciwnika, no Lebanek na tamtą porę, no i kwota, jaką mi zaproponował, bo Sławek przyjechał i powiedział mi otwarcie, daję ci tyle i tyle i Lebanera, bierzesz? No kurde, no biorę. Czy zawalczyłbyś na Fame MMA z mega sportowym zawodnikiem? Na przykład walki pato streamerów, a ty z Krokopem w walce wieczoru. Nie. Tak samo uważam, że na galach sportowych nie powinno być freaków, tak samo na freakach nie powinno być walk sportowych. Oglądałeś Trybuny Ludu z innymi gośćmi? Tak. Praktycznie wszystkie oglądałem. Czy tak jak Daniel Omielańczuk uważasz, że Jaro to hipster? Nie wiem, co to jest hipster przede wszystkim. Ja też do końca już nie wiem. Jak on mnie uważa za hipstera, to ja nie ale wiem. Ale ja właśnie nie wiem, kto to jest hipster. No bo może jesteś hipsterem, a ja mówię, że nie wiem. Ja powiem, że jesteś, a nie jesteś, a może jesteś. A to nie jest homoseksualista. Nie. Jarek nie jest hipsterem. Ale też nie jest homoseksualistą. No właśnie, bo tak to zabrzmiało. O, Marcinku, sorki, że kolejny raz wywlekam temat konferencji, ale skoro jest taka opcja i zadania tobie pytania, więc korzystam. Rozumiem, że dziennikarz cię wkurzył z tym dobrem i złem, tak. Ale kilka razy później w wywiadach go zjechałeś, że to wysłannik jakiejś gazety nie znający się na niczym. Natomiast tym dziennikarzem był Mateusz Fudala, koleś znający się mega na boksie, ostatnio też wydał fajny album pierściarski.
Czy jakby kiedykolwiek on zaproponował ci wywiad, to byś się zgodził, czy po tym jednym pytaniu jest już u ciebie skreślony? Oglądam każdy wywiad z tobą i umówmy się, że często padają głupsze pytania. Nawias, oczywiście oprócz wywiadów z Jarem, które są najlepsze. Tak. Pozdro. Co byś zrobił? Nie, myślę, że nie wiem, o czym z nim gadać. Nie. Co sądzisz o salach Dean Parnas? 20 lat, a niszczy naszych byłych mistrzów. Jak on to robi? Przypomnę, że u nas ktoś ma 28 lat, to jest uznawany za młody talent. No to jest właśnie talent, to jest właśnie to, co mówiłem. Objawienie, to jest niesamowity zawodnik. Poza tym, zwróć uwagę jego ruch, tak? Jego flow, wiesz, to jest całkiem inne poruszanie się. To jest tak, jak na przykład jak ma mamy. Mamy tak samo, taki ma flow, miękkie poruszanie się, wiesz, gdzie? To jest coś, czego się nie nauczysz. To po prostu musisz mieć wrodzone. Może się nauczyć miękkiej pracy na nogach, jakiegoś balansu, jakiegoś, wiesz, ten. Ale to nie, to jest po prostu taki, kurwa, dar, nie? To się ma. Różal, masz tatuaże wszędzie. Nie myślałeś o tym, by wytatuować sobie oczy? Żebym był ślepy? nie, to... Co sądzisz o Mortal Kombat? Jaka jest twoja ulubiona postać? Jesteś moim, kurwa, bohaterem, nie? Mortal Kombat. Skorpion. Baraka. I Reptile. Reptile, no to patrz, to ja wystawiam Liu Kanga. Rucham Liu Kanga. Liu Kanga jak wystawiam. Jak Liu Kang wchodzi rowerkiem, to Baraka go jebie. Ja bym ci wszedł takim rowerkiem. Tak, zesrałbyś się. Sub-Zero? Sub-Zero, no dobry jest, ale już ci przesadzajmy. I kto? Jax może? Albo Johnny Cage? Jax to pluje w Jaxa. I robię, come here! Kurwa. Ale ogólnie ja musiał wybrać jednego. Jeden, nine. Liu Kang. Reptile. Ja zawsze Liu Kang. A ja zawsze Reptile. I ślizgi. I puszczam, kurwa, butle, lecisz, puch, hak, i plucie. No co nie, no to ja rowerek i ten takie kopnięcie z nogi. Tak, skoro. Ale dobra, teraz to jest wszystko chuj, bo są te, a jakby na Amidze zapierdala. A ja też na klawiaturze normalnie. Na joysticka. A na joysticka też, pamiętam. Ile joysticków, ile klawiatur. Amidze chyba nie, ale na Commodore graliśmy. Ile ludzi pobiłem, kurwa, przy tej grze, bo to wiesz, fair play przede wszystkim, ale ja muszę wygrywać. No zagramy kiedyś. Zagramy. Ile energetyków i kaw pijesz dziennie? No i tutaj zdziwię kolegę szanownego, ponieważ bardzo ograniczymy energetyki. Dzisiaj na przykład mamy godzinę za 5:16 i wypiłem jednego energetyka. Połowę wylałeś. Ale bywało, że wypiłem 12. Wiesz, że ja praktycznie tylko ciebie piję energetyki. Kaw nie piję w ogóle, bo serce boli. Niezdrowa jest kawa. Różal, z uwagi na to, że masz bardzo duży dystans do siebie, czy jeśli miałbyś okazję wystąpić w roście, tak jak Wojewódzki czy Diablo, wziąłbyś w tym udział? Nie. Bo tak akurat mnie nie śmiesz. Czy przegrałbyś walkę na ulicy z Hongman Choiem lub Gigantem Silvą? Żeby się z nimi nie bił, tylko wziął jakieś dechy z gwoździem i napierdalał z dystansu. Kto jest według ciebie najlepszym redaktorem w środowisku MMA? Z kim najbardziej lubisz rozmawiać? Jaru się nie liczy, bo siedzi obok. Ogólnie no to nie ma takiego podziału, no bo ja rozmawiam z ludźmi inteligentnymi, no Jaru, nie pamiętam imienia, z In The Cage, Mariusz Olkiewicz, Mariusz Olkiewicz z In The Cage, Wojtek z MMA News, no to jest wiesz co, nie? Kiedyś lubiłem rozmawiać, Adam z MMA.pl, kiedyś był MMA.pl. Taki w okularkach Adamowicz, Adam, nie pamiętam. Jacek Adamowicz. To jest z Roksach też. Tak, no tak. To z nim lubiłem rozmawiać, tak teraz z nim nie rozmawiam. Nie to, że go nie lubię, tylko że zmienił barwy klubowe. Co sądzisz o tym, że Krzysztof Zimnoch, po tym jak dostał na pizdę od aptekarza i 2 lata nie był aktywny ani sportowo, ani na social mediach, teraz nagle sobie wrócił i mówi, że robi głodówkę, dopóki nie dostanie walki z Arturem Szpilką. Dobry typ z niego, co nie? No niezrozumiałe to jest zachowanie dla mnie, no ale no... Może nie wiem. Ma taki sposób na siebie, no nie mi to oceniać. Marcin, jak wytłumaczyć dziewczynie, że nie możemy mieć w mieszkaniu ani kota, ani psa, ponieważ wynajmujemy mieszkanie od kogoś, a po drugie żadne z nas nie będzie miało na tyle czasu, żeby opiekować się. Każdy z nas długo pracuje, ona chce i chce. Pozdrawiam. Zmień dziewczynę. Czego byś nie życzył nawet najgorszemu wrogowi? Więzienia. Kiedyś po KSW-19 zrobiliście wywiad, w którym powiedziałeś, że się cieszysz ze zwycięstwa Pudziana nad Bobem Sapem. Czy jakby teraz doszło do rewanżu, czy kibicowałbyś Pudzianowi, czy prującemu się i wyzywającemu Mariusza Bobowi? Pozdro, wariacie. No ale, że
Kibicowałbym, znaczy inaczej, kibicowałbym. Na pewno bym nie chciał, żeby wygrał SAP, no, no w ten sposób. Żeby nie było, że teraz nagle hipokryzja, żeby, że wtedy tak, teraz tak. Po prostu nie kibicowałbym Pudzianowi, ale na pewno nie chciałbym, żeby wygrał SAP. No taka walka, wolałbym na przykład nie oglądać tej walki i nie wiedzieć jej wyniku. O. Sęczaj czy Błakaw? No bardziej mi się podoba styl Błakawa. Też. Błakaw jest... Bo Sęczaj taki jest... Troszeczkę za dużo takiego jest, wiesz, nie tyle pajacowania, takie wirtu, wiesz, takiego gibania, takiego za bardzo ośmieszania zawodników w ringu, tak? A jednak, jednak Błakaw tak się napierdala. Mocna walka, dystans, że boksuje. Sęczaj dużo, wiesz, takich robi jakichś zagrywek, dużo klinczu, wycinek, wywracania. Błakaw tego tak dużo nie robi. Jakie masz zdanie o zawodnikach? Wątek sportowy i wizerunek. No i tak krótko jest kilku zawodników. GSP pierwszy. Mega atleta. Mega atleta. To co robi, wiesz, na treningach, jak obserwuję na treningi, no to jest niesamowity gość, nie? Niesamowity gość. A jako człowiek, no co, cichy, skromny, nie wywyższa się, nie promuje się w jakiś chory sposób. No ale z tego, co życie pokazało, no to jest bardzo kontuzyjny, tak? No co, płaczy z kontuzjami. To jest może też to, o czym gadaliśmy o sterydach. Gdyby byłyby sterydy wszech wobec dostępne i dozwolone, to tego by nie było. Bo nie ukrywają, my doprowadzamy swoje ciało do granic, kurwa, wyjałowienia i musimy czymś się wspomagać. Niestety marchewką, czy kurwa, czy arbuzem tego nie zrobisz. Conor McGregor. No wariat, ale myślę, że w tym całym jego wariactwie jest on, albo w pewnym momencie po prostu został nauczony przez ludzi z tego tak zwanego public relation, że on ma taki być i jego to pochłonęło, tak? Albo a jeżeli jest taki, to okej, okay, a jeżeli go to pochłonęło i w pewnym momencie będzie musiał z tego wyjść, no to będzie mu ciężko, jako sportowiec, no to no fenomen, tak? Fenomen. Khabib Nurmagomedov. Mega zawodnik, mega sportowiec, taki, można powiedzieć, jak to się mówi, mnich, wręcz mnich, wysłać, nie? Z bardzo dużym szacunkiem dla rodziny, dla kraju, dla ojczyzny, dla zawodników, dla religii, który jest wyznawcą, także wiesz, no taki bardzo człowiek taki honorowy, z tego co wiesz, no, przy tym jest super zawodnik, nie? John Jones. No to jest talent i ewenement, bo to jest zawodnik, który ogólnie nie trenuje nie wiadomo jak długo. Ogólnie on trenuje krótko, tak? Wszedł od razu przebojem. Mój to jaki? I wiesz, no i jeżeli chodzi o to, no to robi, wiesz, no niesamowite rzeczy. Są te nagonki na niego, na te sterydy, na te antydopingowe jakieś, znaczy na dopingowe te rzeczy. Wiesz, ja to ci powiem tak, jeżeli chodzi o te dopingi, no mi to nie przeszkadza osobiście, tak? Jeżeli chodzi o narkotyki, że sobie lubi fuknąć, ty. Niech rzuci pierwszy kamieniem, co nie fuka. W dinozaura. Albo co, bo jaranie też jest narkotyk, tak? No ale jak? Ale nie, bo jak jest przyjęte? Jest. No jest, no jest. No właśnie, no i o to chodzi. Także wiesz, to jest to. Jedyne co, no to tam gdzieś ta była taka ta sytuacja, że nie by podpisał jakąś lojalkę, że będzie kapował, tak? No, to jest dla mnie słabe, a poza tym, no co, jest w jakiś sposób osobą, zawodnikiem generującym mega zyski dla federacji i dlatego w ten sposób jest też, wiesz, pomijany na przykład nasz Janek przez to, prawda? Krokop. No, prywatnie od osoby, która go zna, a miałem przyjemność poznania tej osoby, no to nie ma o nim dobrego zdania. Też tak słyszałem. No. Że jest takim człowiekiem niemiłym, o, tak, żeby nie używać jakichś takich słów. No jako zawodnik, no to jest, wiesz, no to jest fenomen, tak, jest fenomen. Poza tym kiedyś jest takie, jak to są zawodnicy, to po angielsku jak to jest, to tak patrzą sobie w oczy. Stardown. Tak, jest ten stardown, jak on stoi naprzeciwko Wanderleja Silvy. I Wanderlei Silva tak chodzi. Tak, no. A tak stoi tylko oczami za mnie. Taki jest komentarz, że tutaj ktoś, kto ma pseudonim morderca, a tu stoi prawdziwy morderca, który brał udział w wojnie. Mógł tam w tej milicji, tak? Także wiesz, no to jest człowiek, myślę, że jest kurwa z bardzo mocną psychiką i może też to, co się naoglądał w życiu na tej wojnie, spowodowało też, że jest taki, a nie inny, tak?
Cain Velasquez. Chyba jeden z największych kurwa pechowców, tak jak i GSP. Ale zawodnik no mega, tylko no sam widzisz co się dzieje, jak nie można się wspomagać kurwa chemią. Czy oglądałeś film o Conorze? Nie. Dobry film, polecam. Mhm. Czemu wy zawodnicy mówicie cały czas, że zarabiacie mało? Przygotowania trwają zazwyczaj 3 miesiące, to przecież nie dostajecie za walkę 9 tysięcy, tylko pewnie o wiele więcej. Treningów ile zrobić dziennie? Dwa po 2 godziny. Kowalski idzie 6-8 do pracy. Co ty na to? Kolego, napisz do Jaka w prywatnej wiadomości, zaproszę cię do siebie tylko na tydzień. Tylko na tydzień. Nie na 2 miesiące, bo po 2 miesiącach bym musiał cię zakopać pewno, albo rozpuścić w kwasie. Tylko cię na tydzień zaproszę. Przeżyj ze mną tydzień moich przygotowań. To zobaczysz. Jakie miałeś przyzwiska za mało lata? Chyba, że od zawsze byłeś Różalem. Na początku moim takim było Marciniak. Marciniak, później było Róża, Różal, Plastuś, Uszatek, Mumin, Kagato i Nóżka. A Nóżka czemu? Bo dużo walczyłem w semikontakcie, a w semikontakcie jedna noga praktycznie. Ja potrafiłem podpisać się swoją nogą. Wziąłeś mazak między palce i oczywiście nie było to, wiesz, pięknie, kurwa, kaligraficznie, ale no, było Róża. Ostatnio padła taka informacja, że dostałeś propozycję walki na UFC w Polsce. Czy możesz powiedzieć, czy był już jakiś rywal brany pod uwagę? To znaczy nie. To nie była propozycja walki, tylko to było rozpatrywanie się, takie wiesz, takie zwiad. No ale no, biorąc to, że jestem na środkach chemicznych, no to dobrze, że od razu było, wiesz, spełzło na niczym. Jak Marcin radzi sobie z przemijaniem? Kurwa, ciężko. No. Nawet nie zdawałem sobie w 1% sprawy, że będę przechodził takie katusze. Naprawdę, jest mi przeokropnie ciężko i bardzo trudno. Mam nadzieję, że to się zmieni w jakimś po upływie czasu, bo jeżeli to będzie wyglądało w ten sposób, to kurwa nie wiem, nie? Naprawdę ciężko. Poza tym jeszcze następuje to w takiej aurze, gdzie to jest, wiesz, spotęgowane, nie? Ale jest kurwa maśnie, bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko. Róża, dlaczego nie dociągniesz, połączysz sobie tych linii przez powieki? Tutaj? No chyba tak. Bo tutaj już nie da rady, bo patrz, jak tu miałem tatuować, to zamykam oko, a to jest bardzo delikatne i po prostu nie wchodzi. Czy widzisz jakiś potencjał wśród, nazwijmy to, zawodników MMA na karierę zawodową w tym sporcie? Wiesz, to nigdy nie można skreślać nikogo, bo nóż widelec komuś się odklei na tyle, że jednak postanowi pierdolnąć ten cały, wiesz, internetowy świat i zacznie trenować. A może tam gdzieś znajdzie się jakiś, wiesz, też taki wirtuos. No słuchaj, no będą też mieli wycierać klatki ten, a suma sumar oczywiście na farcie Lucky Punchem zdobyłem mistrzowski pas federacji, w której miałem być, wiesz, słuchajcie. Także wiesz, no nie wiadomo, trzeba się poprawić. O, dawaj. Jeśli poruszamy się z prędkością dźwięku i puścimy bąka, czy najpierw go usłyszymy, czy poczujemy? Z prędkością światła. Kurwa, ciężko. Chodziłem do chemika, to jeszcze jest chyba wyższa matematyka. Różal, czy masz jakieś śmieszne sytuacje po zapaleniu ziółka? Mam. Ostatnio jak się zajechałem, z 3 lata temu, to takiego miałem naprawdę dobrego Holendra. Kolega poczęstował i tak zafukałem się. Nie mogłem wstać, więc nie mogłem się podnieść. Śmiesznie było, no. Czy Marcin już wie, czemu parówki berlinki są pakowane po 5, a nie po 6? Nie daje mi to spokoju. Biję do filmiku z Jurasem. No właśnie. Też nie mam pojęcia. Rural, czy popierasz koalicję propolską Brown, Corwin, Leroy, Narodowcy jako ostatnią deskę ratunku na normalność i odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę? Zdrowia, rodaku. Chciałbym im wierzyć. Po prostu. Chciałbym im bardzo wierzyć. Taka jest. Siemano Różal, jest szansa, żeby polatać z tobą na moto? Znaczy ja nie latam z kimś na moto, bo ja nie używam motocykla w kategorii weekendowych przyjażdżek, czy jak to się mówi wokół komina, tylko po prostu jeżdżę na motocyklu, zamiast jechać teraz do miasta
załatwiać coś samochodem, to jeżdżę motocyklem, prawda? Na tej zasadzie. Ja dużo jeżdżę w kategorii po prostu przemieszczania się. Ale gdy się tam kiedyś złapiemy, to nie ma problemu. Zawalczyłbyś z Jarem na Fame MMA za 1 000 000 złotych na głowę? Tak. Ja bym nie zawalczył. Nie, chociaż za bańkę. Za bańkę, na łeb. Kurwa. Można przyjąć. A ja bym nauczył Jara kopać obrotówkę z wyskoku po salcie, znokautowałby mnie, żebyśmy dostali bonus za nokaut i cych. Co musiałoby się stać, żebyś zadzwonił na policję? No musiałbym chyba kogoś zabić przy świadkach i sam na siebie zadzwonić. Różal, co sądzisz o Peter Thielu? Może przyjechałbyś do Wrocławia, do jego klubu na Nowym Dworze i pokazał parę sztuczek? Rafał Peter, bardzo serdecznie pozdrawiam. No Rafał to jest historia mojego życia, tak? Tak jak i większość zawodników, z którymi zaczynaliśmy, ogólnie przecieraliśmy szlaki w polskim K1. No tak jak mówię, Rafał Peter, Łukasz Jarosz, Igor Kołacin, tak? Przemek Miękinia, Piotrek Lepich, Dawid Trulka, kto tam jeszcze z tych ciężkich, kurwa, teraz ciężko jest to wszystko, ten Misiaczyk, który nie pamiętam imienia tego kolegi, Michał, kurwa, ja pozapytałem, ale no było nas kilku i wiesz, to wiesz, z Rafałem walczyłem dwa razy, raz wygrałem, raz przegrałem, na jednym właśnie turnieju K1 przegrałem z nim, to wtedy pojechałem, pamiętam, tydzień po tygodniu też właśnie po walce po pierwszej mojej walce w tajskim boksie we Francji, to właśnie przegrałem, no to wtedy właśnie ważyłem, co zdjęcie jest, nie? Kurwa, jak ponton. I miałem kość pękniętą tutaj, bo dostałem w ryja. I wtedy pamiętam, z Rafałem przegrałem. Dobra walka była, ciężka walka była. I później na drugi rok walczyłem też z Rafałem w finale i też pojechałem tydzień po tygodniu po walce, co walczyłem w Grand Prix Węgier. To wtedy miałem kość strzałkową pękniętą. Mówię, kurwa, znów się historia powtarza. Znów, wiesz, coś tam mam uderowane, znów walka z Rafałem, ale tamtą walkę akurat mi się udało wygrać, nie? Rafał też jest pechowiec, bo Rafał walczył z nami ciężkimi, a on nawet stówki nie wyłapywał, tak? On 90 tam parę kilo i to naprawdę w takim tym. I teraz tak, w pierwszym turnieju po ciężkiej naprawdę walce półfinałowej ze mną, tak? Później walczył z Łukaszem Jaroszem. A w drugim turnieju po ciężkiej bardzo właśnie walce z Tomkiem Najduchem wszedł do finału ze mną. Także wiesz, no też tak, no mówię, tak jak jest właśnie w tych turniejach, wiesz, schodzi, nie? Nieraz jest tak właśnie poukładane te turnieje, że no trafiasz na jakąś taką rozpiskę, która bardziej cię wyjałowi niż ktoś z drugiej drabinki, no i wiesz, schodzi. Dlatego te turnieje K1 światowego, które były, no to ogólnie były oparte na turniejach, tak? Tylko, że też uważam, że na przykład, zobacz, była taka walka, pamiętam, jak Ernesto Host dwa razy walczył z Paulem Sapem i przegrał, nie? I to jest chyba największa ujma dla Ernesto Hosta, tak? No, chyba tak. Ale wiesz, ale było tak na przykład, że wiesz, że w turniejach zawodnicy ze sobą przegrywali, a w superfightach wygrywali, wiesz? Ja uważam, że wiesz, no, te turnieje pokazywały taki hard ducha i takie, wiesz, odporność na to wszystko, ale jeżeli chodzi o taką jakąś, wiesz, wyłanianie tych najlepszych zawodników, to wyłaniało w kategorii, że w tym momencie wygrywałeś turniej, bo wytrzymałeś bardziej, ból, to wszystko przeszedłeś, ale gdy wychodzi dwóch zawodników, jak są walki zawodowe, wiesz, nie turniejowe, to wiesz, każdy ma takie same szanse, jak teraz jest ten turniej DSF-u zrobiony, wiesz, chodzi, nie? Tylko, że to jest turniej na zasadzie takie, że po prostu są takie super fajty, nie? Ale właśnie te turnieje takie, które były, no to pokazywały taki naprawdę, kurwa, hard ducha, że wychodziło się po pierwszej walce obity, kurwa, pokontuzjowany do szatni, okładali cię lodem, kurwa, ty czekałeś, wychodziłeś do drugiej walki, kurwa, euforia po wygraniu drugiej walki, już chuj, nie chce ci, a ty jeszcze masz finał. I wiesz, schodzi, a to kurwa boli, a poza tym na turnieju mogłeś w sumie stoczyć 15 rund. Bo zawsze miałeś te dwie dodatkowe jeszcze. Były trzy podstawowe, plus jak nie było rozstrzygnięcia, to były dwie dodatkowe, nie? To było, kurwa, ciężkie w chuj, nie? Marcin, mówiłeś kiedyś o sprzedaży motocykla i kupnie spadochronu. Pytanie moje, czy skoczyłbyś ze mną w tandemie ze spadochronem? Jeśli tak, to zapraszam. Myślę, że uda nam się dobrze wypaść ze sprawnego samolotu. Myślę, że chyba bym się nie odważył, bo nie znam, gdzie kolego to jest, raz.
A dwa, czekam na to, żeby skoki na spadochronie troszeczkę zeszły z takiego modnego czegoś, bo jakaś osiemnastka, jakieś tak. Nie, chcę, żeby to wszystko tak troszeczkę, wiesz, przyjadło się, o. Żeby się przyjadło, że to sobie zrobił, tak wiesz, nie? Jeśli chodzi o trenowanie, to lepiej mieszkać na wsi czy w mieście? No to zależy, jeżeli jesteś już osobą w jakiś sposób, która ma to wszystko poukładane. Masz ludzi, którzy ci pomagają, potrafią cię dociążyć i w jakiś sposób z tobą współpracować, no to normalne, że lepiej jest na wsi, bo cisza, spokój. Ale jednak dostęp do wszelkiego rodzaju udogodnień, no to jest miasto, nie? Czy nie byłby pan zainteresowany walką w DSF-ie z Dawidem Żółtaszkiem, ze względu na to, że jest to zawodnik dojrzały i mega charakterny, dający super wojny pomimo lat? Tak. No, Dawida poznałem na walce właśnie, jak walczyłem z Peterem Grahamem. Dawid wtedy walczył o pas z Rankiewiczem na gali na Torwarze. Ten sam raz 4-1. Także tak. No super, ja się bardzo cieszę, że Dawid walczy, że tak zawodnicy jak ja walczy. I Dawid też, z tego co mówił, to on nie ma jakiejś takiej nie wiadomo długiej historii sportu. On zaczął też od niedawna. Ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę walk polsko-polskich. Mnie walki polsko-polskie nie nakręcają, nie motywują, ja nie chcę. To jest tak jak właśnie... To też jest spowodowane całą może tą nagonką, całym tym gnojem, tym syfem, tak? Nie chcę tego, nie chcę walk polsko-polskich. Co pan sądzi o najnowszej płycie Rycha? Szczerze, przykro mi i wstyd, ale nie słuchałem. Przywiozę ci następny tygodniu. Chciałbyś, żeby nagrano film dokumentalny o tobie i Różalewie, a zarobione pieniądze w całości przeznaczono na prawdziwe fundacje? To znaczy, mi się chyba już nie chce filmów, bo jakiś tam dokument na mój temat powstał. To było Życie Motyla. To taki Piotrek Berdaś to robił. Ja się z tym filmem raczej nie utożsamiam, ponieważ jest to przedstawione tylko w jakiś sposób, że ja tam jestem tylko lekomanem i człowiekiem tylko pesymistycznym. Tak, ja wiesz, taki wycinek mojego życia, tak? I chyba nie chcę, żeby ktoś starał się być mną, siedział mi zawsze na garbie, łaził za mną, bo to paradoksalnie rzecz biorąc, kurwa, powstał ten film. Ja oczywiście na tym skorzystałem w jakiś sposób, ale mi się to w ogóle nie podoba, tak jak to zostało później poklejone i przedstawione. Co nie podobało się panu najbardziej w karate Kyokushin? A co najbardziej i co sądzi pan ogólnie o tej sztuce walki? Nie wiem, ja nie trenowałem nigdy karate Kyokushin. Nie mogę się wypowiedzieć. Tsunami trenowałeś. Tak, tsunami trenowałem. W karate Kyokushin nie podoba mi się to, że nie ma ciosów na głowę, tylko jest bicie po klatce piersiowej, no to mi się nie podoba. I nie rozumiem jak ta, bo tam jest coś takiego, że jest runda dwuminutowa. Po rundzie dwuminutowej chyba jest albo dogrywka, albo łamanie desek, a później jest stawanie na wagę, coś takiego jakoś. Takie. Dla mnie to jest niezrozumiałe troszeczkę, no ale no, inni to rozumieją, uprawiają, są szczęśliwi, także wiesz, także super. Co pan najgłupszego zrobił w życiu? Nasrałem do butów. Swoich? Nie, komuś. Dzień dobry, panie Marcinie. Ja z zapytaniem, kiedy wykupuje pan kawałek tego lasu, który pokazywał pan na jednym z wywiadów, jadąc na kładzie, i zaczyna organizować grzybobrania dla grup kibicowskich? To świetna idea. Co do grup kibicowskich, to mam taki fajny tutaj kawałek pola. Musiałbym poznać z właścicielem, bo z każdej strony jest on odizolowany od cywilizacji i nawet gdyby organy ścigania chciały dostać się, to będą gdzieś tam satelity, co dadzą znać przez telefon. A my wtedy grillę i cyki grillę, bo rzucamy piłę i wyrób grillę, ale można byłoby fajne ustaweczki robić. Trzy rzeczy, za które kochasz i trzy, za które nie lubisz Polski jako narodu. Polskę za co kocham? Bo wychowałem się w Polsce, bo całe życie żyję w Polsce i Polska dała mi bardzo dużo. Daje mi bardzo, że mieszkam tutaj, tak? I mimo tych wszystkich narzekań, tego wszystkiego, że jest źle, jednak ja swoją pracą i też szczęściem doszedłem do czegoś, tak? Właśnie w tym kraju. Miałem epizod, że musiałem na chwilę uciekać z kraju w takich czy w innych, z takiego czy innego powodu. A za co nienawidzę, to nie chodzi, że nienawidzę kraju jako kraju, tylko nienawidzę jednostek, bo w Polsce jest taka właśnie ta mentalność, może to też jest spowodowana tą pogodą, że większość mamy ponuro. Jak jest ponuro, to oddziałuje na człowieka. I taka zawiść. To jest wszędzie, to jest w każdym kraju, nie ukrywajmy tego. Ale w Polsce jest to spotęgowane, ta zawiść, ta brak takiej tożsamości narodowej, że
kurwa, nie mieliśmy kurwa bananów, dali nam banany, my jak te małpy lecimy za tymi bananami, wiesz, chodzi, nie? I właśnie to jest to, o czym gadaliśmy, ta nagonka, kurwa, że Polak na Polaka woła, kurwa, faszysta, bo Polak, kurwa, z flagą jest dumny tym, że jest, kurwa, wiesz, patriotą i nacjonalistą, bo, kurwa, bo Zachód, bo LGBT-owcy, bo, kurwa, bo tęcza, bo, wiesz, chodzi. I tego, kurwa, nienawidzę tego, nie? Nienawidzę tego. Panie Marcinie, kto pana sabotuje tymi hipsterskimi marynarkami ostatnio? Firma Crew Difference i nie sabotuje, tylko to są najlepsze garnitury, jak się mówi, ever. Krzychu robi, kurwa, taką robotę, że polecam wszystkim, którzy, kurwa, chcą mieć garnitur, w którym będą się czuli jak prezydenci. Uszyty na miarę, dopasowany, wzornictwo, ła, po prostu same plusy. Uważasz, że twój pasierb to przyszłość sportu walki? Nie. I czy przebije twoje osiągnięcia w sportach walki? Z tego, co się orientuję, to ja na jego wiek jest już bardzo utytułowany. Możesz wymienić jego osiągnięcia? Tak, Kubuś sobie startował, Kubuś sobie trenował, ale Kubuś na tą chwilę nie ma ochoty trenować, nie interesuje go to. Poza tym, gdyby Kuba chciał trenować, to ma salę w domu, ma mnie, który uważam, może mu kilka fajnych rzeczy pokazać. Kubę to nie interesuje, bo na siłę nie będę brał na salę. Bo to nie o to chodzi, bo my nie mieliśmy nic, my mieliśmy tylko sport. A Kuba ma dookoła różne atrakcje. Kuba bardzo poszedł w jeździectwo, zdobywa mega trofea, skacze coraz fajniej, dba naprawdę o konie, to jest jego pasja, on tym żyje i rozwija się w tym kierunku. I jeżeli będzie kiedykolwiek chciał znowu wrócić do trenowania, ja mu służę pomocą, a jeżeli nie, no to niestety w jeździectwie ja mu nie posłużę, ja mogę mu kupić sprzęt jedynie. Czy czytasz czasem blog pana Stanisława Michalkiewicza? Udostępniałeś kiedyś jego wykłady. Jakie masz zdanie o tym panu? Z bardzo dużo rzeczami się zgadzam z panem Michalkiewiczem, ale z bardzo dużo rzeczami też się nie zgadzam. Z rzeczami, które bronią Kościoła katolickiego w kategorii pedofilii, w kategorii defraudowania pieniędzy, w kategorii państwa wyznaniowego, z tym się nie zgadzam. Różal, czy odczuwasz jakąś różnicę w wydolności fizycznej, samopoczuciu, codziennym funkcjonowaniu na plus lub minus, od kiedy nie spożywasz mięsa? Powiem tak. Ostatnio robiłem badania, bardzo takie zaawansowane badania i wyszło, że mam wątrobę 16-latka. I ogólnie moje ciało w kategorii jakichś takich tych jest super. Oprócz tych stawów, wiesz, nie? Tego wszystkiego poniszczonego. Ale nie, nie czuję różnicy. A powiem inaczej, czuję się o wiele lżej, bo jednak mięso w kategorii jedzenia mięsa, jak będzie przygotowane, to dociążę. Czuje się człowiek po tym ciężko. A dwa, jemy zwłoki, tak? Jakby nie patrzeć, jemy zwłoki, a jedzenie zwłok, no to zawsze coś tam powoduje. Marcin, co pomyślałeś sobie, kiedy Popek po wygranej walce z kulturystą Robertem Burnejką stanął na środku oktagonu i krzyknął: jestem już fajterem. Bardzo mi się śmiać zachciało. Różal, wiem, że wodzisz się ze sportów uderzanych i to sprawia ci najwięcej przyjemności, ale czy, przygotowując się pod walki MMA, polubiłeś czasem treningi zapasów i jiu-jitsu? Polubiłem treningi parterowe, może nie tyle jiu-jitsu w kategorii, wiesz, kimona, tylko takie, wiesz, smyki, ucieczki z dołu, troszeczkę skontrolowanie góry, jakieś tam wirtuozeryjne techniki kończące niebo, bo jakoś tak, wiesz, nie chcę mi się tego przyswajać. Mam tam kilka swoich takich technik, które wchodzą mi za zawsze, tak? Jest to między innymi duszenie, które udało mi się wykonać. Oczywiście to był fart, bo pierwsza runda była majstersztykiem. To jest to. Zapasy może nie tak bardzo, bo mam niedowład nóg. Ciężko mam dynamicznie wejść w nogi, ciężko mam gdzieś tam coś ten. A poza tym kolana. Ból jest kolan i... Trójkąt rękoma lubisz? Cyk! Tak. Czy widziałeś walki Gracjana Szadzińskiego? Co sądzisz o tym zawodniku? Młody, perspektywistyczny, impulsywny, z wymową w ręku. Także no, miejmy nadzieję, że mnie się piął. Mnie się piął i naprawdę kiedyś dopnie, kurwa, szczytów. Co sądzisz o Damianie Janikowskim? Czy twoim zdaniem jego porażka w walce z Michałem Atelą to był tak zwany kubeł zimnej wody na głowę?
Nie uważam, że to był kubeł zimnej wody, po prostu przegrał walkę. No ludzie, kurwa, oduczmy się tego, że jakikolwiek, kurwa, zawodnik potrzebuje kubła zimnej wody. Wygrywamy, przegrywamy. To jest właśnie wpierdolone w ten nasz jebany biznes. Tak to jest poukładane. Nie można non-stop wygrywać. Tak samo, kurwa, w walce jest, że jeden wygra, drugi przegra. My to akceptujemy, my w to wchodzimy, chociaż przegrana boli, boli w chuj. Boli w chuj i nawet jak przegrasz jedną walkę, a później wygrasz ileś tam, to ta przegrana siedzi. Może nie siedzi w momencie, gdy jesteś cały czas zawodnikiem aktywnym, ale przychodzi ten czasami smutek, nostalgia, zamyślenie, wracasz tam i to boli. Boli to jak drzazga w dupie. I nikt mi nie powie, kurwa, bo każdy do tego wraca i każdego to boli. Bo w normalnej walce byśmy nie żyli. I byśmy o tym nie myśleli, jeżeli nie ma reinkarnacji. A tu jednak, kurwa, myślisz. Poza tym to jest... Nie jest sport jak każdy inny. To jest walka, to jest bicie się. Czyli w tym momencie zostałeś zbity, zdeklasowany i to wszystko. Ale ja nie uważam, że, kurwa, przegrana walka to... Bo tak jak powiedziałem już w waszym pytaniu, ludzie zawsze najbardziej pamiętają te przegrane walki, tak? Mimo, że wygrasz 10 fajnych, jedną przegrasz chuj, nie? Na chuj się nadajesz, kończ karierę. Dlatego wiesz. Witam, Marcin. Czy w tym roku będziesz w Skaryszewie? Nie. W tym roku nie będziemy w Skaryszewie. Niestety wszystko tak się poukładało, że terminy... To jest to, o czym gadaliśmy. Są po prostu z rzeczy, zobowiązania i kontrakty, których ja niestety nie jestem w stanie przełożyć. Ja próbowałem to przełożyć. Myślałem, że Skaryszew będzie w lutym, niestety jest w marcu i tak już próbowałem przekładać, coś tam, no niestety, na tą chwilę jestem w dupie. Byłem 3 lata z rzędu, wykupiliśmy w sumie ze Skaryszewa mnóstwo koni, dużo fundacjom pomogliśmy, dlatego uważam, że inne osoby też mogą się wykazać i też mogą tam jechać pomóc. Różal, załóżmy, że masz magiczny przycisk, po naciśnięciu którego znika 90% ludności świata, przez co przyroda się odradza i ziemia odżywa. Czy naciśniesz guzik? Pum. Byliśmy w tych 10%, patrz. Widocznie. Wesoło jest życie staruszka? To zależy. Zależy jak na to spojrzeć, bo tak jak było wcześniejsze pytanie o przemijanie, to nie, w ogóle to nie jest kurwa do śmiechu, nie? W ogóle. Jest kurwa raczej jedynie postawić budkę, wódkę kurwa i pić, nie? Żeby, wiesz, żeby to wszystko zapić. Ale tak poza tym przemijaniem i poza tym, że tracisz to, co zyskałeś przez całe życie w kategorii sprężystości, fizyczności, tego wszystkiego, no to można się pośmiać. Bardzo prosty schemat. Mam przyjaciela Dyśka, pozdrawiam. Pamiętam, jak jego Kacperek się hajtał. Nie hajtał, tylko rodził. Ja byłem przy narodzinach. Ja tego zaszczańca na rękach trzymałem. A teraz Kacper u mnie ćwiczy. Damian, syn Żyta, też pozdrawiam. Ze Żytem stałem po bramkach, jeździliśmy na bramki, bo Żyta latał taki jego zaszczaniec bez zębów. A teraz Damian mi pomaga się w przygotowaniach, mnie dociąża. Wiesz, co chodzi. Kurwa, to jest wielce, nie? Ostatnia walka Mateusza Gamrota z Kojkę. Zrobiła na tobie wrażenie? To znaczy, wiesz co, myślę, że Mateusz obnażył całkowicie Kojkę, że Kojkę oprócz parteru nie potrafi nic. Tak, jest parterowcem, zajebistym zawodnikiem, ale dla MMA niestety to nie wystarcza. A Mateusz Gamrot, będąc mega grapplerem, znalazł się w każdej się znalazł tutaj. W każdej znalazł się płaszczyźnie. Po pierwsze, primo, szacunek, wariacie. Jakie masz ulubione miejsca w Polsce poza Różalowem? Wiem, że byłeś kilka razy na Kresach Wschodnich. Podobało ci się tam? Pozdrawiam. Najbardziej lubię morze. Lubię morze, lubię Bałtyk. Nie wiem dlaczego, ale od dziecka. To może dlatego, bo zawsze na wczas jeździliśmy rodzicami nad morze i od tamtej pory uwielbiam morze. Jaki alkohol najbardziej lubisz? Piwo i whisky. Co cię najbardziej denerwuje w twojej partnerce? Tylko pamiętaj, że do ustaleń z pizzy, jak będzie coś złego, to muszę powycinać. Pozwól, kolega, powiem ci tak. Masz pewną tak samo, że masz kobietę. Jak może cię nie wkurwiać istota, która co miesiąc, przez tydzień krwawi i nie zdycha? To jest kurwa normalne. No nie. Dziękuję.
Na pewno słyszał pan o projekcie Iron Warriors Team, walki kibiców w klatce. Było. Gdyby pan mógł skompletować swój Dream Team do wystąpienia w takim turnieju złożonym z 5 zawodników, kto to by był? Z polskich zawodników walczących w MMA. Nie ma, że z polskich, ale no z 5 jest, tak? No to liczmy, że polscy zawodnicy walczący w MMA. Tak, załóżmy. Tak? No. Kurwa, to teraz wiesz co, taki tak na szybko... Kurde, musisz wybrać zaraz. Szybka akcja. No to na pewno Michał. To wiedziałem. Michał Materla. Ja dwa. Poczekaj. Tak szybko. No kurwa, no za dużo nazwisk mi się przewija. Nie wiem, musiałbym to wszystko wiesz, żeby nikogo nie obrazić, nie pominąć. Ale to na pewno wiesz, cyk. Kurwa. Daniel Omielańczuk, no to 3, jeszcze 2, tak? Michał Włodarek, 4. Wiedziałem też, że Włodarkę wymienisz. I został ostatni wariat. Kurwa, jakoś takiego satelitę, wiesz, mniejszego. Zapierdano, wiesz, cyf. Kurwa, kto? Gracjan. No i dobra, mamy 5. Pytanie numer 298. A ile się zostało? Z 50. No kurwa. A żeś dał teraz, ty. Jest pół do 5. Jaku, kiedy na chatę pojedziesz? Ja ci mówię, że... Dobra, bo ja do... Musimy do tej, to musimy się wyrobić. Perun, Veles... Godzinę mamy. Nie, to zdążymy chyba. Dawaj. Perun, Veles czy Sfaruk? Perun. Co myślisz o zatrzymaniu Adama Wieczorka? No jak to mówią, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, prawda? Poza tym w tych światach kibicowskich ostatnio coraz częściej jest, że wiesz, wszystko jest fajnie, ogólnie w bandach jakiś, jak jest kolorowo, są narkotyki, zabawa, dziwki, wszystko idzie. A najgorzej jak zaczynają wyroki wchodzić na plecy. I wtedy jest, bo to nie tylko, bo Adam jest bodajże z ekipy Ruchu Choszów, ale i w Wiśle Kraków tam słyszałem, że się jakieś już dzieją dziwne rzeczy, wcześniej w Lechu Poznań, no jest, wszędzie gdzieś tam się dzieją, i w Łodzi bodajże, no nie pamiętam już w jakich klubach, ale no wszędzie skądś tam dochodzą, że no coraz częściej to się zdarza, tak, no to jest słabe, nie? Czemu zamazałeś tatuaż Batorego? Przyjmę już Batorego. No, nie wiem o co chodzi. Statek Batory czy Stefan Batory? Czy Marcin miał okazję poznać świętej pamięci trenera Andrzeja Firsta z Krakowa? Kogo? Andrzeja Firsta. Tak. Byliśmy na kadrze, pamiętam wtedy w Zakopanem, jak kończyłem 18 lat. I właśnie Andrzej First wtedy był i na tej samej kadrze trenowaliśmy. No i wcześniej jak jeździłem za amatora na zawody, to miałem przyjemność poznać Andrzeja. To prawda, że trenował Cię sam Chuck Norris? Tak. Znaczy inaczej, to ja trenowałem Chucka Norrisa. Jak gala w Pyrzycach, Różal? Podobała się? Tak. Ja ogólnie lubię na galę jeździć. Kiedyś nie lubiłeś? Kiedyś może inaczej też na to patrzyłem, bo teraz tracąc już to wszystko, będąc na gali, ja znów to jakby troszeczkę chłonę, jestem częścią tego. Czyli tak jakby sobie chcę rekompensować coś, co tracę. Mhm. Czy namówisz Jara, żeby pojechał na Fame MMA 3? No trzeba się Jara pojeździć na Fame MMA 3. Nie pojadę. Ale proszę Cię, pojedziesz, bo ja Cię zapraszam, a nie będziesz mógł mi w stanie odmówić. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ale właśnie, żeby... Ja też mam pewne zobowiązania. O, no, to było dobre. No, dobrze. Gdybyś miał jeden strzał KO, komu byś go podarował? Jeszcze raz? Gdybyś miał jeden strzał KO, komu byś go podarował? Oligarsze z Torunia. Czy zdajesz sobie sprawę, że dużo młodzieży, którzy nie oglądali Twoich wielu walk, postrzega Cię jako freaka? Mnóstwo wywiadów, charakterystyczny wygląd, popieranie Fame MMA sprawia, że postrzegają Cię jak Popka czy Stracha. Przepraszam. Panie. Przepraszam. Panie Marcinie, wiem, że nie powiesz do kamery, czy zapałeś tego śmiecia, zaskatował psiaka, ale powiedz chociaż, czy zesrał się w majtki. No nie powiem tego do kamery. Zdenerwowałbyś się, jakbym Ci zajechał drogę gdzieś na trasie, wysiadł i poprosił o zdjęcie? Nie, dużo razy miałem takie sytuacje. Jest to, jeżeli jadę w kategorii nie ma, wiesz, spiętych jajec, nie, że nic ważnego, to co mi szkodzi, no przecież no,
kurwa, świat się kurwa nie wiesz, nie skończy, prawda? A jeżeli ktoś uważa, to będzie dla niego jakieś spełnienie jakiegoś jego takiego, wiesz, życzenia, nie wiem, jakiegoś marzenia czy coś, a mi mówię, w niczym to nie przeszkadza, czemu mam tego nie zrobić? Kiedy wystąpisz w Tańcu z Gwiazdami? Bo jako były sportowiec, a obecnie celebryta, pasowałbyś idealnie do tego show. Miałem propozycję Właśnie? Występu w Tańcu z Gwiazdami i to ja powiedziałem tej pani bardzo kulturalnie, że pierwsze primo, to nie jest program właśnie taki stricte, do którego ja bym poszedł, ponieważ ten program mnie w żaden sposób nie interesuje. Tak? Ja się nie utożsamiam z tym programem. A już w ogóle takim czynnikiem, który mnie, wiesz, w ogóle dyskwalifikuje, no to jest mnie do władną, przecież nie będę. Kurwa, jak kuter noga, nie? Skakał. Podziękowałem bardzo ładnie, pani mi też podziękowała i koniec. Jak wspominasz treningi z legendą polskiego MMA, Kamilem Walusiem? Bardzo, fajnie. Pozdrawiam, Kamilek. Ja też pozdrawiam. No, życie się potoczyło tak, jak się potoczyło. Kamil skończył karierę, zajął się swoimi sprawami. No, szkoda, bo bardzo lubiłem i ceniłem Kamila. Dawid Ozdoba podczas swoich transmisji wspomniał, że chciałby organizować street fighty dla młodych zawodników i chciał, żebyś brał w tym udział jako patron. Czy podczas gali Fame MMA 2 wspomniał ci o tym i jak na taką propozycję się zapatruje? Tak, była rozmowa, jak właśnie Dawid zaproponował coś takiego, żebyśmy to robili dla takiej młodzieży, jak to się mówi, trudna młodzież, tak? Że z jakimiś tam problemami, że mogli się wyładować. Oczywiście to było wszystko, wiesz, pod kontrolą i lekarską, i sędziowską, żeby nie było ten, ale że mogli, wiesz, się trochę tak, wiesz, poprać. I wspominał o tym. Ja powiedziałem, no słuchaj, no to nie jest tak, że teraz na chłopsiu powiem, tak, robimy to od razu. Ale mówię, jestem na tak, może wrócimy kiedyś do tematu. Powiedz coś więcej o mamie Janince. O czym rozmawiacie? Jak często wpada do Różalowa i czy daje ci reprymendy? Oj, mamuśka to jest tak kochaną kobietą, chyba jak większość mamuśków. No co, no przyjeżdża do domu i mi ośmiesza, no i nie da, wiesz, do kuczami zawsze ten. Moja mama już ma swoje lata, 49 rok, już ma swoje lata, ale jest szczupłą kobiecinką, wysoką, wiesz, taką, wiesz, cały czas sprytną. Przyjeżdża, odwiedza nas, tylko wiesz, no, mama tak autobusami, tak ten, to wiesz, to nie chce się też za bardzo, z ojcem nieraz przyjedzie. Albo jak na przykład ja po nią pojadę, ale wiesz, no też teraz nie jest też pogoda jabłka, żeby ona tak sobie robiła wycieczki, ale z mamą zawsze miałem dobre kontakty. No co z mamą, to ja gadam o wszystkim, no totalnie o wszystkim gadam, bardzo ją lubię, kocham, pozdrawiam, no i niech żyje kobiecinka jak najdłużej. Jakie to uczucie złamać komuś szczękę? Chwila, moment. To jest chwila, moment, no jeden dobry, kurwa, krótki cios i chuj, nie? Chuda ręka, szczęka pęka. Czy interesują Cię tematy związane ze spiskowymi teoriami, jak Illuminati, kosmici itp.? Tak, bardzo. Czy ludzi pokrytych tatuażami można kremować? Kremować? Też się zastanawiałem, archata. Nie, no jasne, no wszystko można spalić. Co byś zrobił, gdyby na Twoich oczach pięcioosobowy gang gejów, muzułmanów, komunistów kopał małego psa? No co, no... Prawdopodobnie tutaj zrobiłaby się... Zwróciłby się uwagę. Tak, zrobiłaby się taka ubojnia. Pierwszy raz w życiu zrobiłbym transmisję live, a później bym się okopał i czekał, aż przyjadą po mnie. W której pizzerii rozwoziłeś pizzę w Płocku? Pizza, Telepizza K. Już nie ma. Czy oglądał, bądź ogląda pan może skoki narciarskie? Nie. Ale wiem, że jest Kamil Stoch, był Adam Małysz, Piotr Żyła, no. Czy będzie jeszcze możliwość wylicytowania, wygrania treningu z panem? Oczywiście. Różal, czytałeś książki Wojtka Sumlińskiego? Nie, bo ja nie czytam książek. Już wcześniej mówiłem. Jak myślisz, czy człowiek o takim dobrym sercu jak ty też może trafić do piekła? Chyba gorszego piekła niż co na ziemi to nie ma. Czy chciałbyś wystąpić w reality show typu Agent, Asia Express itp.? Agent, tak. Asia Express nie, bo w Asia Express jest za dużo chodzenia, biegania, cały czas tego, to nie. Agent to są zadania. Trzeba zrobić zadanie i na chatę, nie? Cześć Marcin, co sądzisz na temat stadniny w Janowie Podlaskim po zmianach i czy byłeś tam kiedyś? Nie byłem tam, ale z tego co wiem, to po zmianach nic dobrego z tego nie wynikło.
bo człowiek, który nagle zaczął się tym zajmować, miał takie doświadczenie z pracą z zwierzętami, jak ja z lotami w kosmos. Prędzej byś w kosmos poleciał. Różal, który szlak górski jest twoim ulubionym i który dał ci najbardziej w kość? Pozdro. Lubisz chodzić po górach? Ja w życiu w górach nie byłem pochodzić. No, no wtedy tylko na kadrze w Zakopanem teraz. A tak to ja nie chodzę po górach. Dlaczego wybierasz dziwne i dość ciekawe piosenki na wejście? Czym się przy tym kierujesz? Tym, co mi się podoba. Jakimś takim wewnętrznym przesłaniem, bo paradoksalnie patrząc na to, to każda piosenka miała przesłanie. Czy widziałeś się z Popkiem od czasu, gdzie wstawił filmik, na którym powiedział, cytuję, Różal, zamknij mordę. Jeśli tak, to jak to spotkanie wyglądało? Nie mogę powiedzieć, bo zamknąłem mordę. Co sądzisz o Jurku Owsiaku jako człowieku i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Nie wiem, co sądzę o Jurku Owsiaku jako osoba prywatna, ponieważ nie znam Jurka Owsiaka. Tyle znam Jurka Owsiaka, co jest przekazywane przez media. Jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no to jest to fundacja, o której rzeczy już za rzeczy mówią, tak? Mówią dobrze, mówią źle, dużo pomaga, dużo wykupiła, nakupiła różnego sprzętu, nawet mojego siostrzeńca respirator ratował życie właśnie z wykupionym przez Wielką Orkiestrę, ale tak podchodząc do tego bez emocji, no to kwota, jaką na przykład zbiera Jurek Owsiak, a kwota, jaką na przykład gdzieś tam jest dawana z budżetu państwa, to są wiesz, jakieś tam porównywalne, długa sprawa. No, te działania charytatywne Jurka Owsiaka mi się bardzo podobają, ale nie podobają mi się jego działania, na przykład takie, że jest za tą kulturą multikulti, to mi się nie podoba. Tak samo nie podoba mi się, że ileś lat wstecz były licytowane, kurwa, obrazy Trynkiewicza. To też mi się nie podoba w tym roku, kurwa, ja zadałem tylko pytanie, czy to będzie jakoś zweryfikowane, bo teraz prosty schemat. Jeżeli coś takiego miało miejsce, jeżeli ja dostaję obrazy z takiego miejsca, gdzie jest ktoś taki, to powinienem się zapytać, zweryfikować to. Bo ja na przykład ty o tym nie wiesz. Dobra, może ta kurwa namalowała jakiś ładny obraz. I wisi, patrzy się na niego, to jest obraz tego zwyrodnialca, który na przykład zjadł, zgwałcił te dzieci twojego brata. A to ty nie wiesz. Słabe. Druga sprawa. Więzienna administracja powinna poinformować o tym. Wiesz, co chodzi, nie? Mhm. A to wszystko było tak zategowane, dlatego ja w tym roku się nie udzielałem w ogóle, nic nie pomagałem, nie dałem żadnych gadżetów. Gadżety, które gdzieś tam były, że to nie było ode mnie, to może było gdzieś tam wcześniej. Ja w tym roku nie dałem nic. To jest dobre pytanie. Kiedy przebierzesz się za dzika i będziesz latał z nimi po lesie i żył tą swoją wytatuowaną mordą w ziemi? Ale ja to już dawno robię, to jest trochę za późno. Myślisz, że od czego mam te znaki celtyckie, znaki czytane? Właśnie to od rycia mi zostało. Ja mam takie pytanie. Czy hejter, którego odwiedził Różal, był youtuberem? Nie. To był zwykły taki śmietnik. Bo chodzą pogłoski, że ty kiedyś właśnie Magikala odwiedziłeś. Nie, ja wiem, gdzieś tam też, to, nie, też to nie, nikogo. To był zwykły śmietnik. Jaka była najśmieszniejsza historia z szatni przed wyjściem do walki? Przed walką z Nikiem Rozborą, jak spałem. I weź chłopak, ty już, dawaj, wychodzimy. A ja, kurwa, dobra. I pytał Rafał Morst, który był z nami. I po walce mówi, kurwa, nie wierzyłem, że to jest walka ustawiona. Ty się nie rozgrzewasz, śpisz, tu zaraz, kurwa, walka. Więc chodzi. Który tatuaż i gdzie na ciele był najbardziej bolesny? Tutaj, na żuchwie te kreski. Tutaj poszedłem na miękko. Tu już musiałem wpierdolić szczękę i zajebać jakiś, kurwa, środek przeciwbólowy, bo siadałem. Normalnie siadałem, nie? Nie szło. Bo to tak jakby cały czas taki, nie ból, tylko taki, kurwa, dreszcz, taki aż, kurwa. Niesamowicie. Ja mam takie pytanko. Jak odbierasz porażki? Chodzi mi o to, czy umiesz opanować emocje, czy też wybuchasz jakimiś negatywnymi emocjami? Czy osłabiają te porażki w tobie wojownika, czy też odwrotnie, zwiększa się w tobie żądza krwi? No i czy miałeś w swojej karierze taką porażkę, która cię zblokowała do takiego stopnia, że myślałeś o zaprzestaniu walk? Od końca. Nigdy nie miałem takiej walki, którą bym przegrał i która by powodowała, że chcę skończyć. Rzecz dziwna, że ja
o wiele częściej chciałem przestać po wygranej walce. No, pamiętam. Bo przecież do mojego wygrałeś. Bo powiem ci, chciałem odejść niepokonany. Wyschód, nie? Ale ciężko, bo dlatego wracałem. Jak wznoszę porażki, jak każdy sportowiec, ciężko. Umiem przegrywać, jak wszyscy, jak większość zawodników umie przegrywać, ale jest to ciężkie, szczególnie po dłuższym okresie czasu, gdzieś te przegrane wracają, tak? I człowiek o tym myśli, ale zawsze staram się znaleźć przyczynę. Nie wytłumaczenie się, tylko przyczynę, to jest różnica. Bo jeżeli wychodzi dwóch zawodników tak samo przygotowanych, którzy nie chlali, nie ćpali, nie opierdalali się, kurwa, na treningach, robili swoją robotę, ponosili wyrzeczenia, konsekwencje życia zawodnika, wygrywają niuanse. I teraz, możesz przegrać przez poddanie, przez knockout, przez jakąś kontuzję, przez nawet pierdolone złe wejście w rozgrzewkę. Przegrzejesz się, nie dogrzejesz się. Przepraszam, za wcześnie wyjdziesz, wiesz, chodź, za długo cię przetrzymałem. To wszystko ma niuanse i później najważniejsze to sobie na spokojnie wszystko prześledzić. I to jest ważne. No ja po prostu nauczyłem się to robić, nie? Oglądasz stand-upy? A co to jest? O, takie niby kabarety. Nie. Jak podoba ci się wizyta w telewizji w Realu 24? Czy mógłbyś coś więcej na ten temat opowiedzieć? Bardzo fajnie, bardzo cenię Marcina Rolę, bardzo cenię jego telewizję, bardzo cenię to, jak on do tego wszystkiego podchodzi. Uważam go za osobę prawdziwą, osobę, która naprawdę dobro kraju ma na celu i uważam, że to tacy powinni być politycy. Naturalnie nie zgadzam się z nim ze wszystkim, tak? Bo nie musimy się zgadzać ze wszystkim, ale w skali od 10 na 8 się z nim zgadzam. Cześć Marcin, wyobraź sobie, że zostajesz ministrem sportu. Co robisz, co zmieniasz? Kiedyś się mnie o to pytałeś, że pierwsze co to niszczę stadiony. Tak. Był taki wywiad. Nie, no to wiesz, że zgodził. Ja pamiętam, jak zapytał jakiś redaktor, którąś tam z chyba tą Mucha, taka minister sportu była, czy mówi, zrobi coś pani dla trzecioligowego hokeju, coś tam. Ona, tak, oczywiście wszystkie sporty będziemy, a on tak, ale w Polsce nie ma czegoś takiego. No tak się zastanawiam. Ona powiedziała nawet, że chyba przyglądają się temu, czy trwają jakieś prace, coś takiego. Przypaliła frana. I teraz patrz, i teraz zobacz. I ona to mówi oficjalnie do milionów ludzi. Ludzie to widzą, jadą z nią, a ona i tak robi później dalej swoje gnoje i rzuca kurwa kamieniami w dinozaury. To dopiero trzeba być kurwa pysznym i próżnym człowiekiem, nie? To dopiero kurwa, a my na przykład rozmawiamy o takich jakichś tam trasztokach, że zawodnik zawodnika wyzwie, to tamto, że go zjebie, później kurwa wiesz, później kurwa przegra, a tutaj stary, przecież oni biją na głowę to wszystko, nie? To prawda. Co myślisz o małolacie K2 i młodym ZB, co disują Popka i Pomidora? Mają rację? No wiesz, no to nie jest sprawa do wizji Fonii. Są sprawy, które wykraczają poza jakieś takie, wiesz, internetowe te. W tym świecie, można powiedzieć, za granicami prawa, różne są historie, o których wszyscy wiedzą, tak? Wszyscy o tym wiedzą. Są pewne rzeczy, które hamują to, żeby te rzeczy wyrzucić na wierzch, ale no, wszyscy wiedzą, co w tym wchodzi. Można już teraz nazwać przyszłą walkę jako dobra ze złem? Tak, już można. W tym momencie. Pytanie na rozluźnienie. Kiedy jakaś umowa z producentem lodówek? Tyle pana w mediach, że boję się otwierać lodówkę. Śmieszne. Czy duchy ludzi zakopanych w twoim ogródku nadal nie mogą znieść twoich tatuaży? W moim ogródku nie ma zakopanych ludzi, na szczęście. Psy je wykopały. Była sytuacja taka, że kiedyś znajomej umarł pies. No i przyjechał go zakopać u nas ten, no i go odkopały. Ty chciałbyś stoczyć walkę na dawnych zasadach Pride, gdzie dozwolone są soccer kicki i stomps? Tak, ale nie ma łokcia ani głowy. Także wiesz, takie, nie? Dziwne. A znowuż UFC są łokcie, a nie ma stąpów. Takie wiesz, nie? Trump czy Hillary? Mija mafia. Marcin, czy myślisz, że pływanie jest zdrowe? Jeśli tak, to czemu wieloryby są grube?
bo nie pocą się i nie przepalają tłuszczu, bo woda je chłodzi i nie mogą zapaść do mojej temperatury. Miałeś jakąś ciekawą sytuację jako dostawca pizzy, że ktoś chciał ci ukraść pizzę czy coś w tym stylu? Nie no, miałem mnóstwo. Pierwszy, najlepszy był pierwszy dowóz. Jak ja jechałem z pizzą, jeszcze to było takie nowe osiedle i było nieponumerowane. No i jadę i taka pani z głowy krzyczy, to ja, a ten pani, czy chłop, nie pamiętam już. To było kupę lat temu, miałem 19 lat. Tutaj, tutaj, ja mówię, okej, okej. Idę z tą pizzą, a psiak sobie je, wiesz, nie? Taki bidny przy śmietniku, ja mówię, kochani. I ona pasuje tą pizzę, a on z głowy głodny. Pojechałem do domu, chuj, pieniądze dałem ze swoich, wiesz coś, no ważne się zgadzało, tak? I... To, że trochę dla firmy to było źle, bo firma dopiero coś się rozwijała i giskaria była. Czy zawalczyłbyś z zawodnikiem MMA, wiedząc, że jest gejem? Nie. Czy podczas walki odczuwasz ból po otrzymaniu ciosu, na przykład nos, czy boli dopiero po paru dniach? Nie, no po paru dniach dopiero boli. Znaczy inaczej, na drugi dzień już boli, nie? Czy łatwo wybaczasz? Nie. Chyba nie potrafię wybaczać. Witam. O, to jest moje ulubione pytanie teraz. Patrz. 3, 4, 9. A ile jeszcze zostało? Z 10. 10. Witam. O co chodzi z tym, że możesz przegrać Dodge Rama? Już przegrałem. Miałem mówić, że miałem już nigdy nie walczyć, a ja powiedział, że będę walczył. A ja mówię, że nie będę walczył. A on mówi, będziesz, no to dawaj Rama. No i założyliśmy tego starego Rama. Jakiego no starego Rama? No tego żółtego. Jakiego żółtego Rama starego, kurde. Założyliśmy się od twojego Rama, ja ci miałem Harley'a dać. Jak... A, no tak. No i przegrałem, no i ja go ma Rama. Znaczy nie mam Rama. Nie ma Rama, bo już nie mam. Jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z teściową? Ale którą? Ja nie wiem. Ja tych teściowych kilka miałem. No ogólnie całe życie z dziewczynami, z którymi się spotykałem, to nie byłem ulubieńcem teściowych. Nie byłem lubiany przez to, że one uważały, że ogólnie ich córki zasługują kogoś lepszego. Lepszego ze względu na profesję, lepszego ze względu na opinię, jaka wobec mnie tu mówi. Od 16 roku życia gdzieś tam ta opinia już do mnie przylgnęła w tym mieście. No i zresztą wygląd, tak, wiesz, ja zawsze łysy, albo irokes, albo tatuaże, także wiesz, no, jak dziewczyna normalna, z normalnego domu, to tak, wiesz, średnio dopasowało. No. Różal, czy przyznasz się, że ciosy, które wyprowadzał Kuba Wojewódzki w twój bebech, jednak robiły na tobie wrażenie i jeszcze kilka sekund dłużej i byś wymiękł? Tak. Było to widać po twojej twarzy, nie wstydź się. Przyznałem się, przyznaję się i mało tego, zesrałem się w majtki, puściłem kleksa. Czy ja mam niespodziankę dla ciebie? To było ostatnie pytanie. Kurwa, to weź coś jeszcze. Nie. Lubię się nie. Słuchajcie, to było ostatnie pytanie, 351. Mam nadzieję, że Marcin... Poczekaj, tam chyba w pytaniu 123 nie do końca wypowiedziałem się. No może raz zobaczymy. 123. Nie? Ja już zjechałeś. Kurwa, za 10:05, ty przyjechałeś po 12:00. Kurwa. Byłem przed 12:00. Przed 12:00, bo ile godzin, ty? Nieźle. Idę spać, bo 19:00 mam trening. No. Także słuchajcie, kto został z nami do końca, to jest hardkorem. Tak. Jest hardkorem. Pozdrawiamy. Dzięki bardzo. Trzeciej Trybuny Ludy, błagam, nie będzie. Ale fajne jest to, że się pytania nie postarzały, nie? Trochę się powtórzyło. Nie, dużo. Znaczy nie. W sensie ja wyrzuciłem to, co się powtarzało. A, okej. Okay. Niektóre tam zahaczyło siebie trochę, ale ogólnie mało się powtórzyło. Naprawdę, jak ja wybierałem te pytania, to bardzo mało było tych, co się powtarzały. Musieli oglądać pierwszą część. No, bardzo dobrze. To macie do oglądania mnóstwo materiałów.